Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Vito Bambino. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Podcast napędzany przez Lab One. Dzisiaj u mnie OSTR. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Pozdrawiam ciebie naprzeciwko stołu. Generalnie czuję się, jakbym był u agencji u Putina. Dłuższego stołu już nie mogłeś wynaleźć. Nie? Był dłuższy, musieliśmy go skrócić. Jeszcze powinieneś, wiesz, siedzieć taki rozwalony. Ja powinienem siedzieć tak, wiesz. Znaczy, tak są światła. Trochę ma być jak na przesłuchaniu. Myślałem, że czujesz się... Jak oglądałem jakieś twoje podcasty, właśnie ty nigdy nie pokazujesz twarzy, nie? No nie. Jesteś bardzo spostrzegawczy. Wydawało, że hip-hopowiec... To jest nowość, ta hip-hopowca. Tak się kiedyś mówiło. Tak. Wiesz co, ja kiedyś byłem. No nieraz byłem na wywiadu i jak usłyszałem, kiedyś nie dosłyszałem czegoś na tej wywiadówce i poprosiłem panią wychowawczynię wtedy mojego syna, żeby powtórzyła, to ona powiedziała, pan jest raperem, ja panu powtórzę 3 razy. Więc tak, wiem, że nie jestem bystry. Słuchaj, jako dziecko bawiłeś się w radio, co mnie bardzo mocno zainteresowało. Tak. Miałeś jakieś swoje ulubione audycje? Mieliśmy audycję razem z moim przyjacielem z tamtych czasów, Stefanem Breiterem. Mm-hmm. Nie wiem, czy dobrze wymieniłem nazwisko, bo RODO. Ale w każdym razie razem z nim stworzyliśmy Polski Magnetofon. Świetna nazwa. To było nasz odpowiednik Polskiego Radia. I robiliśmy normalne, regularne audycje. Puszczaliśmy Jean-Michela Jarre'a. Puszczaliśmy Wangelisa, puszczaliśmy jakieś takie tego typu muzykę elektroniczną, Komendarek, te sprawy i tak dalej. I gadaliśmy o wszystkim, ale generalnie to były audycje satyryczne, żeśmy bardzo dosyć mocno się śmiali i tak dalej. Ale miałeś, na przykład ty sam słuchałeś radia, miałeś ulubione audycje w polskim radiu? To jest dziwne, bo ja nie słuchałem radia. Ja, wiesz co, uwielbiałem słuchowiska na winylach dla dzieci. Miałem swoje, zresztą do dzisiaj uważam parę ścieżek dźwiękowych do tych słuchowisk za genialne, między innymi Podróże pana Kleksa, ścieżka dźwiękowa jest po prostu genialna i bardzo mroczna. I też mam swój ulubiony cytat z Alicji w Krainie Czarów. Ugryzłam kawałek grzybka, którego miałam w kieszonce i moim oczom ukazały się drzwi do zaczarowanego ogrodu. I jak moje pokolenie miało nie eksperymentować z narkotykami, ja się pytam. Nie mam pojęcia, jestem następnym pokoleniem, które... W każdym razie nie, no to jest wiadomo, pytanie retoryczne. A dziennikarzy też nie miałeś ulubionych? Zastanawiało mnie, twoja rodzina była inteligencka. Jak cholera. Była. No, była, no. Miałeś ulubionych dziennikarzy? Interesowało cię? Jakby była, już nie jest, nie? Mam nadzieję, że dalej jest, tak jest, no. Miałeś ulubionych dziennikarzy, czy nie? Wiesz co? Czytało się u was prasę? Były jakieś tytuły? Wiesz co? U nas się nie czytało prasy, ponieważ za dzieciaka większość prasy to była prasa poprawna politycznie, czyli mniej więcej taka jak teraz. Tylko, że wtedy był socjalizm. I żeby było śmieszniej, bardzo szybko zostałem uświadomiony przez moich rodziców, że bym nie czytał gazet, bo tam wszyscy kłamią, żebym nie słuchał mediów, bo tam wszyscy kłamią i jedyna prawda to jest to, co powie ciocia, wujek, dziadek, babcia, mama, tata i tak dalej. Ale miałem swoich ulubionych dziennikarzy. Potem jakby się skończyły te czasy, to uwielbiałem Magazynio, uwielbiałem za chwilę, za chwilę nastąpi za chwilę dalszy ciąg programu, co tak dalej. Chodzi o to, że bardzo lubiłem Mana i Maternę za dzieciaka. Po prostu czekałem, jak to lecieli w telewizji, to wszystkie, jest taki zajebisty sketch o tym, czy pan bije dzieci. Siedzi 4 dziennikarzy i tam zadają gościowi pytanie, że czy pan bije dzieci, nie? I to jest, nie no, mistrz, no. Że tak można powiedzieć, jakby ktoś sobie to pooglądał teraz na przykład na YouTubie, to zobaczy, jak bardzo jesteśmy w dupie z wolnością słowa, nie? To tak, jest... tak. No, dzisiaj cokolwiek nie powiesz, to zostanie użyte przeciwko tobie. To w ogóle powinieneś na początku wywiadu powiedzieć, że bądź świadomy, że cokolwiek powiesz w tym wywiadzie, może zostać użyte przeciwko tobie. Idealnie, wiesz, światła jak na przesłuchaniu. Światła jak na przesłuchaniu, wiesz, idealna scenaria. Klimat jest dobry. Dlaczego nie lubisz wywiadów? Nigdy ich nie lubiłeś.
Ponieważ jak udzieliłeś jeden wywiad i opowiedziałeś o sobie, to na cholerę masz dalej gadać o sobie, no. To w którym wywiadzie opowiedziałeś o sobie? Tak, rzeczywiście. Nie. A który wywiad z tobą był najlepszy? Większość nie pamiętam tych wywiadów. Raz, że ich było bardzo mało, więc nie ma co pamiętać. A dwa, że też nie czytałem nigdy tych wywiadów później. Też nie słuchałem tych wywiadów później. Mhm. Też w ogóle nie śledzę swojej kariery. Jestem zwyczajnie skupiony wyłącznie na muzyce. To jest moja pasja życiowa, kocham to, co robię. I nie interesuje mnie, co się dzieje z moją płytą. Ile ona się tam sprzeda, jakie będzie promocja, jaki będzie marketing. Mnie to nie interesuje, naprawdę. Ja dalej marzę o tym, żeby móc to robić i zwyczajnie utrzymywać z tego rodzinę. Nie potrzebuję kokosów. Wystarczy mi to, co mam. I to, że w ten sposób mogę kłaść chleb na stół moich dzieci, to jest dla mnie najważniejsze. To jest dla mnie najważniejsze. To jest jedna podstawowa rzecz, nie? Że dzielimy artystów na dwie grupy, mi się wydaje. Jedni to są ci, którzy to robią z misją, a drudzy to są ci, których jest to pomysł na to, żeby coś zarobić i tak dalej. I oni się poddają wszystkim marketingowym zabiegom, sami je też kreują, są też bardzo kreatywni w tym i tak dalej. Ale dzisiaj jakby mamy przewagę tych osób, które bardzo mocno naciskają i że tak też się obnoszą z tym, ile zarabiają na tym. A ja należę do tej, można powiedzieć, boomerskiej enklawie osób, która robi to po prostu z pasji. I dla mnie nieważne jest to, czy ile ja z tego będę miał. Dla mnie jest najważniejsze sam fakt, że mogę sobie pozwolić na to, żeby we własnym studiu nagrywać swoją własną muzykę, tworzyć ją, ponieważ dla mnie jest to jak gra z otwartym światem, gdzie każda decyzja zależy ode mnie i ode mnie też zależy koniec gry. Teraz powstał taki artykuł przez to, że Tede, bo jednak pojawił się u Kuby Wojewódzkiego w podcaście, powstał taki artykuł największych raperów, którzy nie byli jednak u Kuby Wojewódzkiego, no i byłeś tam na pierwszym miejscu. Dlaczego nie będę. A dlaczego tam się nigdy nie pojawiłeś? Ponieważ jest wiele rzeczy, które nas różni. Przede wszystkim ja nie szydzę, nie szydzę swoim dowcipem ze swoich gości, którzy przychodzą do mnie do domu. I też nie chciałbym, żeby ktoś ze mnie szydził, jeżeli ja przyjdę do niego. Ale przejdźmy do tych bardziej pragmatycznych. Pierwsza rzecz, że ja jestem z domu, który był stricte solidarnościowy i wolnościowy. Pan Kuba niestety ma przeszłość trochę bardziej socjalistyczną, więc tutaj jakby nie mógłbym tego zrobić swoim rodzicom, ponieważ członkowie mojej rodziny mieli problem z jego tatą i jego zajęciem, które uprawiał. Wręcz byli skazani przez daną osobę, to jest raz. Druga rzecz jest taka, że... widzisz, aż mi wypadła ta druga rzecz. Chodzi o to po prostu, że zwyczajnie, no... nie po drodze mi z takim pojmowaniem sprawy, gdzie nie masz w ogóle wpływu na edycję programu, którym jesteś. To znaczy, jeżeli to jest telewizja i wiadomo, że ta rozmowa trwa dwie godziny i oni wybierają z nich niej najlepsze fragmenty, które potem ty oglądasz w telewizji w TVN-ie, czy na, nie wiem, na jakiej to jest stacji w tym momencie, to chciałbym mieć na to wpływ. Jakikolwiek. Żeby mógł usiąść w reżyserce i z tym gościem, który jest cutmasterem oto tego programu, wybrać te najlepsze, żeby nie było tak, że zawsze to ja jestem ten debil. I niestety we wszystkich rozmowach, które są ucinane i są montowane, z każdego da radę zrobić debila. Dlatego nie czuję się jakby potrzebny do tego, żebym był następną osobą, z której ktoś sobie żartuje i tego i robi ze mnie debila. Bo to ja sobie mam prawo żartować i robić z innych debila. Nie, no żartuję. Nie, po prostu nie podoba mi się konwencja tego, w jaki sposób jest tam traktowany artysta. Tam artysta przychodzi po to, żeby... Artysta, no wszyscy artysty prostytutki, sorry, wybacz mi Kazik. To jest konwencja programu, gdzie ty przychodzisz pompować ego prowadzącego i wynosić go jako tą główną gwiazdę. I taka jest konwencja tego programu, zawsze taka była.
Jak żeśmy gadali przedtem, no, jest to po prostu program, który ma wynieść jakby jedną gwiazdę, tak? I tą gwiazdą nie jesteś ty. Więc ja tutaj nie widzę w takich rzeczy. Poza tym kolejna rzecz jest taka, że kiedy my naprawdę potrzebowaliśmy, mówię tutaj jako scena hip-hopowa, pod koniec lat 90. i na początku lat 2000. potrzebowaliśmy tych mediów, żeby jednak nam pomogły dotrzeć do szerszego grona, ponieważ internet wtedy jeszcze nie był aż tak mocno jakby rozhulany, jak jest teraz. Oni wszyscy mieli nas gdzieś. No i w tym momencie, no ja nie wiem, ja nie widzę żadnych plusów pójścia do takiego programu. No. Poza tym, że zrobią ze mnie idiotę, na koniec będzie połowa ludzi hejtować, że poszedłem, połowa ludzi cieszy się, że poszedłem, a tak naprawdę wszyscy i tak za tydzień będą uczestniczyć w robieniu idioty z kolejnego osobnika. A ile miałeś zaproszeń? Nie wiem, bo ale mają do mnie numeru. No były jakieś, no nawet pieniądze proponowali, wiesz. To... Naprawdę? No tak, ale no wiesz, no beka, no. Kuba pokazywał, że czytał twoją książkę w wannie. Nie wiem, czy widziałeś w okularach przeciwsłonecznych. Tak. Cieszę się, że mu nie wpadła do wanny ta książka. Ty czytałeś jego? Nie czytałem. Ale jeszcze z tematów takich, to też mnie zainteresowało to, że dlaczego nie byłeś u Winiego? On zarapował o tym w swoim utworze, że nie będzie u mnie Adama Ostrego i coś tam, ale nie chce mi się tłumaczyć dlaczego. Wiesz co, w sumie też nie wiem, czy to się nadaje do tłumaczenia. Nadaje. Nie, wiesz co, powiem ci tak, nie mam nic do Winiego, znam się z nim, słuchaj, 20 lat, jak nie dłużej. No, dłużej niż 20 lat. I zawsze skojarzył mi się z taką pozytywną postacią, ale zawsze go tylko kojarzyłem, wiesz, ze zwariowanym gościem, który szyje ubrania, nie? I jakoś tak strasznie mi nie pasuje do tego wszystkiego i po prostu zwyczajnie nie wiem, czy bym się czuł na luzaku u niego, po prostu, wiesz, tak sobie, żeby tam wpaść i pogadać, bo jest to po prostu jakiś ziomek, z którym, wiesz, łączą nas jaśniejsze strony, ciemniejsze strony, wiesz, w naszej przyjaźni było różnie, raz było fajnie, raz było mniej fajnie. Mm-hmm. A to była przyjaźń? Znaczy, no przyjaźń taka, wiesz, no kumpel, no nie przyjaciel, no bo to, wiesz, no w sensie taką, że jak kogoś znasz 20 lat, no to musi być w jakiś sposób przyjaźń, nie? No, wiesz, no to na pewno to nie był, wiesz, żaden bliski związek. Poza tym też nie uważam, żeby to było w jakikolwiek sposób... Słuchaj, jeżeli ja mam ten czas poświęcić na robienie muzyki i teraz mi powiesz, że pójście do Winiego jest ważniejsze od robienia muzyki, tutaj, żebym przyszedł, mnie trochę zmusili. Ale jeżeli, co, ja ci tyle komplementów w SMS-ach wysłałem, że ty wiedziałeś, że to jest idealnie. Nie, słuchaj, to jest coś takiego. Jeżeli ja uważam, załóżmy, że coś nie wnosi nic do mojego życia, no to nie mam zamiaru tego robić. No, po prostu wolałbym w tym czasie porobić muzykę. Akurat, wiesz, tutaj, no nie chcę ci tutaj, wiesz, jakby słodzić i tak dalej, ale wiesz, no... Możesz, nie ma problemu. Jakby, wiesz, prowadzisz fajne podcasty i, wiesz, też kilka z nich przesłuchałem i... Jakby mówię, dobra, no to okej, nie? Dobrze, jak już zacząłeś... I tak jestem w Warszawie w tym czasie, więc... Jak już zacząłeś temat muzyki, to jakby miał powstawać film o tobie, który z twoich utworów by miał go otwierać? Żaden, nie słucham Ostrego. No proszę cię, ale jakbyś miał... Ale nie szczerze ci powiem. No wiem, że nie słuchasz. Swój... Kurde, no słuchaj, nie własnej muzyki, to jakbyś miał, wiesz, nie będę mówić. No nie, no ale wiesz, masz może taki numer, który jest naprawdę rzeczywiście najważniejszy dla ciebie. Nawet jak znam, to zapomniałem tytuł. Naprawdę, no. Uwierz mi, słuchaj, ja jestem najmniej zaznajomiony ze swoją dyskografią, prawdopodobnie ze wszystkich muzyków, których miałeś kiedykolwiek u siebie. Naprawdę. Teraz są tacy, którzy ja nie znam, stary. Ja znam tam Kochaną Polskę, to pamiętam, ABC pamiętam tytuł, Hybryd pamiętam tytuł. Mhm. Ale tak, to wiesz co, większość moich kawałków kojarzę, nie wiem, po nazwach bitów, które po prostu robiłem i on do końca, wiesz, wymyśliłem tytuł, on poszedł, ale użyłem tego tytułu raz, wtedy kiedy wysyłałem SMS-a, załóżmy, do wytwórni, że tak, taka jest tracklista, a potem już o tym nie wiesz. No, dalej na przykład, no nie wiem, no... Ojej. Słuchaj, tutaj mam teksty popisane. Do ostatniej płyty. I tutaj na przykład jest no na przykład tekst, który się nazywa Koński Tempomat. Za cholerę nie wiem, jak on się nazywa na płycie. Ja wiem, że to jest do bitu 12 Koński Tempomat. Albo jest tutaj 378 Klapek Przeznaczenia. Dobra, teraz zaczynam ci wierzyć. Na przykład, co tam jeszcze śmiesznego, taka dzielnica zapuszczenia 390. Albo, wiesz,
Rozoliwione ciżemki. 321 bit się nazywa. 321 rozoliwione ciżemki. Dobrze, no teraz już, już ci wierzę. To jest mój system pracy, w którym ja się odnajduję. Zawsze mam backup, bo jak ktoś mnie prosi o bit, to mu wysyłam paczkę i on tam, wiesz, czyta te nazwy i mówi... Co to kurde jest? Tam ponosi wyobraźnia w takim wypadku. Nie, czy wiesz co, ja mam taką głupią rzecz, że nazywam, i teraz nie pytaj mnie, jak działa mój mózg, bo ja nazywam bit po zrobieniu, pierwszą rzeczą, o której pomyślę po zrobieniu. I teraz naprawdę ja nie wiem, jakim prawem mogłem pomyśleć o końskim tempomacie, nie wiem w ogóle, co to jest. Nie? Może to tempomat w Mustangu. No może tak, nie, ale no, na pewno o tym nie myślałem wtedy, nie. No. Chodzi o to po prostu, że mam zawsze takie abstrakcyjne po prostu nazwy tych bitów i wszyscy się z tego śmieją zawsze. I... No dobrze, no teraz już ci wierzę. W tym najnowszym singlu dość mocno rozdrapujesz. Nie, ty nie możesz wierzyć, kurde. No nie, no w takie rzeczy wszystko to już... Pamiętaj, jestem raperem, wszystko jest oparte na mystyfikacji. Dobrze, w tym najnowszym singlu dość mocno rozdrapujesz życie. Ta cała płyta będzie taka? Nie wiem, nie słuchałem. No ja też jej nie słuchałem, napisałem do Wojtka, to Wojtek do mnie mówi, nie, płyta za 2 tygodnie, nie możemy ci jej dać. Mogę ci puścić w samochodzie po audycji. Wiesz co, nie wiem, ja po prostu, ciężko mi powiedzieć, bo ja nie wiem, co to znaczy rozdrapywać i tak dalej. Po prostu ja rapuję o tym, co mi serce powie. To ja nie uważam, żeby ten kawałek Flam był jakiś rozdrapujący mocno. Po prostu to jest krytyka systemu edukacji w Polsce, jaki jest. No, nieświadoma trochę krytyka, ale no, tak jest, no. Że tak można powiedzieć, że wiesz, no, ważniejsze chyba jest to, jak, do czego masz talent i jak potrafisz pracować nad talentem, niż jakie masz stopnie na studiach i czy tym osiągnąć dyplom. Moim zdaniem, wiesz, najważniejsze w życiu jest robić to, co kochasz i w czym się odnajdujesz. Obojętnie, czy to jest, wiesz, robienie muzyki, czy jesteś świetnym informatykiem, czy lepiej ci idzie praca fizyczna i załóżmy, nie wiem, ogarnianie palet w hurtowni. No, to nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak na końcu dnia najważniejsze jest, jakim jesteś człowiekiem, jak jesteś dla swoich bliskich, jak jesteś dla swoich przyjaciół. Czy można na tobie polegać, czy nie. Czy jesteś gołodupcem, mówię tutaj o słowach, czyli w sensie cokolwiek powiesz, to można na śmietnik, bo się stanie inaczej, czy jednak, wiesz, można wierzyć w twoje słowo i można się oprzeć na tobie i kiedy, załóżmy, nie wiem, lądujesz w ciężkiej sytuacji, to wiesz, ta osoba ci pomoże, czy ty będziesz w stanie pomóc osobom, które w takiej sytuacji się znalazły. Muzyka obudowała twoje życie od tak naprawdę samego początku. A mnie zastanawiał, czy sport cię czegoś nauczył, czy to był za krótki romans ze sportem, żeby... Tak, sport mnie nauczył tego, żeby nie brać się za rzeczy, do których się nie nadaje. Tak, i mówię poważnie. A tak szybko to zostało zweryfikowane? Oczywiście. 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 Powiem politycznie poprawnie, bo na co dzień używam bardziej, że tak można powiedzieć, tuwimowskiego języka, ale kiedy miałem pierwsze zderzenie w koszykówce z Afroamerykanami, od razu wszystko się wyjaśniło i że się nie nadaje. White man can't jump. To tam, kiedy byłeś w Kanadzie, rozwoziłeś gazety, ty się opiekowałeś tam dziećmi? Tak, byłem, wiesz co, niańką, ścinałem trawniki, rozwoziłem gazety. Fajne. A jak się odnajdywałeś w roli nianki? Ile wtedy w ogóle miałeś lat? No, wiesz co, to nim... Słuchaj. No, ja pamiętam. Tak wygląda prawo w Stanach, że do 14 roku życia jako dziecko nie możesz zostać samemu w domu. Jeżeli sąsiedzi, którzy tam naprawdę uwielbiają, są wścibscy i uwielbiają donosić, zobaczą, że masz 12 lat i cię rodzice zostawili w chacie, to rodzice będą mieli z tego powodu bardzo duży problem, wiesz. Od razu się tam, wiesz, jest wysyłana opieka jakaś, wiesz, sprawdzanie, czy rzeczywiście tak było, czy nie było i tak dalej. Wiadomo, że to jest tak samo jak z psem, że raz nie sprzątniesz kupy, wiesz, ktoś doniesie, to tam, wiesz, będzie awantura, a drugi raz nie sprzątniesz, a trzecim razem ci zabiorą psa, no. Po prostu tak to wygląda, nie? I widzisz, no, sąsiedzi mojej cioci, u której spałem, kiedy tam latałem do pracy właśnie, oni byli archeologami. Była taka śmieszna sytuacja, że kiedy ja tam latałem, to akurat oni jeździli pod Kraków na wykopaliska archeologiczne. Więc oni byli 2 miesiące w Polsce. Ja 2 miesiące, wiesz, codziennie o godzinie 8 się meldowałem w ich domu. Byłem do godziny 16, kiedy dziadkowie tych dzieciaków, wiesz, przyszli, ale to nie było babysitting, wiesz, typu rocznego dziecka i noszenie, utulanie i tak dalej. Nie, te dzieci miały 12, 11, 9, więc wiesz, po prostu bawiliśmy się, graliśmy, nie wiem, w gry, wchodziliśmy na boisko, które było naprzeciwko domu, do baseballa, graliśmy w softball. No, było śmiesznie, zabawnie, miło. A ty wtedy ile miałeś lat? Bo tego nie... 14. Okej, okay, czyli ja miałem 14 lat, dokładnie się mieściłem, bo ja 15 maja mam urodziny.
jakbym się nie pucował, nie dopinał życzeń. Po prostu, no tak wyszło. No. W najnowszym singlu rapujesz od dzieciństwa, słyszę, że nic nie osiągnął. Kto ci to najczęściej powtarzał? Rodzice. Naprawdę? No to były takie czasy, że taka była linia wychowawcza. Ale w jaki sposób? Przecież oni wiele osiągali w swoim życiu. To było mobilizowanie do tego, żebyś się wziął w końcu do roboty. I w tamtych czasach, zresztą słuchaj, jak prawie wszyscy z mojego pokolenia słyszeli to, że albo będą kopać rowy, albo będą nosić cegły. Mhm. Ale nikt im wtedy nie powiedział, że jak się zmieni ustrój, to kopanie rowu będzie bardziej opłacalne niż uczenie gry na skrzypcach w Akademii Muzycznej. Operator koparki zarabia 2 razy tyle, co nauczyciel gry na skrzypcach w Akademii Muzycznej. Dlatego też jak to pisałem, to miałem z tego bekę, nie? Mówię, ciekawe, czy to kiedyś mi ktoś wytknie. I ciekawe, kiedy dostanę wiapo jakiegoś operatora koparki. Nie, ale no, ale tak naprawdę jest, że wiesz, że w tamtych czasach jakby dla rodziny intelektualnej praca fizyczna typu kopanie rowów to było coś poniżające i uwłaczające godności. Dzisiaj na to się zupełnie inaczej patrzy. Dzisiaj człowiek rozumie, że najważniejszy w życiu jest święty spokój, więc jeżeli kopanie rowów jest to praca, podejrzewam, dużo mniej stresująca niż uczenie gry na skrzypcach w Akademii Muzycznej i zdecydowanie, gdybyś miał mi dać do wyboru te dwie rzeczy, to chyba bym poszedł w to kopanie rowów jednak niż uczenie na Akademii Muzycznej. A jak wyglądał wasz czas w domu? Jeszcze nie wtedy, kiedy już wychodziłeś sobie... Zaczekaj, wiesz co, bo ja nie wiem, czy ja ci udzieliłem w ogóle odpowiedzi na to pytanie, czy kto ci, po prostu nie, no, tak, już poszedłeś, nie? Odpowiedziałeś i poszedłeś dalej. W każdym razie chodzi o to, że to był taki... W tamtych czasach wychowywało się dzieci silną ręką, a zwłaszcza w rodzinach muzyków była tak zwana szkoła moskiewska, tfu, która polegała na tym, że po prostu jak nie poćwiczyłeś godziny, to w tyłek pasem po prostu masz grać dziecko, dopóty nie będziesz miał krwi na palcach od strun, nie? I tak to wyglądało, że wiesz, no, dziecko, które ma 5 lat, na pewno nie chce grać na skrzypcach, tylko woli się pobawić z kolegami na podwórko, albo, nie wiem, zająć się swoimi sprawami w swoim pokoju, swoimi mizernymi komunistycznymi zabawkami, nie? A nie, kurde, wiesz, grać na skrzypcach 3 godziny, nie? To trochę stresujesz. Z racji tego, że moja mama była muzykiem, mój ojciec jakby pisał książki, był naukowcem, germanistą, filologiem germańskim. Oboje się spieli na to, żebym ja był tym skrzypkiem, podjęli za mnie decyzję, no i już nie miałem wyboru po prostu, nie? Więc wiesz, było ciśnięcie psychiczne, czyli nic nie osiągniesz, będziesz zerem, będziesz kopać rowy. Wiesz, to ja siedziałem, wiesz, młody 6-latek i... Kurde, już widziałem tą łopatę, ten rów, ja rowy, ja, wiesz, a jak nie, no to w tyłek i kurde, już widziałem ten pas, nie, nad sobą albo kabel od żelazka i... Czyli byłeś lany, no bo tak... Jak to nie był lany z mojego pokolenia, no proszę cię, przecież bezstresowe wychowanie wtedy nie istniało. To było bezstresowe wychowanie dla rodziców, ale słuchaj, ja ci coś powiem, moi rodzice naprawdę, gdyby nie włożyli tej pracy... w wychowaniu tego lenia, to sobie ustalmy jasno, bo to, wiesz, brzmi strasznie, tak? Według tego, co jest politycznie poprawne dzisiaj, to jest mi strasznie. No nie, ale nakładamy film. Tak się wychowywało, wtedy była dyscyplina. I to ja miałem lepiej, niż moi rodzice mieli. Bo na przykład moja mama, mój dziadek, raz w tygodniu robił rozliczenie. Sobota, miał 4 dzieci i każde przychodziło i było tak, zrobiłeś to i to, 20 pasów, kładź się. Rozumiesz? I było rozliczenie, nie? To wyobraź sobie, jaką ty miałeś presję, że przez cały tydzień czekałeś na sobotę, nie? Masakra. No to sobota, która dla mnie, dla Marcina, który tutaj ze mną przyjechał, wiesz, to jest najlepszy dzień w tygodniu, nie? Możesz wyleczyć kaca i znowu popaść w kaca, nie? A dla nich to było czekanie na wyrok. Rozumiesz? A ja dostawałem nieregularnie, więc przynajmniej miałem takie niespodziewane, po prostu niespodziewajki. Wiesz, typu, wiesz, ja pamiętam, jak przyniosłem zaświadczenie, że potrzebuję... O dyslekcji? Nie, potrzebuję iść do klasy wyrównawczej, bo nie potrafię czytać i pisać w pierwszej klasie szkoły podstawowej, a mi się po prostu nie chciało. I pamiętam, że wiesz, to była właśnie ta niespodziewajka. Wróciliśmy do domu, tata był przez całą drogę miły, a jak wróciliśmy do domu, zapoznałem się z jego zdaniem na ten temat. Słuchaj, następnego dnia poszedłem do szkoły i jakoś magicznie umiałem pisać i czytać, nie?
Nagle mi się zechciało, nie? A spędzaliście jakoś razem czas? Tak ogólnie już pozytywnie. Znaczy tak, no wiesz, no jak w każdej rodzinie są górki, dołki, no. No tak, ale to jak spędzaliście razem czas? Masz takie fragmenty... Bo... No na przykład w 1984 roku, jak miałem 4 lata, mój tata, stary zagorzały Widzewiak, zabrał mnie na mecz ŁKS-u. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. Potem mieliśmy następne 15 lat, żeby się kłócić przy każdej okazji derbów, nie? Znaczy, przepraszam, 15, 10 lat, nie? Dopóty mieszkaliśmy razem, więc wiesz, no nie no, spędzaliśmy czas, wiesz, rodzice mnie zabierali do filharmonii, rodzice mnie zabierali do opery, znaczy nie wiem, czy to było miłe. Właśnie miło strasznie. No właśnie, czy spędzaliście miło czas? Tak, rodzice zabierali mnie do filharmonii. Nie, to jest na to tak brzmi, nie? Ale no wiesz, ale na przykład, no nie wiem, no mój tata mnie zabrał na Akademię Pana Kleksa do kina, no a potem na podróże Pana Kleksa do kina. Jak tam strzelali makaronem, to ten makaron mi się wydawał taki, wiesz, bo tam jest taka scena, gdzie ze statku leci makaron. Jak teraz sobie to obejrzysz, to po prostu efekty specjalne, to jest... A zaraz będzie wychodził nowy Pan Kleks. Nie, no i zajebiście, Mateo robi muzykę do Pana Kleksa chyba, tak? Z tego, co się orientuje. O, tak. Nie wiem, czy nie... Ale nie, bo wiesz, nie, chyba jest on na trailerze już. Jakby... Aha, no w każdym razie słyszałem, podziwiam tego gościa, nie? Mm-hmm. Chciałbym taką muzykę robić jak ten gość, w sensie taką quality, tylko w moim stylu, nie? Podziwiam, a to opowiedz mi też o tym, bo ty powiedziałeś, że stosunki z twoim tatą... Jeździliśmy nie... do Mielna na wakacje. O. I stary maluchem jeździł po promenadzie i szpanował przed dupkami. Nie, żartuję. Nie żartujesz. Ty nie żartujesz. Wyobrażam sobie 86. Wiesz, wszystko przeniesione tak z teraz do Miela, czyli zamiast tych starych BMW, Mercedesów i tak dalej, nie. Maluch, nie. Zielony maluch, nie. I jeszcze to mój syn. Będzie kiedyś raperem. Będzie kiedyś raperem, ja wam to mówię, nie. No. Ale nie, wiesz co, mój tata generalnie nie. Mój tata jest zajebistym ziomkiem, nie? To mogę ci powiedzieć, nie? Może tatą nie był najlepszym, ale ziomem jest mistrzem, nie? A jak zmieniały się wasze relacje? Wiesz co, najpierw mieliśmy relacje, potem ich nie mieliśmy. Potem bo wy długo nie gadaliście bardzo, ze sobą bardzo chyba. Długo, tak, bardzo długo nie gadaliśmy ze sobą. A teraz mamy znowu relacje i wiesz, pozdrawiam cię tato, kocham cię bardzo mocno, jesteś naprawdę dobrym ziomkiem. A ile nie gadaliście ze sobą? Nie wiem, to już wyrzuciłem w niepamięć. Ale słuchaj, ja ci coś powiem. Nie chcę liczyć, bo ja trochę tego żałuję, że ze sobą nie gadaliśmy, wiesz? Bo ja sobie zdaję sprawę, że jest bardzo dużo ludzi, którzy są po ciężkich przejściach ze swoimi rodzicami, którzy są sytuacje, w których jedno drugiemu nie potrafi wybaczyć. I wydaje mi się, że takim momentem, który to najgorzej jest w stanie zweryfikować, to jest śmierć. Kiedy nagle się okazuje, że nie starczyło ci czasu, żeby pogadać z tą drugą osobą, bo ona po prostu odeszła. I wydaje mi się, że nie powinniśmy marnować czasu na złe emocje, bo tego już to się nie odstanie. Jak to się mówi, co zobaczyłeś, tego nie odzobaczysz. Tak samo, co przeżyłeś, tego nie odprzeżyjesz. Nie wiem, czy takie w ogóle słowo istnieje, ale nie jesteś w stanie tego odprzeżyć, kurde, że na przykład, nie wiem, że takie były czasy, moi rodzice mieli takie podejście do wychowania, nie inne, ale ja nie byłem wyjątkiem, bo wszyscy moi koledzy na osiedlu z mojego rocznika, a moje osiedle było dosyć specyficzne, ponieważ te bloki zostały wybudowane... W 78. W 78 dokładnie, więc w 79, jak się wszyscy tam zalokowali, to baby boom był na rok 80, więc na osiedlu miałem, wiesz, 30 kolegów w moim wieku, nie? Więc szczerze, każdy z nas miał tą samą sytuację, nie? Że po prostu coś przeskrobał, dostawał w tyłek, no bo takie wtedy było wychowanie. I taka była linia generalnie wychowawcza, ogólnie promowana przez wszystkich, nie? A ty dobrze czułeś się jako jedynak? Wiesz co? Bo no, to jest jednak coś wyjątkowego tak, w tamtych czasach. Gdybyś dał mi skalę porównawczą i załatwił na tamte czasy, kurde, brata lub siostrę, to wtedy mógłbym ci powiedzieć, czy się dobrze czułem, czy źle. Ale mogłeś namawiać rodziców na to, że chcesz mieć rodzeństwo. Wiesz, był u mnie no, Marcin pewnie, Prokop, który mówił, że wymyślał sobie brata. Ale wiesz, ja pewnie, że namawiałem, ale wiesz, tak powiem, teraz, wiesz, no, to jest naprawdę żart, będzie czarny humor, ale wiesz, no cieszę się, że nikogo innego nie skrzywdzili już. To trochę niestety nie jest żart. Nie, no to jest żart, to jest żart. Nie, słuchaj, namawiałem ich, ale no oni nie czuli, wiesz co, to jest tak jak ten wers na flam, nie?
byli młodsi niż ja teraz, a i tak za długo z sobą. No, kłótnie starych w domu, oni... zamykają się w pokoju, ich tak, małżeństwo to było z diabłem sojusz. Tak, tak, bo wiesz co, oni nie potrafili siebie nawzajem zrozumieć. I ja im bardzo tego współczuję, ponieważ podejrzewam, że w gruncie rzeczy mój ojciec wie, że moja mama jest kobietą z olbrzymią klasą i moja mama wie, że mój ojciec jest też dżentelmenem. I to są ludzie bardzo mocno wykształceni, dużo bardziej wykształceni niż ja, którzy nie dość poświęcili całe swoje życie pracy naukowej. Oni znają wszystkie zasady od tego, w którą stronę powinno się w towarzystwie mieszać herbatę i jaką łyżeczką, a jakim widelcem powinno się jeść rybę, a jaki widelec przeznaczony jest do jedzenia wołowiny. Oni znają wszystko, po prostu wiedzą, są obeznani, znają języki, są po prostu cudownymi ludźmi, ale nie potrafili być cudownymi ludźmi dla siebie. Co często odbijało się na dziecku, ponieważ jeżeli jesteś zajęty kłótnią i jakby, wiesz, może nie to, że kłótnią, ale rywalizacją z tą drugą osobą, czasami na tym cierpi ta osoba, na której powinna się skupiać, największa uwaga. Poza tym, kolejna rzecz, żeby sprawa była jasna i ja mam takie zdanie o dzisiejszych czasach. Czego brakuje dzieciom dzisiaj najbardziej? Nie wiem. Dzieciństwa? Nie! Czasu, który rodzice mogą im poświęcić. Ponieważ żyjemy w czasach, kiedy każdy zapierdala po prostu. Bo musi. Żeby zapewnić tym dzieciom edukację, żeby zapewnić im wszystko, czego tylko sobie wymarzą, musisz zapierdzielać. I to się wiąże z tym, że nie macie często od godziny 8 rano, zawozić dziecko do szkoły, jedziesz do swojej pracy, gdzie siedzisz do 16, 18, wracasz styrany jak wół i zwyczajnie nie masz czasu na to, żeby z nim wyjść, pograć w piłkę, porzucać frisbee, pojechać na wycieczkę rowerową. A w weekend chcesz odpocząć od całego tygodnia i zregenerować siły. I tak naprawdę nie masz ochoty, żeby ci taki, wiesz, brzdąc mniejszy, starszy, w średnim wieku, albo ten, co przychodził i dodo, oj, jeszcze jest jedna butelka. Nie no, żart, ale chodzi o to, wiesz, że ludziom brakuje tego czasu. Poza tym żyjemy też w czasach, w których jakby posiadanie dzieci jest pewną formą luksusu, co jest dla mnie też przerażające. No, to tak się teraz obecnie dzieje. I wiesz, no, też zauważam to po jakby... wieku rodziców, jakby na wywiadówkach, że się zdarza w jednej szkole, no jestem, należę do tych młodszych, że ci rodzice w większości się zdecydowali na swoje dzieci po 40. No to jest takie, wiesz, no. Chodzi o to po prostu, że dziecko, najlepsza zabawka, którą dasz swojemu dziecku, nie zrekompensuje czasu, który możesz temu dziecku dać, twojej uwagi. I przede wszystkim, nie wiem, może się mylę, może nie mam racji, nie jestem psychologiem, nie znam się na tym, nie jestem psychologiem dziecięcym, ale mi się wydaje, że patrz, jak masz swojego najlepszego przyjaciela, to żeby ten człowiek był twoim najlepszym przyjacielem, musiałeś w jakiś sposób walczyć o jego przyjaźń, a przynajmniej na ją zapracować. Na miłość dziecka nie musisz pracować, bo to masz z urzędu, bo to jest twoje dziecko. Ale na jego przyjaźń owszem. I co innego jest miłość dziecka, a co innego jest jego przyjaźń. I wydaje mi się, że w tej hierarchii powinniśmy na to patrzeć i też w tej akurat części naszego życia powinniśmy dokonać pracy od siebie. I na to się składa spędzanie ze sobą czasu. Bo jeżeli nie będziemy spędzać czasu, to się nie będziemy lubić, bo nie ma co tu lubić. Co ja mam lubić mojego ojca tylko za to, że jest naukowcem? Tym się można pochwalić, ale to co nie daje mi żadnych korzyści jako dziecku, rozumiesz? To, że on jest naukowcem, okej. Pomoże to, że się szybciej wkurwi na mnie, jak nie będę mógł polskiego zrobić poprawnie, tak? Bo on już to wie i szlak go trafia, że nie łapie, tak? Ale to nie ma nic do rzeczy. Dla mnie najważniejszy jest czas. Dla mnie najcudowniejsze chwile z mojego dzieciństwa to są te, w których tata lub mama ze mną coś zrobili. No ale tyle. Zapytałem jest cię ich o nie, mało. No właśnie. Jest ich mało, ale cieszę się, że nie należy do osób, które nie miały żadnej. Rozumiesz? I ja to rozumiem po prostu w tym momencie też jako rodzic, że czas to jest to źródło, które non-stop wysycha. I jego non-stop nie ma. Co byś nie zrobił, korek w wannie z czasem zawsze jest otwarty. Dobrze, to tym bardziej interesuje jaka mnie to... przenośnia. Korek w wannie z czasem zawsze jest otwarty. Artysta. Kąpmy się.
Zbyt szybko wody ubywa. No to tym bardziej jest to interesujące, bo jak powiedziałeś, że tata odszedł, to że nie mogłeś się z tym pogodzić. No tak, no bo ja byłem zły na niego. Ale miałeś taki moment, że teraz już nikt ci nie będzie niczego mówił, jak ty masz żyć, bo ty już wiesz, jak masz żyć. Wiesz co, każde dziecko w wieku 14 lat ma taki moment, że wydaje mu się, że wie, jak ma żyć i będzie się z tobą kłócić, że on wie lepiej. Bo na tym polega młodzieńczy bunt. No ale to nie było tak, że pomyślałeś sobie, że teraz może będzie spokój w domu? Nie. Ja sobie pomyślałem, ty chuju. A mama jeszcze to podkręciła. Czyli mama wiedziała, jak to zagrać? Nie, no. Mama to dobrze robi. Ale wiesz co, szczerze, wiesz co, ja sobie pomyślałem tak, bo generalnie wiesz, no. To nie było fajne, no, zwyczajnie, nie? A wiesz co, jakby nie wiem, no większość chłopców ma taki związek z mamą, taki wiesz, no bliski bardzo. Mhm. I też mamy się dużo bardziej angażują w nasze życie, żeby, że tak można powiedzieć, uniknąć takiego pięknego młodzieżowego słowa. Wpierdalają, lubią się wpierdolić w nasze życie w tym momencie, kiedy my chcemy udowodnić, że jesteśmy odpowiedzialni, robią coś nieodpowiedzialnego. Mhm. To one lubią w tym momencie przyjść i powiedzieć, co ty odpierdalasz, synek? I tak jest, no. A ojciec zawsze patrzy. Baśka, spokojnie, sparzy się, zapamięta do końca życia. Niech robi źle, on to potem zrozumie. Tak jest, no. A tata po wyprowadzce już w ogóle nie miał z tobą kontaktu? Nie, mieliśmy jakiś tam sporadyczny kontakt, ale wiesz, no ja byłem strasznie na niego zły. Mhm. Jeszcze wiesz, byłem po stronie mamy. Moja mama wtedy bardzo ciężko zachorowała na... No miała nowotwór. Bardzo duże problemy z tarczycą. Wiesz, moja mama naprawdę otarła się o śmierć. Ja wiesz, stanąłem w wieku 17 lat w takiej sytuacji, że mogłem po prostu zostać sam. A na pewno nie byłem na to gotowy. Nie? Zresztą nie ma momentu, w którym jesteś gotowy na śmierć swoich rodziców. No ale to mogłeś po prostu czuć strach i być przerażony. Wiesz co, ja czułem się przerażony zdecydowanie, ale to było bardzo dziwny rodzaj. To był bardzo dziwny rodzaj przerażenia. Po prostu ja bardzo chciałem działać. Mhm. A nie mogłeś. Rozumiesz? A nie mogłem, bo nie znałem lekarzy, nie znałem nikogo i tak dalej, ale bardzo chciałem działać. I jakby to był ten taki stan przerażenia, ale z bezradnością. Rozumiesz, że ja byłem przerażony, że jestem bezradny, że ja nie mogę tej kobiecie w żaden sposób pomóc. Mhm. Więc to nie był o tyle strach, że co się może stać, tylko to był strach, że jak się coś stanie, to prawdopodobnie będę miał bardzo dużo wyrzuty do siebie, że byłem bezradny. I że w tym momencie, kiedy mama mnie potrzebowała, ja jej nie mogłem pomóc. A mama była taką kochaną mamą? Taką, czy bardziej szorstką? Mama była genialnym politykiem, jeżeli chodzi o mamowanie, że tak to nazwę. Czyli kiedy trzeba było, była kochana, kiedy trzeba było, była szorstka. A zmieniła się? Ale słuchaj, ja ci coś powiem. Zupełnie inaczej wygląda wychowanie młodego skrzypka. Naprawdę, jeżeli chcesz zmusić dziecko do grania 2-3 godziny dziennie na skrzypcach, to nie możesz być mamą, chodź, biedne dziecko, przytulę cię. Mhm. Nie, mama mnie nauczyła bycia twardym jak skała i nie rozżalania się nad sobą. Ja to do dzisiaj mam. Coś się stało, dobra, trudno, no idziemy dalej. Nie ma co płakać nad sobą i się użalać. W ogóle nigdy w życiu nie miałem takiej postawy, że Jezus Maria, nie daję rady sobie w tym życiu, pieprzyć to życie, kurde, co ja zrobię, wszyscy są dookoła winni. Nie. Mama mnie nauczyła, że winę zaczyna się szukać od siebie. Czyli masz przeanalizować to, czy ty nie spierdoliłeś, a potem obwiniać cały świat. A nie obwiniać cały świat, bo ty spierdoliłeś. No i tego mnie nauczyła mama i tego na pewno by mnie nie nauczyła taką, wiesz, matczyną, aż przesadną miłością. A mama zmieniła się po odejściu taty? Tak, oczywiście. I jakie każdy to były... człowiek się zmienia. No właśnie, jakie to były zmiany? Była bardziej wymagająca. Czyli też trochę chciała być jeszcze tatą. Nie, to nawet nie. Chodzi o to, że po prostu już cała jej uwaga została skupiona na mojej edukacji i na tym, żebym został skrzypkiem, tak? Mm-hmm. Co w efekcie stało się jej porażką, bo nie zostałem tym skrzypkiem. Ale cieszę się, bo po jakimś czasie, tak jak mówiła, że mi się to znudzi i tak dalej, że są jakieś gówniarskie wybryki, hip-hopy, jednak wiesz, było mi miło, jak zapracowałem na jej dumę. I powiem ci, usłyszenie z takiej osoby jak moja mama, która jest naprawdę genialnym muzykiem, jest wirtuozem w swojej dziedzinie.
i osiągnęła dużo, dużo, dużo więcej niż ja. I ja, zresztą ja się nie mam prawa równać, bo to jest naprawdę muzyk przez duże M. I usłyszenie od mojej mamy, że jest, wygrał jebany! Nie no, żartuję. To Fryderyka. Nie no, usłyszenie od mojej mamy, że synku, jestem z ciebie dumna, było naprawdę cudowne. Też wiesz, ja mam olbrzymie wielką pokorę. Bardzo miałem, wiesz, wyrzuty sumienia, że jak zacząłem grać koncerty, że praktycznie, wiesz, jeden koncert przynosił mi pensję mojej mamy, nie? To też było takie dosyć bardzo dziwne, bo ona była naprawdę wielkim muzykiem. Mhm. I to były dziwne czasy, bo to, wiesz, jeszcze były czasy tuż po denominacji, wiesz, że tak można powiedzieć, jeszcze długo przed wejściem do Unii Europejskiej, w sumie 1/3 czasu od czasów demokracji, zanim weszliśmy do Unii Europejskiej. Takie tutaj zadanie matematyczne. W każdym razie, wiesz, no, miałem bardzo duże, jakby, wiesz, wyrzuty sumienia wobec niej, bo uważałem, że ona jest niedoceniona, że profesorzy, że ona jest, wiesz, że kim ja jestem przy niej, żebym ja mógł, załóżmy, nie wiem, za koncert brać wtedy, no nie wiem, 1000 zł, kiedy moja mama, wiesz, zarabia 2000, wiesz, miesięcznie, no. Bardzo to jest interesujące. A twoja mama przez to, jak nauczyła ciebie szukać winy od siebie, a tak, potem dopiero całą resztę, to jak patrzyła na ciebie i się wkurwiała, no, to zaczynała szukać winy też od siebie? Nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale wydaje mi się, że ona już jako doświadczony muzyk wiedziała, gdzie jest wina i wiedziała, że wina leży w tym cis. Musisz rozwinąć. Nie wiesz, co to jest dźwięk cis? Nie mam pojęcia. Kurwa, masz, to jest pół tonu wyżej niż C. Okej. Nie no, nie, wiesz co, ona mówi, nie, słuchaj, cała wina leży w rozwiązaniu tej dominanty nonowej. Ty ją niepotrzebnie rozwiązujesz w majorze, a powinieneś iść w minor. Nie no, bzdury gadam, ale słuchaj, faktem jest, że wina była w drugim tetrachordzie i... Podobają mi się w ogóle. Wyobrażam sobie teraz właśnie wasze rozmowy w domu. Nie, my tak nie gadaliśmy, nie? To jest właśnie najśmieszniejsze, że teraz to, zacząłem rozumieć ten kabel jednak, nie? Wiesz. Nie, słuchaj, kurde, Adam, skala aolska, to jest coś, o czym nie masz pojęcia. Normalnie osiadłeś w tej doryckiej, utkwiłeś w tym i nie jesteś w stanie się ruszyć. Mhm. Nie no, ale nie, szczerze, słuchaj, moja mama dokładnie wiedziała, co trzeba zrobić, żebym dobrze grał na skrzypcach, no. Dokładnie wiedziała, jaki jest proces, ponieważ sama jest pianistką. Wie, że... Wiesz co, na Akademii Muzycznej, w Liceum Muzycznym i w podstawówce zawsze panowała jedna rzecz. Że jeżeli jesteś niezdolny i nie ćwiczysz wystarczającej ilości godzin dziennie, to się nic nie dzieje. Ale jeżeli jesteś zdolny, to jeżeli zdolna osoba potrzebuje 2 godziny dziennie grać, żeby, wiesz, dobrze napieprzać na skrzypcach, to zdolna osoba powinna napieprzać 4. Jeżeli to są 3 godziny, to musisz napieprzać 6. A najlepiej, żebyś grał cały czas. Dlaczego? Ponieważ to jest bycie wirtuozem, czyli granie solowych koncertów na skrzypcach, o czym każdy dzieciak marzy. W każdym razie ma, wiesz, indoktrynacja w mózgu działa, że myśli, że marzy. To jest granie solowe. Mhm. Nie dość szkolnictwo ci wmawia, że będziesz wirtuozem. Rozumiesz, że cały czas jest presja na to, że będziesz grać koncerty, uda się tobie. To jest niemożliwe. Przez wieki wieków istnienia tego instrumentu żaden skrzypek nie był, polski skrzypek nie doczekał się światowej sławy. Nie doczekał się. Mamy lokalnie znanych skrzypków, jak Kulka, jak Winiawski w przeszłości, jak Ławrynowicz i tak dalej. Czy syn, czy ojciec tutaj, bo syn też świetnie gra. Zresztą też jeździłem z nim na konkursy za mało lata. Nawet parę razy mi się udało tam go przejść, nie? Ale... nie no, beka. Nie wiem, jak ja sobie myślę o tych wszystkich konkursach. Nie, to była taka beka, to był taki niepotrzebny stres w moim życiu. Ale dużo mnie to nauczyło. Właśnie no. Wydaje mi się, że jednak koniec końców... Znaczy ja uważam, to, że generalnie potrzebne. Jestem... Wszystkie błędy wychowawcze, które moi rodzice popełnili, wszystkie sukcesy wychowawcze, które moi rodzice popełnili, tego wszystkiego, każdy pas, który został wymierzony w moje biedne, jeszcze nie do końca stłuczone ciało, po prostu to wszystko jest sumą tego, kim jestem dzisiaj. I uwierz mi, gdybym miał przeżyć swoje życie jeszcze raz,
to błagam, chciałbym je przeżyć tak samo. Mhm. Z tym samym cierpieniem, z tym samym zawodem, ale z tą samą radością i z tym samym zaparciem. I przede wszystkim z tym, co mam w sobie dzięki moim rodzicom. Ja wam, kurwa, pokażę. Ja nie mogę? Trzymaj, browar. To jest to, co wiesz, to co jakby wiesz, zostało mhm. we mnie wypracowane przez moich rodziców. To jest moim zdaniem ich największy sukces, że jestem osobą upartą, pracowitą. Jeżeli kocham coś robić, to nie ma półśrodków. To nie ma półśrodków. Cholera, ma być tak, jak ja chcę, ma być perfekcyjnie i nie dość. Mhm. Mnie nie obchodzi, czy ty się ze mną zgadzasz, że tak wygląda wizja mojej muzyki. Bo to ja mam być z tego zadowolony, nie ty, bo ja to robię dla swojego serca, a nie po to, żebyś ty za to zapłacił. Dobrze. A pomyślałeś kiedyś, że mama z ciebie zrezygnowała? Że stwierdziła, że to się już na pewno nie uda? Nie, mama ze mnie nigdy nie zrezygnowała. Po prostu, wiesz, jak miałem 18-19 lat, moja mama uznała, że jestem już na tym poziomie, jeżeli chodzi o granie na skrzypcach, bo rzeczywiście, no, mówili, no, zdolny, leniwy, no, tak jak nawinąłem, bo rzeczywiście, słuchaj, ja jak szedłem na akademię, już praktycznie każdy utwór, który był na skrzypce, zagrałem. Ja miałem to wszystko tego, dla mnie akademia muzyczna to były ferie, to była impreza. To wiesz, sprzeczki z dziekanem, no Boże Święty, wiesz, były dziwne rzeczy, dziwne sytuacje się tam działy, wiesz, jeszcze, wiesz, mnie co najbardziej denerwowało, że jedna z mojej mamy asystentek próbowała zrobić z mojej mamy po prostu totalne zero, jakąś psychopatkę, która znęca się nad studentami. Ona była najlepszym profesorem, jakiego mogli sobie wyobrazić, ponieważ ona była wymagająca, ale też potrafiła być przyjacielem. I wiesz, i spotykam ludzi, którzy u mojej mamy studiowali i mają same miłe wspomnienia. I przez to, że ta osoba jakby, nie wiem, bardzo chciała zająć miejsce na liście płac mojej mamy w tej akademii, czy nie wiem co innego, wiesz, po prostu zarobiła straszny smród. Ja pamiętam, jak zostałem wezwany przez rektora na dywanik, ponieważ ta oto asystentka zrobiła donos, że, bo ja do niej zadzwoniłem i powiedziałem, że jeżeli nie odpuści, to po prostu ja wszystkimi możliwymi sposobami będę bronić mojej mamy. I ona uznała, że to jest groźba karalna. Ale naprawdę nie powiedziałem, mam tą rozmowę nagraną, do dzisiaj ona jest u mnie na komputerze. Wiadomo, jest ona do moich użytków własnych, nie żeby ktoś tego słuchał, ale nie pojawiła się tam żadna, nie było gadki typu zajebę ci, tego, pierdol się od mojej mamy i tak dalej. Nie. Zadzwoniłem, nie użyłem żadnego brzydkiego wyrazu, kulturalnie oznajmiłem tej osobie, że nie dam zniszczyć mojej mamy i doradziłem jej, żeby nie zaczynała z jej synem, bo jest Tiger Style. I ten klęk. No i co było na tym dywaniku? I słuchaj, wbijam, a tam tak, rektor, wicerektor. Wiesz, tych rektorów na Akademii Muzycznej jest po prostu od zajebania, nie? Mhm. Więc tam nawet, wiesz, od głównego rektora po tego, wszyscy dziekani siedzą. I oczywiście ta, wiesz... Pani. No i wiesz, oni mi mówią, że ta pani, że pewnie moja mama by sobie życzyła, żebym tą panią przeprosił. To ja w tym momencie wyciągnąłem telefon, zadzwoniłem do mojej mamy, zadałem jej proste pytanie, ponoć ten. No i usłyszałem odpowiedź, nie życzę sobie tego. Oczywiście wszyscy słyszeli, więc powiedziałem, że dziękuję za spotkanie. W takim razie, jeżeli sprawa trafi do sądu, chciałbym, żeby państwo zdawali sobie sprawę, że będę was skarżyć o lobbowanie, no, zwyczajnie po prostu o mobbing, nie? W sensie, sorry, lobbowanie, jak jestem głupi. Debilu, o mobbing po prostu, że próbujecie po prostu, wiesz, wyrzucić ze studiów mnie i pozbyć się też mojej mamy, która jest tutaj pracownikiem z 30-letnim stażem i wiesz, no się syf z tego nakręcił, oczywiście, wiesz, potem no tam, wiesz, było śmiesznie, bo tam, wiesz, rektor był flecistą, ja mu powiedziałem, że jak na razie nie jesteś się do niczego mi potrzebny, oczywiście uniosłem się dumą, nie? Dlatego, wiesz, ten rektor mówi, ty jesteś hamem, a ja mówię, wiesz co, ja robię muzykę, a ty co najwyżej grasz na flecie, nie? Za chuj powiedziałem, nie? Tak, ale naprawdę, nie? Stary, to był jedyny raz w moim życiu, kiedy oni mnie tak zdenerwowali, że ja po prostu się przed nimi po prostu przykozaczyłem, nie? Po prostu tam nie było Adama, studenta Akademii Muzycznej, tylko ona był, kurwa, ostry, zbałut, rozumiesz? Kurwa, będziesz mi pierdolić.
zostaw moją matkę, kurde, nie? Bo dostaniesz po prostu wiapę, nie? Nie dam sobie pluć w zęby. W zęby. Nie dam sobie pluć w zęby. Pluj, pluj. Ja pierdolę. Co ja gadam dzisiaj, nie? W każdym razie wiesz, że nie dam sobie pluć w twarz, że nie będziesz obrażać mojej rodziny, nie? I no... Taka była ta cała historia, wiesz, no najśmieszniejsze jest to, że potem, wiesz, zostałem wezwany znowu do rektora, już wyszedł w ogóle jakiś inny rektor, jakiś wicerektor rektorów i tak dalej. Gościa, którego nie było na tym spotkaniu, który do mnie powiedział, panie Adamie, odpuśćmy tą sytuację, ani Akademia Muzyczna, ani chyba pan nie potrzebujemy tych problemów, nie? No, i odpuściłeś? Znaczy, no ja odpuściłem, bo mi nie zależało, słuchaj, mnie jedyne co interesowało, to moja mama. Jeżeli moja mama, a uwierz mi, moja mama stworzyła na Akademii Muzycznej, stworzyła wydział, rytmikę, rozumiesz, od podstaw. Moja mama sprawiła, że to funkcjonuje do dziś. Jest jakby twórcą tego i to jest jej dziecko, to jest jej twór, jej osiągnięcie. Jeżeli moja mama jest najwyżej wykształconym, najlepiej wykształconym, najwyżej tytularnym, załóżmy, nie wiem, profesorem w tej Akademii Muzycznej, i jest autorytetem międzynarodowym w tej dziedzinie, ponieważ ma dyplom Instytutu Jacques'a Dalcroza w Genewie, to jest tak zwana międzynarodowa profesura, tak, wiesz, no to jest tak jakby przezwisko tego dyplomu, tak? Ale jest to dyplom, który ma 16 ludzi na świecie w tej dziedzinie i ona w tej dziedzinie ma ten dyplom, czyli zebrała bardzo duży dorobek naukowy. Potrafiła obronić swoje metody nauczania. I dostała ten dyplom i była zapraszana w tamtym czasie przez, wiesz, przez jakby przez cały świat, rozumiesz, przez uniwersytety na całym świecie, w Stanach, w Japonii, w Korei, jakby Korea była po stronie Stanów, nie? W Stanach, w Japonii, w Korei, nie tak geograficznie, wiesz, ale w sumie tak, dobrze, bo z mojej perspektywy to w Korei, Japonii, w Stanach, ale wy patrzycie na tą mapę, więc jest w Stanach, w Japonii, w Korei. W każdym razie chodzi o to, że szanowali ją na całym świecie ludzie z tej dziedziny, a po prostu u nas ją kopali, jak śmiecia jakiegoś. Po prostu mnie bolało serce. Ja nie mogłem na to patrzeć, zresztą chyba nikt nie jest w stanie patrzeć, obojętnie jaka ta nasza mama by nie była. Moja była, wiesz, raz była cudowna, raz była może trochę mniej. Mówię to z perspektywy osoby, która się chciała całe życie opierdalać, więc... Ale kurde, to była kobieta, która poświęciła swoje życie dla mnie, żeby mnie wychować. Okej, miała twardą rękę, miała, wiesz, określone zasady w domu. Tak, były określone zasady. Czy było coś złego? Nie, nie było coś złego. Czy chciałem je łamać? Tak, chciałem je łamać. Czy je łamałem? Tak, oczywiście. Ale, kurde, to jest matka. A matka zawsze siedzi z tyłu. Tak powiedział. Raz zaczepili. Nie wiem, co o czym mówię. Nie. Miś. Wiem, że miś. Raz zaczepili też z perspektywy mamy, to tylko raz w życiu odpowiedziałeś na zaczepkę też na jednej z płyt. Tak mi się od razu skojarzyło. Tak. Bardzo kwieciście opowiedziałeś o tym, co masz po mamie i to się już da się zauważyć nawet w tej rozmowie, nawet jak mówisz o tym. A co masz z taty? To może być jeszcze ciekawsze. Człowieku, no to od pasa w dół wszystko, nie? Jakby nawet ktoś nie wiedział, że jesteś raperem, to już wiedzą. Nie no, mam nadzieję, że tego nie będą dzieci oglądać, przynajmniej moje. Ale w każdym razie, nie no, słuchaj, od taty, wiesz, od mamy, po mamie jestem muzykiem, a po tacie jakby miałem zawsze ciągoty do tego pisania tekstów, nie? I też, wiesz, tata był osobą, która mi pokazała, jak działa mikrofon, ten do nagrywania, że tak można powiedzieć, sprzęt ten do nagrywania, że można kasetę włożyć tu, że tego, bo mieliśmy magnetofon szpulowy, taki, który, wiesz, miał, można było na niego nagrywać na dwa ślady, tam było, wiesz, lewo-prawo, więc można było sobie na lewy kanał nagrać swój głos, na prawy muzykę i tak dalej, wiesz, ja miałem 10 lat, wiesz, nagrywaliśmy ten polski magnetofon, nie, czy tam... No nie, bo zajebiście, no, powiem ci szczerze, że wiesz, u taty popatrzę, bo tata, wiesz, mój tata, wiesz, uwielbiał grać na gitarze i śpiewać piosenki. Miał swoje piosenki, też śpiewał piosenki Beatlesów, też śpiewał piosenki jakichś tam innych twórców, Rolling Stones, Black Sabbath. A tata był trochę artystą? Nie, no mój tata jest do dzisiaj artystą. W człowieku to nawet nie wie, że jest artystą, nie? Ale powiem ci, słuchaj, mój tata ma swoje studio, gdzie ma elektroniczne syntezatory, wiesz, ma, to jest studio do muzyki elektronicznej, tam ma parę syntezatorów, ma też gitarę, ma, wiesz, i sobie nagrywa, słuchaj, muzykę elektroniczną, która nawet jest na YouTubie. Wrzuca to na YouTube, stary.
Nie ma żartów. No ja ci nie powiem nic więcej. Ale to, jak to znaleźć? No powiedz już. Nie to. Wiem, bo mnie zabije. No, no ale to, no, zaraz ale, będzie popularnym gościem. Sobie nie życzy. To nie jest ten Skrillex, czy... Nie, 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 to jest ten trzeci Special Boys. Okej, okay. A ty chodziłeś na mecze, na ustawki? Nie, no co ty, kurde, że wyglądam na kogoś, co chodził na mecze i na ustawki. No to po tym temperamencie tak. Tak. Wydaje mi się, że brałeś... On myśli o mnie, że... Nie, słuchaj, ja chciałbym tutaj oddać cześć legendzie mojego osiedla, na Lepie. To są ludzie od ustawek. Też chciałbym oddać legendzie drugiej strony, która jest mi mniej przyjazna, ale chudy też oddaje co królowi, co oddaje królom, co królewskie, to są ich sprawy. Mm-hmm. Ja jestem zwyczajnym gościem z Bałut, jeszcze z młodej części Teofilowa, więc, czy tak można powiedzieć, co ty, no, jak skrzypek na ustawkę. Taki? Taki skrzypek. Marny skrzypek, jeszcze na ustawkę go wysyłasz. Właśnie nie? Marnych bym wyrzucał, to jest mięso armatnie. Nie, ale ja mam taką ksywkę, wiesz? Jak ja ktoś wiem, jest moim hejterem, to mówi marny skrzypek, nie? To ja słyszałem o tym. A kiedy ty taki w rzeczywistości? Ale szczerze, gdybym nie był marny, to bym nie był raperem, kurde, no. Więc marny skrzypek. Postawmy sprawę jasno. Kiedy wyprowadziłeś się z domu? Ile miałeś lat? 19? 20? Nie pamiętam. I to od razu, to jeszcze nie, to, bez, to bez Natalii jeszcze wtedy, nie? Nie, tam, nie, nie, to jest w ogóle, wiesz, dużo wcześniej. Kiedy ty pomyślałeś, że możesz zrobić karierę? Tak naprawdę. W ogóle ja nie przez moment, do dzisiaj o tym nie myślę. Nie, powiem ci poważnie, z ręką na sercu, nigdy w życiu nie myślałem, że mogę zrobić karierę. Miałem swoje marzenia, że chciałem grać koncerty, zamykałem oczy, widziałem salę, 150 osób, kurde, wiesz, koncert. Rzeczywistość przerosła te marzenia bardzo mocno i naprawdę nigdy w życiu się ludziom nie odwdzięczę za to, co od nich dostałem i są najcudowniejszym pracodawcą na świecie, że tolerują takiego barana jak ja w swojej firmie. Który sukces był największym przeskokiem w twoim życiu? Nie wiem. No dobrze, ale sukces osiągnąłeś. Nie wiem, bo moje życie się nie... Właśnie, słuchaj, muszę ci coś powiedzieć. Mhm. Moje życie wygląda tak samo od momentu, kiedy zacząłem tworzyć muzykę, jeszcze jej nie wydając. Robię muzykę, jem obiad, robię muzykę, idę spać. Robię muzykę, idę spać. W międzyczasie jeszcze jest tam przerwa na parę oddani moczu, kupy i jakieś tam, nie wiem, były jointy i tyle. Ale tak wygląda moje życie od 90 tam, załóżmy, nie wiem, trzeciego roku. No ale były momenty, w których brałeś 1000 zł za koncert, a były momenty, gdzie brałeś za koncert 50 tysięcy. Ale to nie ma znaczenia. To nie, nie, nie było takich momentów, że brałem na koncert 50 tysięcy. Nie wiem, tak. Przede wszystkim, poczekaj. Dawidzie. Proszę, jesteśmy Dawid. Kulturalnymi, może już nie młodymi, ale wciąż jednak z aspiracjami na młodych ludźmi. Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. To, że ja powiedziałem o tym, że wiesz, że załóżmy brałem 1000 zł, to jest, są wszystko z liczby. A moje liczby też są te. Moje liczby też nie. są te. Patrz. Jeszcze raz. Dobrze. Moim celem było tworzenie muzyki zawsze. I nie sprawdzanie konta. Mhm. Od tego są ekonomiści, żeby sprawdzać swoje konto i liczyć, czy przybyło, czy wybyło. Dla mnie największym marzeniem było posiadanie swojego pokoju, gdzie mam fajne głośniki, gdzie mam MPC, komputer, wieloślad, mikrofon i że jestem niezależny i mogę sobie tworzyć swoją muzykę, nagrywając ją w tym pokoju. Te marzenie zostało spełnione. Uwielbiam sprzęt, stary, który nowy, dobry. Rzecz w tym, że i do tego stopnia, i ponieważ jestem łodzianinem, lubię przykręcić pejsa, więc teraz, jak miałbym kupić na przykład te sprzęty, które mam w domu, nigdy bym ich nie kupił, ponieważ są absurdalnie drogie. Jeżeli mam w domu syntezator, który się nazywa Sequencer Prophet 5, i on jest z 82 roku. Jeżeli jego cena w tym momencie sięga 50 tysięcy złotych, za cholerę nigdy w życiu bym tego za te pieniądze nie kupił. Dlaczego? Bo dla mnie on jest warty góra 15, co i tak jest olbrzymią sumą. Dla osoby, która chodzi normalnie do pracy, zarabia normalne pieniądze, jest to niewyobrażalna kwota. Jest to kwota jego dwutygodniowych wakacji na, załóżmy, nie wiem, Mauritius, nie?
czy gdzieś tam sobie wymarzy. Mm-hmm. To są po prostu kwoty, na które ludzie cały rok pracują, żeby na 2 tygodnie gdzieś pojechać, lub nie stać ich nawet na to. Dla niektórych ludzi, większość moich znajomych, kwota 15 tysięcy jest absurdalnie wysoką. Dlatego też nie chcę się odrywać od ziemi i też dla mnie ta kwota jest absurdalnie wysoką. Ja cały czas żyję w tej, wiesz, że tak można powiedzieć, kwestii, że no 100 zł to jednak 100 zł, nie? Po prostu pamiętam to od dzieciaka i zawsze to będę pamiętać. I dlatego, że właśnie złamałem swoją zasadę dżentelmeńską i pierdolę tu o jakichś pieniądzach, chodzi o to po prostu, dlaczego o tym mówię? Ponieważ dzisiaj ceny niektórych rzeczy, takich jak buty, których nie możesz kupić i możesz je tylko w resellerze dostać i tak dalej, to są absurdalne ceny. Jak nie złapiesz... Ładne buty masz dzisiaj. Tak, ale kurde, nie wydałem na nie, nie dałem za nie tyle, ile one są, wiesz, warte w resellerze, tylko po prostu, że tak można powiedzieć, wiesz, no, siedziałem przed dropem i mówię, bo bardzo chciałem mieć, o Jezus, no. Nie wierzę ci, tak. Nie, no powaga, no, wiesz, słuchaj. Ja coś powiem, jestem sneakerheadem, przyznaję się do tego, ale nie kupuję butów z resellerów. Okej. Okay. Bo to nie jest frajda, stary, nie wiem, wydać, nie wiem, jakieś absurdalne pieniądze na buty, które nie są tego warte. Okej, okay, są niektóre buty, które są inwestycją, tak na przykład, nie wiem, Jordany trójki, ten, o Jezus, Oregon, nie, Oregon Duck, nie? No to tak, to są buty, które warto kupić, bo one, załóżmy, nie wiem, 10 lat temu kosztowały $1000, a teraz kosztują 9 tysięcy, nie? I też zależy, jakim rozmiarze i tak dalej. No wiadomo. To jest w każdym razie, o co chodzi. Dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie wciskają nam cały czas limitowane rzeczy, dropy. Czyli jest drop, jak dzisiaj tego nie kupisz tego za tydzień, a jak będzie się kupić to za tydzień, to kupisz go za potrójną cenę, nie? Mhm. I też to jest kolejna rzecz, na której, wiesz, dużo ludzi zarabia. Są boty, które ci, wiesz, które ci eliminują w ogóle z gry o niektóre modele butów, nie? No bo wyskakuje ci bot, po prostu wszystko jest ustawionych i on kupuje to za 1000 osób, nie? A są też fajnie, bo są grupy na internecie, które, wiesz, załóżmy, dajesz hasło, że bardzo ci zależy na tym i 100 osób dropi to dla ciebie, nie? Mhm. I jak wiesz, wydropi więcej niż jedną, to i tak na tym nikt nie straci, no bo to odsprzeda i też zarobi swoje. Tak, tak. No ale sam na przykład na koncercie sprzedajesz płytę, której nie można kupić normalnie w sklepie. Tak, ale... Genialną płytę. Dziękuję ci, ale to było tak, że tak można powiedzieć, wiesz co, ta płyta miała nigdy się nie ukazać. Bo to była płyta, którą nagrałem, jak w sumie wszystkie płyty dla siebie, ale tą nagrałem jeszcze bardziej dla siebie niż wszystkie inne. Bo po prostu pewnego dnia grudniowego 2021 roku stwierdziłem, że chciałbym nagrać sobie płytę, która będzie w takim typowo polskim stylu, jaki był pod koniec lat 90., ponieważ i na początku lat 2000, ponieważ w tamtych czasach zwróć uwagę, że tym się różni jakby muzyka teraz od ten hip-hop, który mamy teraz, inaczej pop-rap, który mamy teraz, od hip-hop, który mieliśmy wtedy, że my mieliśmy polski styl, który się charakteryzował, miał podobne cechy do francuskiego, ale miał jednak tą swoją chopinowską nutę. Czy pianinko, fortepian, czy słyszysz to pianinko, fortepian, co ja gadam, pianino i fortepian, no, w każdym razie instrument klawiszowy. Smyczki, wiesz, jakieś instrumenty dęte, blaszane, dęte drewniane i tak dalej, jakaś, wiesz, sekcja orkiestralna, nie, i tak dalej. To był nasz styl. To była muzyka, z której my, jakby wiesz, której ten hip-hop się wywodził. Zwrócisz uwagę na płyty WWO, na PZ płyty Molesty, też PZ-a i tak dalej. To wszystko jakby wiesz, to mieliśmy nasz polski charakter w tym hip-hopie, który jakby z czasem po prostu uległ bardzo mocnej amerykanizacji, germanizacji. Bo jakby te dwa trendy, jakby zauważam wśród ludzi, jakby najbardziej są kopiowane przez rodzimych twórców. I ja tutaj nie, broń Boże, nie oceniam, czy to jest dobrze, czy źle. Po prostu jako muzyk dokonujący analizy dzieła muzycznego, w ten sposób zauważam tą zmianę. I jakby sam dla siebie po prostu stwierdziłem, że a nagram płytę, której może jednak 3 razy posłucham, jak ją nagram. I nagrałem sobie tą płytę. I tak naprawdę ja nawet nie miałem zamiaru jej kończyć, bo To nie było tak, że ja, wiesz, nagrałem to, wiesz, z premedytacją 10 czy tam 11 numerów tak ma być, nie? Nie, po prostu ja sobie tyle nagrałem i wiesz, potem, no, nie wiem, to tak naprawdę to nagrałem w tydzień, nie? Między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem. I tyle. I wiesz, potem mnie namówili, mówi, kurczę, wiesz, fajnie by było, wiesz,
coś zrobić. Ale słuchaj, ja z tym, w ogóle, żeby było śmiesznie, nie? Ja z tą płytą niczego nie robiłem. Zapomniałem o tej płycie, nie? I jakoś, wiesz, mówię, w pewnym momencie mówię, słuchaj, Wojtek był u mnie, który mi pomaga te rzeczy wszystkie ogarniać. Mm-hmm. Ten, co mi płyty nie wysłał. Ten, co ci płyty nie wysłał, tak. I wiesz, ja mówię, ja tu puściłem, nie? Mówię, a wiesz, coś takiego nagrałem. Mówi, nie, no kurde, stary, wypuśćmy to. Mówię, nie. Jak, kurwa, nie? Mówię, no nie. Mówię, nie, no weź, to wypuśćmy to. Mówię, nie, nie, stary, nagrałem to dla siebie, co to jest? Mówię, nie wiem, jak chcesz, to masz, to słuchaj, nie? Mówię, mm-hmm. Dałem też tam czterem, czy tam pięciu moim ziomkom, którzy chcieli to mieć i tyle. On mówi, nie, słuchaj, chociaż zróbmy z tego mixtape'a, limitowane, kurde, wiesz, tak jak Arytmogenik, żeśmy robili z Magierą i tak dalej, po prostu zróbmy to, wiesz. On mówi, nie chcę, mówię, wiesz, on mówi, ale to zróbmy z tego, nie wiem, coś, żeby, wiesz, żeby po prostu ludzie, nie wiem, którzy, masz, robimy tą trasę na koniec tam jesieni, tam, wiesz, tam dalej 120 minut życia, tour, nie, no bo, stary, no to chociaż tam, żeby ludzie mieli, wiesz, najtańszym kosztem zróbmy te płyty, żeby też nie były jakieś, wiesz, ceny cholerne i tak dalej, nie, ale nikt z nas, ponieważ nie jesteśmy pokoleniem, który myślę przede wszystkim resellerem, no bo ja cały czas jestem pokoleniem, które myśli, że, wiesz, jak idziesz kupić sobie skórę, to idziesz do Skór Impexu. Mm-hmm. Nie wiem, czy pamiętasz Skór Impexa, ale... Jest, czy ja czytam o takich rzeczach? Wiesz, jestem tym pokoleniem, który nie używa stwierdzenia buty sportowe, tylko Adidasy, tak? Tak, tak. Kupuję Adidasy Nike, nie? Kurwa, oksymoron, nie? I chodzi o to po prostu, że żeśmy zrobili te buty, te płyty. Puściliśmy to na, wiesz, zrobiliśmy 6000 sztuk. Zostało to sprzedane na koncertach. Ja się nie zastanawiałem, czy wiesz, ludzie się oburzą, czy nie burzą, bo w ogóle nie myślałem o tym, że to się sprzeda, czy nie sprzeda. Nawet nie myślałem w ogóle, że to jest w ogóle muzyka kierowana do kogokolwiek. A nie, ja pamiętam naszą wymianę, bo ja to przesłuchałem i napisałem do ciebie SMS-a. I... Nie, no mi było bardzo miło. No, ale wydawało nie? mi się, że ty rozumiesz, dla kogo jest te wydawnictwo. Znaczy nie, no wiesz, zrozumiałem, że poza takim dziadem jak ja jeszcze jesteś ty. Czyli jest nas dwóch, tak? Jest nas dwóch, no. A te 6 tysięcy szybko poszło? Tak, tak. Bo to pewnie do końca trasy nie wytrzymały pewnie też. Wiesz co, nie, no wytrzymały, ale to już na ostatnim koncercie było tam, nie wiem, 18 sztuk, coś takiego. Okej, okay. Czyli to naprawdę poszło z prętek naprawdę? To no pokazuje. Tak, wiesz co, to tym bardziej, że to było sprzedawane tylko na koncertach i jeszcze zostało coś tam w asfalcie, więc to zostało po prostu sprzedane jeszcze tam, nie wiem, czy przez stronę, czy rozdane ludziom, czy po prostu... Chyba rozdane, ja nie widziałem sprzedaży. To wiesz co, zostało chyba bodajże 50 płyt, z czego ja wziąłem 10. Czyli 40 zostało rozdanych po prostu po przyjaciołach, po kumplach, po jakichś tam ludziach, którzy są nam bliscy. I... Okej, okay. To teraz, bo ten sukces tej płyty jest naprawdę niesamowity, bo wydaje mi się, że... Ja nawet nie wiem, bo ja zbierała kompletnie nie śledziłem tego, nie? Okej, okay. A jest jakaś wytwórnia w Polsce, która nie proponowała ci kontraktu? Poza Asfaltem nigdy żadna wytwórnia nie proponowała mi kontraktu. Naprawdę będziemy w ten sposób rozmawiali. Nie, ale mówię ci poważnie, no słuchaj, wiesz, były gadki typu, wiesz, no u nas to byś miał 100% spłyt, wiesz, i tak dalej, ale to nie było proponowanie kontraktu, tylko bardziej badanie, o Jezus, nie mogę ci powiedzieć, bo już w tym momencie większości tych wytwórni nie ma. No to, czyli takie Step Records. No, nie no, ze Stepami też, wiesz, oni, nie, wiesz, to Stepy zawsze podchodziły i mówiły, wiesz, szacunkiem, że fajnie, że wiesz, że oni doceniają lojalność, że wiesz, że oni chcieliby mieć takiego artystę, który jest u nich od początku do końca i tak dalej. To było bardzo miłe z ich strony, nie? Wiadomo, że też wiesz co, większość to jest śmieszne, bo jakby były, załóżmy, byliśmy, bo tak, przede wszystkim, ja nie mam kontaktu z ludźmi z innej wytwórni, więc tych sytuacji, w których oni mi mogli zadać jakiekolwiek pytanie, było bardzo mało. Dwa, jeżeli już były takie sytuacje, to one się odbywały na przykład w Giżycku na festiwalu, gdzie wytwórnie miały swoje stoisko i akurat przypadkowo jeden z szefów tej wytwórni był na stoisku. Mm-hmm. I wtedy na przykład była, wiesz, i to w większości były gadki typu, wiesz, ale wy sprzedajecie tych płyt, ale Adam, ty to sprzedajesz, szacun i tak dalej. A ja nie potrafiłem odpowiedzieć na to pytanie, ani powiedzieć tak, nie no, powiedziałem dziękuję. Mm-hmm. Dziękuję, bardzo mi miło, ale... Powiem ci szczerze i możesz się zapytać każdą osobę z mojej wytwórni, która pracuje. Ja nigdy nie wykonywałem telefonu, żeby się zapytać, ty, ile tam się płyt sprzedało. Nie interesuje mnie to. Jesteś mocno odcięty. Nie, po prostu nie interesuje mnie to. Moja muzyka jest dla mnie. Tak? To nie jest inaczej.
Ja nie tworzę muzyki po to, żeby się interesować liczbami. Ja tworzę muzykę po to, żeby mi sprawiała radość. I nie chcę zakłócać tej radości niczym innym. Nie chcę wbić się w fazę myślenia, że kurde, robię tą muzykę po to, żeby zarabiać. Bo to nie jest prawda. To nie jest prawda. Ja nie myślę kompletnie marketingowo. Ja wrzucam na singiel to, co mi się podoba, a nie to, co da mi liczby. I też nagrywam płyty takie, które mi się podobają, a nie takie, które dadzą mi liczby. Bo to tam jest bez sensu. Okej, zdarzyło się, były takie przypadki, że typu życie po śmierci, że to, co mi się podoba, zbiegło się z liczbami, ale to są po prostu przypadki, no. Dobrze, jasne, ale też ciężko mi w to uwierzyć, że Sony, Universal, Warner nie kontaktowali się, nie próbowali. Nie kontaktowali. Naprawdę? Się. Ze mną się nie kontaktowali. Jeżeli się kontaktowali z kimkolwiek z moich menadżerów, nikt mi o tym nie powiedział, znają moje zdanie. Wiedzą, że nie musieli się mnie pytać o to, żeby odmówić. Ale nie kontaktowali się. Okay. A w tym momencie powiem ci szczerze, że już jestem, pewnie wiesz, marketingowo nie stoję na tyle mocno, nie robię popu, żeby się tam, wiesz. Właśnie najbardziej atrakcyjne w tym wszystkim jest to, że ty nie robisz popu, a dalej jesteś popularny. A nie miałeś nigdy kryzysu współpracy? Nie wiem. Nie, z asfaltem? Nigdy nie miałeś kryzysu współpracy? Nie, no w każdym małżeństwie są kryzysy. No. Właśnie. Więc wiesz, to nie jest tak, że nie mieliśmy kryzysów, ale te kryzysy były na bardziej, wiesz, no znamy się jak łyse konie, wiesz, każdy z nas zna swoje wady i zalety. Wiesz, jest przykro, jak ludzie na przykład, wiesz, ja już słyszałem o sobie wszystko, nie? Słyszałem, że gdyby nie Tytus, to gówno bym osiągnął i tak dalej. Słyszałem też, że gdyby nie Adam, to asfaltu by nie było i tak dalej. To nie ma nic do rzeczy. Tak naprawdę, wiesz, nasze konflikty się, wiesz, zbierały z takich sytuacji, że na przykład zagraliśmy koncert. Tytus, który był wtedy moim menadżerem, dalej jest zresztą, nie odbierał telefonu o godzinie pierwszej w nocy, organizator nie odbierał telefonu o godzinie pierwszej w nocy, a hotel był zamknięty na 4 spusty, bo sobie portier poszedł, kurde, do domu, nie? Recepcjonista. I wiesz, dzwonisz do niego, nie możesz odebrać. W końcu, wiesz, udało się jakoś, nie wiem, wydzwonić kogoś z tego hotelu, że ktoś przyjechał, otworzył nam ten hotel, a następnego dnia była awantura, no wiadomo, nie? A był moment, że mogliście się rozstać? Nie. 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 Ty dzisiaj jesteś współwłaścicielem asfaltu, bo... Nie jestem. Bo krąży dużo, masa takich. Nie jestem, nie jestem. I to jest też bardzo dziwne, że ludzie myślą, że jestem w ogóle decyzyjny, jeżeli chodzi o politykę muzyczną asfaltu. Nie, nie jestem współwłaścicielem. Nie mam tam nic do gadania. Nigdy się też nie chciałem mieć niczego do gadania. Nigdy się w nic nie wpierdzielałem. Nie ja podejmowałem jakiekolwiek decyzje. Moim zadaniem, jedynym i wyłącznie, które mnie interesuje i które sprawia mi radość, to jest tworzenie muzyki. I chciałbym tutaj jakby od razu też wszystkim powiedzieć, Asphalt Records nie jest tą wytwórnią, której jestem współwłaścicielem, właścicielem, ani kurde, jestem tam po prostu zwyczajnie muzykiem, który wydaje tam płyty. Tytus jest osobą, która we mnie pierwsza uwierzyła w roku 99. Bo się poznaliście w Warszawie. Poznaliśmy się w Warszawie, ale ja wtedy w ogóle, wiesz co, podbiłem do niego, w ogóle z nim, o nim nie gadałem, byłem, wstydziłem się mu pokazać cokolwiek. Czyli ten koncert Fisza to było pierwsze takie spotkanie? Pierwsze takie, że Marcin usłyszał, że ja rapuję, było pierwszym takim, to było na tym koncercie Fisza w Forum Fabrikum. Tak, było to jeszcze tak, Forum Fabrikum. I wtedy ja sobie dla jaj rzuciłem do Tytusa, kurde, powiedziałem to sobie 2 miliony razy. Tak. Dla jaj sobie rzuciłem do Tytusa, a tak, jak ci się podobało, to wydaj mi płytę. On dla jaj sobie rzucił, to podeślij mi demo, a ja dla jaj mu podesłałem demo, a on dla jaj wydał. Masz dobre poczucie humoru, szczerze. Patrząc na to z perspektywy czasu, to ten dowcip ci nieźle wyszedł. To jest całkiem śmiesznie się, kurde. Widzisz, takie miały być jaja, wyszło Faberge. Ale to jest całkiem niezłe. A kiedy ta relacja, bo ona się urodziła, ona już jest przyjaźnią z Tytusem? Tak, oczywiście. Jestem, wiesz, ojcem chrzestnym jego najmłodszej córki, więc... Więc to już... A to tak zawsze zmierzało w tym kierunku, czy raczej to był przez nie, długi czas? Nie, zawsze było przyjaźń. Okej, okay, bo zastanawiałem się. Mimo też tego, że wiesz, i Marcin jest ciężkim człowiekiem, bywa bardzo w kontaktach i ja jestem czasami ciężki, jesteśmy uparci obaj. To nigdy nie mieliśmy żadnych, wiesz, fajtów, takich większych wojen i tak dalej. I też, wiesz, podobało mi się nastawienie Marcina do tego, że Marcin, wiesz, zawsze wydała muzykę, która mu się podoba i... Nawet jeżeli, wiesz, stwierdziłem, że z jego gustem coś się stało, to dalej, wiesz, nie uważałem się za osobę kompetentną, żeby mówić, ponieważ dyskutowanie o gustach muzycznych to jest jak dyskutowanie o kolorach i przekonywanie kogoś, że niebieski jest fajniejszy niż zielony, a czerwony to już w ogóle jest fajniejszy niż zielony, a żółty to... Nie, no, na żółtym to da się zbudować po prostu. Nie, no na żółtym to...
A szczególnie na nowym kolorze. No nie, no nie, no po prostu wiesz, ja stary, dopingowałem wszystkich tych, wiesz, i trzymałem kciuki za Taco, i trzymałem kciuki za O Co Chodzi, zresztą O Co Chodzi bardzo mocno, bo uwielbiałem i uwielbiam dalej, wiesz, jego stylówę na nawijkę i tak dalej. Świetnie się też rozwinął. Tak, i to jest, wiesz, to są, wiesz, tak samo, wiesz, bardzo, bardzo kibicowałem Taco, wiesz, w efekcie tam, wiesz, były takie rzeczy, że, wiesz, że tam, to ja wiem, że Taco odebrał jakby refren monochromu do siebie, że wiesz, że zmienili monochrom na róż, nie? I tak dalej, ale broń Boże, no, nigdy w życiu o nim nie myślałem, wiesz, bo dla mnie jest to świetny, świetny tekściarz i wiesz, i podziwiam go za jego erudycję i też przede wszystkim widać, że chłop skończył dobre szkoły, nie? Widać, że chłop jest wyedukowany i z niejednej książki litery żar. A o co chodziło z współpracy z Sebastianem? Sebastian ma bardzo dużo żalu do Asfaltu. Nie wiem, bo to już współpraca między Sebastianem a Asfaltem. Ale ty mu dałeś taki street credit, bo ty tam miałeś... Nie, ja mu dałem numer telefonu do Tytusa, tylko i wyłącznie. Ale on mówił o tych bitach, które miały być... Nie, słuchaj, patrz. Dla mnie każdy... Przede wszystkim od tego trzeba zacząć. Byliśmy na jakieś tam, nie wiem, dałem się namówić Marcinowi, żeby pójść na jakieś tam rozdanie empików. To jest miłe, bo to jest nagroda za to, że ludzie kupili swoją płytę i że akurat w danym roku tej płyty sprzedaje się najwięcej i tak dalej, i tak dalej. Było to tyle śmieszne, że do dziś mają ze mnie bekę, że jestem polską Adele, bo sprzedałem więcej od nich płyt. Po prostu i się też gabarytami zgadzaliśmy, nie? Bo teraz ona schudła i... a ja nie. I... To bardzo zbieżne, bardzo. Nie, no po prostu wiesz co, to jest właśnie fajne, że wśród moich przyjaciół cały czas jest niekończąca się beka po prostu z tego, nie? I po prostu cały czas dostrzegamy jakieś absurdy po prostu tego rynku fonograficznego i tak dalej. No i tym absurdem rynku fonograficznego było spektakularny sukces, który jakby wszędzie tam głosiło Asphalt Records i tak dalej, Życia po śmierci. Ja do końca nie wiem, bo nie śledziłem tego, nie interesowało mnie to. Mnie interesowało bardziej to, że po Życiu po śmierci odczułem w sobie wielką pustkę i nie byłem w stanie przez długi okres czasu niczego napisać. I jakby czułem takie, wiesz, po prostu wypalenie, że się podzieliłem tą historią i to był mój błąd, bo w sumie po cholerę ja to zrobiłem. Wiesz, potem usłyszałem, że tam, wiesz, niektórzy raperzy, wiesz, jakiś tam raper powiedział, że wiesz, zrobiłem karierę na płucu, nie? I... To Mes? Bo to Mes coś takiego podobnego powiedział, że... A chyba Mes, ale nawet, no, nie ma znaczenia, nie? To nie ma znaczenia, kto to powiedział, ale w każdym razie, wiesz, no, nie mam żalu, no. Ktoś na czymś musi zrobić karierę, no. Niech to będzie moje płuco. Więc wiesz, ja, broń Boże, wiesz, ja mam taki do siebie dystans, jeżeli chodzi o muzykę, że nie jest w stanie nikt mnie zranić, jeżeli chodzi mówieniem, na czym ja zrobiłem karierę, na czym nie zrobiłem. Jestem na tej scenie wystarczająco długo i robię to wystarczająco długo, żebym znał wszystkie powody, dla których to robię i jak ja już powiedziałem to dzisiaj parę razy, robię to przede wszystkim dla siebie i dlatego, że to sprawia mi olbrzymią satysfakcję. Czekaj, bo wyszliśmy od Sebastiana, już zahaczyliśmy o Adele. Ale wracając, tak, o chudą Adele. Ale wracając do Sebastiana i na tej oto imprezie po prostu podbiła do mnie jakaś osoba, czy może sobie zrobić ze mną zdjęcie. Zrobiliśmy sobie, ja powiedziałem oczywiście, bo po prostu, kurde, jest to miłe. Cieszę się, że ludzie wolą ze mną robić zdjęcie, niż chcą mi dać po mordzie. I zawsze to mówię, zawsze jak ktoś mnie pyta, czy to mnie nie nudzi, to ja mówię, nie, kurwa, bo wolę, żeby mi ludzie okazywali oznaki szacunku i miłości, niż mnie chcieli napierdalać, nie? Więc jakby uznałem, że to jest jakaś oznaka szacunku. Zrobiliśmy sobie to zdjęcie, po czym koleżanka mojego kumpla, którego tam zaprosiłem, która tam była po prostu z nim, ja nie znałem tej dziewczyny, ty go znasz? Ja mówię, nie, a kto to był? Cukier. Jaki kurwa Cukier? Nie oglądałeś Pitbulla? Nie. Aha, nie znasz tego aktora? Mówię, no nie znam, no Sebastian Fabiański. Mówię, no kurde, no przepraszam cię, no nie znam, no gdyby grał w filmach dokumentalnych, to bym go znał, no ale no nie gra, więc... Kim jesteś aktorem, co gra w filmach dokumentalnych? Jordan był takim aktorem. No, tak, nie, no Jordan jest moim ulubionym aktorem. W każdym razie, wiesz, w każdym razie nie znałem tego gościa, nie? I on potem, wiesz, potem do mnie podbił, ale już wiedziałem od niej, że jest to aktor, tak? Więc to już jakby moja wiedza została ten... Przyznaję się bez bicia, do dzisiaj nie oglądałem żadnego filmu, w którym zagrał, więc nie jestem w stanie stwierdzić, czy jest to dobry aktor, czy nie dobry aktor. W każdym razie, wiesz, gościu przyszedł do mnie i poprosił mnie, żebym mógł przyjechać do mnie do studia i tak dalej. Zgodziłem się na to, bo jakby, no nie wiem, no nie znam gościa,
No to nie, zapraszasz każdego do swojego znaczy, studia. W sensie, wiesz, z rozmowy wydał się, wiesz, osobą oczytaną, wiesz, i tak dalej, więc go zaprosiłem do siebie do studia. No i tyle, no. To jest taki cały mój strict credit, no. Jeżeli to tak działa. To tak działa. Jeżeli to tak działa, no okej, no dobra. A podobało ci się to, co od niego wychodziło w asfalcie? Jest to, szczerze powiedziawszy, tego, co już asfalt wypuścił, to w tym nie maczałem w ogóle palców. Mm-hmm. I w tym nie brałem w ogóle udziału. Ja jakby byłem w tym momencie, kiedy... Ja byłem jakby łącznikiem między street kredytem a asfaltem. To, może inaczej. Ja byłem tym stemplem na kopercie, a potem ona już poszła dalej do rozdzielni, trafiła do asfaltu i asfalt to wysłał dalej, nie? Ale ja nie miałem udziału przy tworzeniu tej płyty. Mm-hmm. Nie nagrałem ani jednego kawałka jako realizator dźwięku. Nie stworzyłem ani jednego bitu na tą płytę. A to nie było tak właśnie, z tego co pamiętam, ale nie daję sobie uciąć głowy, że Sebastian na początku nagrywał na twoich bitach, a potem te bity się zmieniły? Były kogoś innego? Znaczy wiesz co, na początku nagrywał na moich bitach, bo nie miał żadnych innych, no. Mm-hmm. Więc był skazany na te bity, no. Ale potem bo przyjechał do mnie studia, powiedziałem daj bity, a on powiedział, a ty masz jakieś? No i nagrywał na moich bitach, no. Mm-hmm. Ale wiesz co, no, serio, ja ci coś powiem, nie? Z perspektywy czasu uważam, że to był zmarnowany czas twórczo, bo jakby do niczego się nie przysłużyłem, tak? Ani wiesz, on też jest osobą, której ciężko jest zwrócić jakąkolwiek uwagę, więc jakby też miał bardzo ściśle określony swój jakby swoją trasę w tej oto profesji. Mm-hmm. A ja nie należę do osób, które wiesz, ja mam swoją muzykę do tego, żebym sobie w niej kombinował, a nie czyjąś, żebym tam grzebał, nie? W sensie nie będę nikomu narzucać swojego zdania, bo każdy ma prawo do reprezentowania swojego stylu i to jest chyba w tym najpiękniejsze, że gdybyśmy wszyscy robili muzykę jak, nie wiem, Adele, no to nie byłoby sensu słuchania Adele, nie? Ani reszty. Mm-hmm. Tak samo jakbyśmy wszyscy robili rap jak Ostry, no to kurde, to było totalnie nudne. A tak to jest jeden Ostry i niech sobie będzie jeden Ostry. Jest jeden Sebastian, jest jeden tego, no wszyscy, wiesz. No. A spodziewałeś się kiedyś, że rap będzie tak popularny, jak jest dzisiaj? Wiesz co, spodziewałem się, że będzie inaczej, on już był tak popularny jak dzisiaj, tylko w latach tam 2004, 5, 7, 8, tylko nie był tak skomercjalizowany. Nie przypuszczałem, że dopuścimy do tego, żeby kiedyś ta kultura hip-hop się tak skomercjalizowała, w sensie, wiesz. Oczywiście mnie też zarzucają, że robię kursy dla raperów i tak dalej, tylko że, wiesz co, ja nie wiem, czy wypominanie komuś, że się dzieli wiedzą, jest akurat w porządku. Nie? Znaczy, wiesz co, do kursu na pewno chciałem przejść, ale ja czytałem o tym kursie, nie przechodziłem jego, ale on zbierał też dużo dobrych opinii, tak szczerze powiedziałem. Znaczy, nawet... wiesz co, bo ten, kto przeszedł kurs, to wie, że tam nie pierdolę głupot, nie? I powiedział właśnie, że tam czytałem kilka recenzji, jak coś, więc to nie jest tak, że biorę to z jednej recenzji, ale że jest dużo takich insiderskich rzeczy, na które człowiek jeszcze nawet nigdy nie patrzył w ten sposób. Że optyka twoja w tym kursie jest zupełnie inna, ale to... Wygląda niestety przez to, że robią kursy, nie wiem, Freeze zrobił kurs, jak zostać najlepszym youtuberem. No dobra, ale posłuchaj, Timbaland zrobił kurs dla producentów w Stanach. Mhm. Rozumiesz, to nie wiem, czy u nas nie było idola przypadkiem dla raperów jakoś 10 lat temu? Tak. Gdzie było normalnie tego i to nie wiem, to gdzie wtedy ci wszyscy raperzy byli młodzi, którzy się pultają teraz o to, że jestem Arlekinem i tak dalej. A, to Oki. A no tak, no akurat Oki, ale no to wiesz, nie ma znaczenia, no. Mhm. Nie ma znaczenia, czy tam Oki, czy kto inny. To nie ma znaczenia, po prostu ja uważam, że jest taka sytuacja, nie? Nikt z raperów, którzy się czują jakby mocniejsi ode mnie, mnie nie zaatakował o to. Zaatakowali mnie tylko ci, którzy dopiero byli na początku swojej drogi. I ci, którzy mogli zyskać coś, atakują tak, ciebie. No, tak działa ta scena. Atakujesz wtedy, kiedy wiesz, że możesz zyskać. To jest marketing. No, ważne, żeby o tobie mówili, więc akurat fajnie było mnie nazwać Arlekinem. To mnie nazwał Arlekinem, no. A kto ci podpowiedział o tym pomyśle z kursem? Bo jeżeli mówisz o tym, nie, że słuchaj, pojawiła się taka propozycja. Słuchaj, jeszcze wracając do Arlekina. Ja jestem Arlekinem. Tak, moja praca polega na tym, że jestem Arlekinem. Bo hip-hop polega na wyszydzaniu, błaznowaniu i tak dalej. Nie jest to muzyka klasyczna, gdzie siedzimy w filharmonii, kurde, w garniturach albo w operze, kurde, i słuchamy poważnego dzieła stworzonego przez poważnych twórców, które często przybiera formę Allegra sonatowego. Taka jest prawda. Nie ma żadnego utworu hip-hopowego, który ma formę Allegra sonatowego. Niestety. Kto ci podsunął pomysł z kursem?
Nikt mi nie podsunął pomysłów kursem, po prostu odezwali się do mnie ludzie, którzy to nagrywali i powiedzieli, że robią, że ten kurs będzie też dla aktorów, youtuberów i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, no ja nie uważam, żeby było coś złego w byciu youtuberem, nie? Mm-hmm. To jest ta sama firma, która robiła kurs Freeza? Nie wiem. Nie mam pojęcia, bo nie myślałem o tym, żeby zostać youtuberem, więc nie przeszedłem kursu Freeza. No dobrze, ale to ale... jakby firma, która przyszła z pomysłem, tak? Tak, przychodzi do ciebie, nie, bo to wiesz, to w ogóle był młody człowiek z mamą, którzy stwierdzili, że to zrobią. Więc to nie była jakaś, wiesz, koncern i tak dalej. No i tam, wiesz, po prostu, nie wiem, no stary, żeby było śmieszniej, wiesz, no stary, ja z tego kursu nie mam tak, wiesz, że ktoś płaci za ten kurs, wiesz, to tam podaje chyba 300 zł kosztuje, nie? To nie jest tak, że ja z tego mam, wiesz, 150, czy tam 200. 300, czy proste. Tam 300, nie? Nie, ja z tego nic nie mam. Bo ja się zdecydowałem na to, że, wiesz, ustaliliśmy jakąś tam stawkę na początku, która no, była, nie była wysoka w każdym razie. To była po prostu... Podejrzewam, że bardziej by mi się opłacało w tym czasie zagrać koncert. O, tak to ujmę, nie? Jeżeli bym patrzył na to finansowo. Mm-hmm. Tylko widzisz, ja uznałem coś takiego, że kurde, no nagrałem ponad 20 płyt. Chyba mogę się podzielić tą wiedzą. Mm-hmm. I jeszcze raz, to nie jest kurs dla raperów, jak mają zostać raperami. To jest kurs dla tych ludzi, którzy na przykład, nie wiem, są w takim środowisku, że nie mają się kogo podpytać, nie mają tej jakby, nie wiem, zmysłu spostrzegawczości. Rozumiesz, że i chcieliby jakby się dowiedzieć czegoś więcej. Wiesz, ludzie lubią zadawać pytania. To tutaj mają te odpowiedzi. I ja chciałem jakby z mojej strony przybliżyć im, jak wygląda ten zawód, co mają robić, na co zwracać uwagę, jakie są ważne elementy tego zawodu, czym jest, nie wiem, panowanie nad głosem, czym jest emisja głosu, czym jest, wiesz, no różne takie rzeczy, o których ludzie sobie nie zdają pojęcia, ale które są bardzo ważne, bo jeżeli załóżmy, nie wiem, grasz 10-12 koncertów w miesiącu, to jeżeli nie będziesz panować nad swoim głosem, to po pierwszym już zadrzesz w głos i nie zagrasz tego drugiego, a masz jeszcze przed sobą, nie wiem, 11 do zagrania, nie? Więc jakby wiesz, no poza tym, widzisz, ja to zrobiłem z idei, no, po prostu z idei, no, ale z reguły jak coś robi z idei, to potem, wiesz, ludzie się nie zgadzają z ideą i, wiesz, no, nie, wiesz co, mnie nie boli to, że jakby, wiesz, raperzy tam się, wiesz, putali. Mnie boli to, jeżeli ktoś tego kursu nie przeszedł, nie widział i po prostu daje swoją opinię na zasadzie, o, cytrynowe, niedobre. No dobrze, a pomyślałeś sobie kiedyś o tym, że mogłem tego nie robić? No jeżeli nie, oczywiście, że nie. Nie widzę nic złego w tym, że się dzielisz wiedzą. Wiesz co, jak gdybym, nie wiem, zamieścił swoją mordę na puszce, kurde, jakiegoś napoju, to bym się czuł źle. Rozumiesz? Bo ktoś ten napój pije, zgniata i wrzuca mojego ryja z tą puszką do kosza. A to jest dzielenie się wiedzą. Czymś, co moim zdaniem jest bezcenne. Doświadczeniem. Wydaje mi się, że po 20 płytach mam prawo stwierdzić, że mam jakąś wiedzę, jakieś doświadczenie, którym mogę się podzielić, nie? Na pewno nie odważyłbym się na taki kurs, gdybym miał nagrane 3 płyty, albo 4 płyty, albo 5 singli. To jest bez sensu, no. Nie wiem, czy widziałeś, że Vini teraz robi taki kurs. No i zajebiście. A dzwonił do ciebie skonsultować to? Nie. A po swoich doświadczeniach odradzałbyś, czy doradzał? Nie, ja uważam, że każde dzielenie z wiedzą jest super. To mamy odradzać każdemu nauczycielowi chemii na uczelniach wyższych, żeby nie dzielił się przypadkiem wiedzą o chemii, bo go będą ludzie cisnąć? To jest bardzo dobry przykład, ale pokazujący, no bo też, ale wiesz, ten kurs Winiego nie spotkał. Ty, stary, skończyłeś Politechnikę, broń Boże, tam nie pracuj, bo cię będą cisnąć. Podzielisz się z tym, jak stworzyć samolot, to nie. Jaka jest konstrukcja, jak działają teorie fizyki i tak dalej, żeby było siła nośna i skrzydło się unosiło. Nie, nie mów tego nikomu, bo cię będą cisnąć. To jest bardzo trafne porównanie. Tylko wiesz, na tym to polega. Powiedziałeś tylko, że widzisz... o sobie, który wydał 20 płyt i teraz konfrontujemy to z Winim. No Wini wydawał płyty, ale teraz i konsultuje na przykład, znaczy, to, jak rapować. Ale on mówi o rapowaniu, czy... Też jest rapowanie. Tam jest wszystko. Tam jest dużo, dużo, dużo więcej. Słuchaj, Wini ma doświadczenie jako wydawca. I jako producent. Płyt, ale nie producent w sensie beatmaker, wiem. Ani nie producent muzyczny. Po prostu producent wykonawczy płyt. Jeżeli jest w stanie się podzielić tą wiedzą, uważam, że to jest bardzo dobra, merytoryczna wiedza i dobra osoba, która może ci o tym opowiedzieć. Ale jako raper może ma trochę mniej do powiedzenia. Znaczy, bo on korzysta z innych ludzi. Doświadczenia. Ale też biorąc pod uwagę ilość raperów, z którymi współpracował, ile płyt wydał jako 100%, 100%,
wiesz, no, jeżeli on się czuje na tyle mocny i posiada taką wiedzę i ta wiedza jest ciekawa, to czemu nie? Mhm. No mówię, tam jeżeli chodzi o rapera, to na pewno jest Mops, który opowiada o tym, jak rapować, jak przyspieszać, jak to robić, więc też Vini po prostu mocno posiłkuje się innymi ludźmi. Wiem, że jeżeli chodzi o produkcję, no to zobacz, no to słuchaj, no to jest jeszcze większy szacunek dla niego, że zdaje sobie sprawę z swoich braków doświadczenia i zatrudnia do tego inne osoby, które mają to doświadczenie w danej dziedzinie większe. To świadczy tylko jego dorosłości i podejścia do tematu, no. Jak najbardziej. Ty nigdy nie gryzłeś się w język. Ponosiłeś kiedyś tego konsekwencje? Nie, nigdy mnie język nie bolał. A tak serio, no atakowałeś polityków, może nie, że atakowałeś. Nie, no pewnie, że ponosiłem jakieś konsekwencje. No to jakie to były konsekwencje? No CGM to mi ciśnie do dzisiaj. I co ci ciśnie? No że wiesz, nawet dzisiaj w Primo Aprilis. Wiesz, zrobiliśmy sobie żart z młodą Leokadią, a oni to łyknęli jak pelikan, kurde, wiesz, że to na poważnie. I już było, najpierw ją cisnął, a teraz nagrywa. Od razu powiem, nie cisnąłem. Nie powiedziałem, ona jest taka, śmaka, owaka i tak dalej. Użyłem, że tak można powiedzieć, w swoim mniemaniu zgrabnej formułki gramatyczno-lingwistycznej, która po prostu powiedziała, że jest typem kobiety, którą się interesują mężczyźni, którzy wolą młodsze dziewczyny. Dokładnie noszą sutannę. Na wysokości. Dokładnie. To też było bardzo interesujące. A dlaczego oni cię nie lubią w takim wypadku? Dlaczego CGM cię nie lubi? No bo nie udzielam im wywiadów. Ale dużo raperów im nie udziela. Wiesz co, przede wszystkim, szczerze, bo nie mieszkam w Warszawie, Warszawa jest pięknym miastem, zajebiście chciałbym tu mieszkać, ale po prostu zwyczajnie nie mieszkam tutaj. No niestety moje życie się pokierowało tak, że mieszkam gdzie indziej. Nie należę do kręgu. Widzisz, u nas większość dziennikarzy lubi bardzo, jeżeli jest im postawiona imprezka, tutaj koksik, tutaj wódeczka, tutaj tego i tak dalej. Nie imprezowałem z nimi, nie stawiałem nikomu koksu, z nikim nie piłem wódki, rozumiesz? Mm-hmm. Nie należę do kręgu ich przyjaciół, a jestem na tyle jakby osobą wyrazistą, że atakowanie mnie może być fajnym clickbaitem. Więc jeżeli oni mają wszystkich tych raperów bardziej znanych tutaj, na miejscu, no to przecież jak się spotkają w klubie, razem wypiją wódkę, razem się nawciągają i tak dalej, to potem mnie jest głupio jego oczerniać, tak? A mnie nie znają, więc jakby sprawa załatwiona, nie będą mieli wyrzutów sumienia, nie? Mm-hmm. No jest to pewnego rodzaju fakt, który słuchaj, istnieje. Słuchaj, ja ci coś powiem, nie? Wiesz, ja przez to, że nie udzielam wywiadów prawie w ogóle, że są wyjątki, które jakby potwierdzają tą regułę, jakby też sobie narobiłem wrogów dużo, no. Wiesz, jeżeli załóżmy, nie wiem, wypowiadam się o takiej osobie to, co myślę, zresztą w większości tym ludziom opowiedziałem prawdę w twarz. Mm-hmm. Jeżeli, wiesz, widzę, że jakiś dziennikarz ocenia płytę, będąc jednocześnie szefem fanklubu tego wykonawcy, no to sorry, no to jest groteska, nie? No i wiesz, no tak samo wiesz, znam sytuacje dziennikarskie, gdzie dziennikarz w jednym portalu ocenia moją płytę negatywnie, a w drugim portalu ocenia moją płytę pozytywnie. I to jest ten sam dziennikarz. Tylko zależy, jaką portal ma politykę i kto za to płaci. I wiesz, ja sobie zdaję sprawę, że to jest po prostu śmiechu warte, tak? Mhm. To jest mniej więcej, wiesz, jak no, dziennikarstwo, no. Po prostu, no wiesz, są... Ja powiem ci tak, podziwiam dziennikarzy, którzy się zajmują, załóżmy, nie wiem, historią, interpretacją, nie wiem, literatury, malarstwa i tak dalej, ale to dalej jest interpretacja. Tak samo dziennikarze muzyczni, którzy zajmują się hip-hopem, to jest też ich interpretacja, ich gust i tak dalej. To tak naprawdę ich zdanie, nie wiem, czy ma jakiekolwiek znaczenie, jeżeli chodzi o ich opinię na temat danej płyty, skoro każdy może sobie wejść na Spotify'a, na, nie wiem, Apple Music czy cokolwiek innego i sprawdzić samemu. I przesłuchać. Albo na YouTube'a i tak dalej i sobie to sprawdzić i samemu sobie wyrobić zdanie, nie? Nie żyjemy w czasach, gdzie, wiesz, posiłkowałeś się recenzją po to, czy, wiesz, wydać 30 zł na płytę, jak to było w 2001 czy 2002 roku, nie? Że to było twoje źródło jakby wiedzy, czy płyta jest fajna i tak dalej. Wiedziałeś, że ten dziennikarz ma zbieżny gust z twoim, a ten wręcz przeciwnie, nie? Mm-hmm. Bo się nauczyłeś metodą prób i błędów i źle ulokowanych 20 zł, nie? Więc to nie ma znaczenia dzisiaj. Mnie denerwuje to, że wiesz, że łatwo dziennikarzom, wiesz, że łatwo dziennikarzom przychodzi, wiesz, jakby... bezpodstawne jakby oczernianie i tak dalej, stwierdzenia, że wiesz, ktoś się skończył, ktoś się zaczął i to nie chodzi o mnie, czy ktoś napisał, że ostro się skończył, czy tam się tego, nie? Tylko chodzi ogólnie. Jeżeli oni mogą zaatakować coś, z czymś nie są związani emocjonalnie, nikim nie postawił imprezy,
kurde, no to to robią, nie? Mm-hmm. Bo nie czują po prostu wobec tego. Czyli to nie jest dziennikarstwo, a interes, biznes. Tak, oczywiście. No jeżeli ktoś uważa, że dziennikarstwo nie jest interesem, no to niech sobie obejrzy TVP i TVN. To jest wielki biznes. Mm-hmm. Kto ci płaci, ten wymaga. No przecież, kurde, wiesz, no oni z czegoś żyją, tak? Przecież im płacą za te artykuły. No to przecież jak ci płacą, to pisz, co uważam, tak? A nie, kurde, wiesz, okej, okay, są też dziennikarze, co wiesz, będą uważali, że są, wiesz, że zawsze będę pisać to, co ja uważam, mm-hmm, i tak dalej. Nie? Ale z tego, co zauważyłem, to każdy z nich ma swoją cenę. Nie? Dariusz Rosiak tak też trochę działa na zasadzie, że ludzie mu płacą na Patronite i jest niezrzeszonym dziennikarzem, tak, z żadną stacją i przez to po prostu... Ale tak, ale to są, wiesz, wyjątki. Tak, tak, no jasne, że tak. Ale jeżeli ktoś uważa, że w przemyśle muzycznym dziennikarstwo działa inaczej i że ci dziennikarze nie są ci związani z tą wytwórnią, a ci z tą, albo ci z tym artystą, a ci z tamtym, to się w grubym błędzie. Dobrze, teraz też to wypikam, ale przecież Marek miał sytuację, że po prostu sprzedawał swoją i to został oczywiście wskazany. Oczywiście, nawet znam osobiście osoby, które poszły tam zanieść mu, wiesz, muzykę i usłyszały, wiesz, cenę. I wtedy, wiesz co, powiem ci więcej, ten mój znajomy, słuchaj, usłyszał cenę i wtedy powiedział, dobra, jak my osiągniemy sukces bez ciebie i będziesz musiał to puścić, on mówi, to wtedy ja do was przyjdę. To wtedy ja wam zapłacę. I tak było. Tak było, słuchaj, żebyś był na powerplayu w radiu i tak dalej. Dlaczego moja muzyka nigdy nie była na powerplayu? Raz, że nie jest radiowa, to jest, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że wiesz, jakby też nigdy nie, wiesz, no, to jest tak, to jest to, co istnieje wszędzie. Jest płatna promocja. Od płatnej promocji zależy wiele rzeczy. Między innymi to, czy puszczałem w radiu, ale jeszcze jedna rzecz. Jeżeli ktoś myśli, że na przykład płatna promocja nie działa na Facebooku, Instagramie, na YouTubie i tak dalej, jest w błędzie. Tak, płatna promocja robi różnicę. Przecież na tym zarabiają zresztą sieci streamowe. No tak, tylko i wyłącznie tak naprawdę. No tak, no jeżeli chcesz, wiesz, to jest... Dzisiaj muzyka jest stała, przebrała twarz produktu, takie jak masło, no. Jeżeli chcesz, żeby było twoje masło popularne, musisz zapłacić za jego reklamę, no. Trochę niepokojące, ale niestety tak jest, ale bardziej niepokojąca jest inna rzecz. Sztuczna inteligencja. Dzisiaj jest program, któremu powiesz, że potrzebujesz tekst rymowany taki i taki o tym i o tym i on ci pisze. Normalnie. A to ja uważam, że to może być duży przywilej, patrząc na raperów młodego pokolenia. Znaczy nie, no słuchaj, nie. Bez sobą, właśnie, to ja chciałbym tutaj zerwać, bo jest taki stereotyp, że ja ponoć, wiesz, nie lubię młodego pokolenia i tak dalej, nie? Znaczy nie, z punktu widzenia, wiesz, dorosłego człowieka, tak, nie jestem pedofilem i nie lubię młodego pokolenia. Ale nie podajesz ręki Jacksonowi. Tak, ale wiesz co, chodzi o to, że nie podaję mu dlatego, bo nie jest, wiesz, nie uważam, żeby jako człowiek na to zasłużył. Po prostu uważam, że jest złym człowiekiem, mm-hmm, nie? I po prostu paru moich znajomych spotkało z jego strony po prostu wyjątkowe chamstwo i po prostu, no nie wiem, no nie, uważam, że nikt z nas nie ma prawa aż tak gwiazdożyć. Mm-hmm. Młode pokolenie. Chodzi tak o to, że wśród młodego pokolenia masz ludzi, którzy są zajebistymi raperami, zajebistymi ziomkami i masz też tych, którzy są trochę gorszymi ziomkami i troszeczkę gorszymi raperami. Mm-hmm. Masz też takich, co są zajebistymi raperami, ale słabymi ziomkami, a masz też takich, którzy są zajebistymi ziomkami, ale słabymi raperami. Bo chodzi o to po prostu, że jeżeli chodzi o to pokolenie młode, które jest teraz, niczym się nie różni od tego pokolenia, które było młode w moich czasach. No, wszyscy byliśmy tacy sami. Tylko po prostu, wiesz, jakby jest przełożenie z czasów, no wiadomo, czasy się zmieniają, stary truizm, który zawsze jest aktualny, nie? Więc świat się zmienia, czasy się zmieniają i po prostu musisz to przełożyć i dopasować dokładnie do tej cyfryzacji czasów, które mamy teraz, bo my jednak jesteśmy z czasów analogowych, patrząc na to, jak to wygląda teraz. No dobrze, ale zacząłeś od tej sztucznej inteligencji. Chodzi o to, że dzisiaj masz program, który tworzy muzykę za ciebie, musisz tylko po prostu powiedzieć, jaki chcesz styl muzyki, jaki rodzaj, jakie instrumenty i tak dalej. Tak będzie chyba wyglądała nasza przyszłość. No niestety, i to jest przerażające, dlatego ci powiedziałem, że są rzeczy bardziej przerażające. A jak zaczepiałeś Young Leosie, czy tam Kizo, czy Oliwkę? Nie zaczepiałem. To jest, wiesz, to tak samo. To jest, wiesz, ludzie mówią, pojechałeś po Kizo. No nie pojechałem. No gdzie? No nie pojechałem, słuchaj. Spropsowałem jego batony, kurde. Robi zajebiste batony, kurde. Uwielbiam wpierdzielać ten syf, nie? Ale wysłał ci? Bo powiedział, że wyślę. Nie wysłał. Nie wysłał. A to jest świetna odpowiedź ogólnie. Jak zobaczyłem, jak Kiz odpowiedział, to się uśmiechnąłem, bo to jest bardzo taka... Ale nie wysłał. Patryku, czekam na batony. Mordo moja kochana. Wiesz, co jest najśmieszniejsze? Ja lubię tego gościa i w ogóle, wiesz, nie miałem zamiaru go obrażyć, ale uważam, że zrobił lepsze batony niż rap, no. A oni zresztą jak było, bo teraz jestem ciekawy. Ale zresztą sprzedaż batonów, porównując do sprzedaży płyt, również o tym świadczy, że jednak batony poszły lepiej.
Na pewno, ale to jest bardzo ciekawe. Ogólnie Kizo to jest bardzo ciekawy przypadek w polskim rapie. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o produkcję i to wszystko dookoła, co jest dookoła niego, jest naprawdę niesamowicie mocne. Nie, no kurde, wiesz, no ktoś z głową na karku to zrobił, okej, no. A jeżeli chodzi o robienie rzeczy z głową na karku, to bardzo mi się to podoba. Wiesz, ustalmy od razu, że on se zdaje sprawę pewnie z tego, że robi muzykę popularną i wiesz, i tutaj jakby nie ma się no co... No ja, Kizo był u mnie i powiedział, że on nie chce robić rapu. No właśnie, no to wiesz, no to jakby tutaj nie wiem, w czym jest problem, nie? Wiesz, tak nie, ja tam nie zarapowałem. Kizo, sorry, twój rap jest chujowy, lepsze wyszły ci batony, tylko zarapowałem. Kizo, sorry, lecz od rapu lepsze wyszły ci batony. Nie określiłem jakości jego rapu. Określiłem to, że batony są lepsze, no. Tak samo, nie jest to zaczepka dla Janklosi, tylko jak ci powiedziałem, ona po prostu idealnie się wpisuje. Poza tym, że ukradła cały swój imidż pewnej wykonawczyni ze Stanów Zjednoczonych, łącznie z twarzą, bo nie, no one są identyczne, nie? Ale to musisz rozpoznać, kto to jest. Niech sobie ludzie sami dojdą. Nie można wszystkiego zostawiać dopowiedzianego, nie? Rzecz w tym, że ja do nich nic nie mam. Po prostu ona ma taką urodę, a nie inną, która idealnie po prostu, wiesz, ona ma 25, nie wiem, mniej. Ile lat? Czy 23? Mniej. Ale zobacz, samo to, jak wygląda potem, nie, mniej, mniej, mniej. Wiesz, chodzi o to po prostu, sprawdzasz, ile ma lat. Nie wierzę. No, bo jestem ciekawy. Ciekawy jestem. Ty. Trafiłem? 24. Prawie, zobacz, 26. Ale zobacz, już twoje mniej idealnie się wpasowuje w to, co chciałem powiedzieć. Ona ma urodę dziecka. Idealnie wpasowuje się w profil akurat ludzi przebranych za Batmanów, no. A to teraz do Malika już bijesz? I do tego nie, Boga. Nie, tam nie bije do Malika. Wystawiłeś idealnie. Nie. Człowieku, jeszcze będzie tutaj z klamką mnie ścigać. Nie bije do Malika. Nie, on teraz w McDonaldzie po blatach biega. Nie widziałem. Przepraszam, ja nie jestem w temacie zupełnie. Ja wiem, że... Tak, grał TikToka i skoczył na blat. Aha, dobra, okej. Okay. No i był krytykowany za to. Okej, okay, no jeżeli się je na te, to taki, co się je na nim. No to okej, okay, no nie fajnie, no. Ale no... Słuchaj, nie wiem, ja no się dobrze. Nie orientuję w tym. Słuchaj, nie mam TikToka zainstalowanego, nie mam Instagrama zainstalowanego, nie mam zainstalowanego Facebooka. Moim jedynym łączem ze światem jest Google. A jeżeli chodzi o Instagram i media społecznościowe, to zarządza ci tym ktoś inny? Wiesz co, tak. Mam swojego przyjaciela, który mi pomaga to prowadzić i jeżeli ja chcę coś zamieścić, to wrzucam zdjęcie. Po prostu wysyłam mu zdjęcie, on to tego... Co prawda jest leniem i czasami mu się nie chce wstawić, a czasami stawia za dużo, czasami w ogóle znika na 2 tygodnie i nie mogę się do niego dodzwonić, ale rzecz w tym, że wiesz, no serio, ja do tego podchodzę, wiesz, na luzaku, no. No dobrze. Tak, wiesz, ja jestem, słuchaj, jestem totalnym marketingowym amatorem, nie? Ja sobie zdaję sprawę, że prawdopodobnie, wiesz, gdybym oddał swój wizerunek do agencji reklamowej, ona by mi wymyśliła, kurde, cały w ogóle na pomysł na mnie, ale jak ja słyszę, że dzisiaj każdy musi mieć pomysł na siebie, to mi szlak trafia. Nie możesz być po prostu sobą? To znaczy, że ty jako ty masz tak mało do zaoferowania, że musisz przybierać imidż, jakiś, wiesz, cudzą twarz? Słuchaj, miałem taką bardzo ciekawą historię. Zadzwonił do mnie nieznany numer. Normalnie nie odbieram, ale coś mnie podkusiło, bo była śmieszna konfiguracja liczb, więc odebrałem, nie? I słyszę, że tam, wiesz, sorry, bo ja tutaj mam telefon, nie powiem ci od kogo, bo nie mogę, nie będę 60, ale wiesz, ja zrobiłem taki kawałek, ja jestem na co dzień, wiesz, wiesz, tutaj jestem bardziej influencerem, tego youtuberem, ale wiesz, ja taki nie jestem jak na imidżu, bo to jest, wiesz, bo to jest moje alter ego, co jest w internecie, to jest wykreowana postać, żeby, wiesz, bo dziewczyny to lubią i tak dalej, więc ja taki nie jestem, ja jestem normalnym ziomkiem, oceń mój numer. Dobra, no to podsyłaj, nie? Podesłał. Odpowiedziałem, że słuchaj, no wszystko spoko, fajnie, wiesz, tam... Ja bym spróbował to się nauczyć tak, żebyś to zarapował na raz, bo akurat to był taki tekst bardziej klasyczny, nie? Że słychać tutaj, wiesz, że tutaj masz cięcia tego i tak. No jakieś takie uwagi po prostu, normalne po prostu uwagi, ale tak to ogólnie fajnie, wszystko spoko, wiesz, rób to dalej, trzymam kciuki i tak dalej, nie? No już się nie odezwał, ale wiesz, potem myślałem, że to jakiś prank, kurde, i tak dalej, ale nie usłyszałem, nie doszło do mnie, mój żaden syn nie usłyszał tego pranka z żadnego tam kanału YouTube'owego czy tamtego, więc po prostu rzeczywiście ta osoba chciała mojej opinii i
też mówił, że wiesz, jego ojczym tego nie słucha, dlatego wiesz, dlatego też do mnie zadzwonił, że zależy mu na tym i tak dalej. Nie, no był miły, sympatyczny. No dobra, ale kto to był? Ale nie mogę ci powiedzieć, bo są prywatne rozmowy. W każdym razie, co mnie uderzyło? To, że gościu powiedział, że wiesz, to było śmieszne, bo on powiedział mi, wiesz, Adam, jak coś, to ja ci mogę dużo pomóc, bo ja mam tyle i tyle followersów, wiesz, ja ci mogę wskrzesić, mogę ci tego i tak dalej, nie? Ja tak, wiesz, no, nie, no to było... Taką, miałem taką rózgę galopu. Nie, no zajebiście, nie, to było mega miłe, bo on mi mówił, wiesz, ja cię, słuchaj, wiesz, ja cię wiesz, ja ci pomogę. Ja jeszcze będą z ciebie ludzie, nie? Wiesz, ale jak wejdziesz do mnie... Ale obiecujesz mi, że to są te słowa? Tak, ale jak wejdziesz na Instagram, to tam nie patrz, bo wiesz, ja mam taki troszeczkę takiego, wiesz, zniewieściałego, taki, wiesz, trochę jestem taki ten, wiesz, ale to wszystko, to nie jestem ja. To jest wszystko, wiesz, to jest mój image dla dziewczyn, bo dziewczyny to lubią. Rozumiesz? I ja mówię, kurde, wiesz, tak skończyliśmy gadać i ja do mnie dotarło, mówię, Boże Święty, w latach 90. było takie określenie pozer. Mhm. Jak ktoś był pozerem, czyli udawał kogoś, kim nie jest, to był po prostu jebany przez całe osiedle. Nie miał szacunku. Po prostu był centralnie fejkiem, tojem, no nie wiem, no po prostu był gamoniem, nie? A dzisiaj, jak jesteś sobą, jesteś gamoniem. Bo każdy szanujący się przedstawiciel influencerki, youtuberki, rapu, kurde, nie wiem, malowania językiem po śladkach, kurde, każdy ma swój image, nie? Każdy nie pokazuje siebie. Tylko pokazuje swoje alter ego, swoją wymyśloną postać. Każdy odpierdala jakąś rolę. Żyjemy w świecie, kurwa, odpierdalania ról. No, dramat, nie? Mhm. I to nie jest wniosek tylko po tej rozmowie, ale ta rozmowa jakby była taką kroplą, że się mleko rozlało, nie? I wiesz, zwróciłem uwagę na to, jak się ludzie zachowują i też jakie jest podejście też artystów do fanów dzisiaj. Ja nie uważam swoich fanów za swoich fanów. To są moi przyjaciele, to jest mój pracodawca. To jest najlepszy pracodawca na świecie. Oni dają mi możliwość realizowania siebie. Przez 20 lat dostałem od nich tyle, że od nikogo w życiu tyle nie dostanę. Rozumiesz? Oni stworzyli moje życie. Oni stworzyli wszystkie, oni spełnili wszystkie moje marzenia. Oni pokazali mi... dużo. Nie, ja im nic nie dałem. Ja im dałem tylko muzykę. No ja im dałem coś, co i tak bym bez nich robił. A oni wynieśli ją na piedestał i powiedzieli, tak, to jest ten. Kurde, stary, ja nie uważam, że to jest ten. Ja wstaję rano, patrzę w lustro i widzę krzywego ryja, kurwa, i nie mogę uwierzyć, że ktoś to kupił, nie? Rozumiesz, że ktoś, kurde, patrzy na tego ryja i uważa, że lubię tego gościa. No ale zobacz, ale cała rozmowa pokazuje to, że ja na przykład słuchając twojej muzyki od, nie wiem, 10, 12 roku życia, uważam, że się nie myliłem. Nie, no bardzo mi miło, jeżeli, stary, to jest ale zobacz, miło, ale nie, nie wprowadzaj mnie w zakrępowanie, no kurwa, no tutaj wiesz. No. Skrępować możemy i po prostu wrzucimy do rzeki. Ale... I do Wisły. Tak. Ale popatrz sobie na to, opowiadasz o tym, że kochasz muzykę, że nie robisz tego dla popularności, wywiady traktujesz tylko i wyłącznie w formie obowiązku, że czasami po prostu... No tak, no bo jest jakaś forma obowiązku. Czasami musisz iść, patrzysz na ludzi jak na przyjaciół, ty się dziwisz, że nie zakochali się w twojej twarzy, tylko w twoim sercu. Podchodzisz do muzyki szlachetnie. Zobacz, mówisz o tym, że nie fajnie byłoby dać twarz do puszki, zgniecie, ktoś wrzuca to do śmieci. Ty pokazujesz, że ty jesteś tym, czym rapujesz. A to już jest... Słuchaj, moi krytycy zarzucają mi, że właśnie nie jestem. Że na przykład, wiesz, współpraca z Hennessy, dzięki której mogłem zrobić... Bo to od razu tak. Okej, współpraca Hennessy z Hennessy. Hennessy się nie da zgiąć. Nie da się zgiąć, nie miałem też ryja na butelce, ale tu nie chodzi o to, po prostu ludzie uważają, że ludzie sobie nie zdają sprawy, ile człowiek w życiu reklam odrzucił. I że naprawdę, stary, jak zadzwonił do mnie firma odzyskująca, dająca kredyty i oni chcieli ode mnie wziąć kawałek, mam plan, jak zachować w duszy ten stan, mam plan. Każdy mądry skojarzy, jaką firmę chodzi, nie? Stary, no to sorry, no. Bańka na stole, mówimy nie. Bo mi jest niepotrzebna ta bańka. Moja twarz nie kosztuje miliona. Nie wiem, stary, nie da się ukryć, że z sylwetki lepiej pasuje do reklamy McDonald'sa niż mata. Chyba tak. Widać, że jest chłop, się wychował na hamburgerach, nie? Albo na Snickersa. Dla mnie nie ma mowy. Nie ma mowy. To wyrasta poza moje, wiesz... Poza moje, jakby, wiesz... Nie widziałbym się reklamie McDonald'sa. Tak samo nie widziałbym siebie, wiesz, głosu w Rexonie.
wiesz, w dezodorancie. No po prostu jest wiele rzeczy, których wiesz, inaczej, spełniłem swoje marzenie. Bardzo chciałem kiedyś współpracować z Premier League. Jak usłyszałem, że mogę być jakby ambasadorem w jednym sezonie tej ligi na Polskę i tak dalej, że to się wiąże z tym, okej, że Kanał Plus i tak dalej, nie? Ale jeżeli usłyszałem, że będę mógł pojechać na, wiesz, derby Anglii, nie? Mm-hmm. Manchester United, Liverpool. Wiesz, że będę mógł być, kurde, tam, wiesz, zobaczyć to od środka i tak dalej. Stary, to dla mnie było nieważne. Dla mnie była ważna kasa. Dla mnie było ważne to, że stary, ja przez cały rok miałem tak, przez dwa lata miałem tak. Jak chciałem być na jakimś meczu, mówiłem dwa tygodnie wcześniej, że chcę być na tym meczu. I byłem. Normalnie mogłem sobie jeździć na Premier League, kiedy tylko chciałem, na każdy mecz. Mhm. Na ten, co były bilety, nie było biletów. Wiesz, to było dla mnie niesamowite. A jakim byłem komentatorem? Kurwa, mizernym. Gdyby mi taki gość jak ja, kurde, komentował mecz, to bym, kurde, oglądał bez głosu, nie? Nie, no, no taka prawda, ale, nie? Ale jeszcze tylko ci przypomnę, że jesteś gościem, który nie słuchałby Estera, więc jakby twoje zdanie w kompletnym znaczy, wiesz, no słuchaj, ale nie, jest... no, ale mówię ci autentycznie, bo ja zauważyłem, ja wyciągnąłem, wiesz, skomentowałem tam 3-4 mecze i wyciągnąłem swoje błędy jakby, mm-hmm. nie? Że przede wszystkim byłem totalnie w statystykach, nie? Bo jak ja dostałem, słuchaj, wiesz, dostęp do wszystkich statystyki Premier League, to człowieku, kurde, siedziałem tam, wiesz, 8 godzin dziennie przed meczem i mhm. wiesz, o ja, ten, tego, a ty wiesz, że ten, wszystkie ciekawostki, nie? I wiesz, co było śmieszne, że, co było mega zabawne, że jak ja siedziałem, to ja komentowałem też, to ja czekałem, aż przestanie gadać ten po lewej i będę mógł powiedzieć, a wiecie, że Harry Kane to strzelił 25, i kurde, wyszedł na jakiegoś pajaca, co się chwali, że wie, nie? To było najlepsze. Potem słuchałem tego w domu, mówię, kurde, wiesz, po 5 minutach wyłączałem, nie? Mówię, nie jestem w stanie tego słuchać, nie? Mam oczywiście, wiesz, zgrałem sobie na pendrive'a, mam te mecze na pamiątkę, ale to była niesamowita przygoda, nie? I wiesz, i stary, no nie wiem, no jestem totalnym łosiem, jeżeli chodzi o komentowanie. Zdaję sobie sprawę, że, wiesz, powinienem komentować, wiesz, przy piłce ponownie on. Dośrodkowanie! Gol! Wiesz... emocje jakieś tak dalej, ale ten specjalny temper głosu, nie? Mm-hmm. Ten temper głosu, ta specjalna maniera w głosie, którą mają komentatorzy, którą potrafią, wiesz, to takie podekscytowanie, nie? Ale niestety jestem takim, kurde, durniem, że jak nie jestem podekscytowany, to nie jestem w stanie wydusić tego, no inaczej się ekscytuję po prostu. Z dośrodkowania to pewnie Krakowia. A powiedz mi, ale to dlaczego byś nie wziął McDonalda, a wziąłeś alkohol? No bo to o to na pewno będzie dym. Wiesz co, przede wszystkim marka Hennessy mm-hmm. od zawsze przewijała się we wszystkich tekstach. Ambasadorami tej marki byli Tupac, był Biggie, a w trakcie, kiedy ja byłem ambasadorem, ambasadorem w Stanach był Nas. Więc Nas, który jest dla mnie, no jest Nas, rozumiesz? Mhm. Który był dla mnie po prostu, wiesz, od dziecka jest dla mnie po prostu figurą wow. Po prostu jest przekotem, no nie wiem, jeden z trójka moich ulubionych raperów ever, nie? Mhm. I jeżeli pytasz, wiesz, tam ci powiedziałem o swoich idolach z dzieciństwa, skrzypka, bo to takiego dzieciństwa, takimi moimi drugimi idolami to właśnie był Nas, Notorious B.I.G. i Redman. Do tego jeszcze trzeba dodać Erika Sermona, Helta Skelta, Black Moon, mhm. Wu-Tang, wiadomo. Ale Nas był ponad nimi wszystkim. Nas był po prostu nie do wyjebania, po prostu to był gość, nie? Jak ja usłyszałem, że Hennessy, kurwa, ten cały hip-hop, to Sippin' Hennessy, wiesz, mhm. tego i tak dalej. Mówię, nie, no kurde, to jest zajebiste. Ale mówię, pogadajmy, nie? Bo to nie było tak, że oni, wiesz, przyszli, ja mówię, tak, mm-hmm. tak, tak. Nie. Usiedliśmy i przychodzi ktoś i mówi tak. Słuchaj, nam nie zależy na tym, żeby sprzedać więcej tej wody. Bo my nie jesteśmy w stanie jej więcej wyprodukować. Bo koniak powstaje między listopadem a marcem. Mamy limitowane uprawy, limitowaną możliwość stworzenia tego blendu. Więc im na tym nie zależało. Im zależało na promowaniu hasła Never Stop, Never Settle, mhm. które oni uznali, że ja ze swoimi przejściami zdrowotnymi i tak dalej idealnie pasuję. Bo się nie poddałem, bo kurwa do przodu, nie? Ale to tam pomniejsza. To tak ci mówię po prostu, wiesz, tak wszystkim mówię, jakby chcieli się po prostu dowiedzieć, jakby o co tam chodziło, nie? Ale najważniejsze, co było dla mnie, to było to, że tam nie chodziło o to, czy oni mi zapłacą pieniądze. Tam chodziło o to, że oni dadzą mi możliwość zagrania całorocznej trasy z żywymi instrumentami unplugged po teatrach w eleganckiej atmosferze dla eleganckich ludzi, dla tych ludzi, którzy za bardzo nie mają ochoty przyjść do klubu, a jednak by jeszcze chcieli przyjść na koncert. I
to było niesamowite, że oni się zdecydowali, oni od początku nie chcieli mnie wykorzystywać. Jakbyś się przyjrzał moją całą współpracę z Hennessy, tam nie było zmuszania do fotografowania się z tym i tak dalej, ty no piję na Instagramie, nie, lampka i... No ja myślałem, że kolega nie zdał, rady zdjęcia dodać. Nie, słuchaj, tam nie było nic takiego, żadnych takich wymogów. Ja mogłem być po prostu sobą. I przede wszystkim oni mi pomogli w tym, żebyśmy mogli zagrać trasę Unplugged, czyli trasę autentycznie, przez cały rok po teatrach. Po prostu zwyczajnie, przepraszam najmocniej, że jako dżentelmen znowu o tym mówię, ale finansowo wybacz mi, ale ja bym nie udźwignął wynajęcia teatrów i grania nierentownych koncertów. Rozumiesz? Gdzie wynajęcie KKA, które jest nieproporcjonalnie droższe od ilości ludzi, którzy mogli wejść do tego teatru. Rozumiesz? No, grasz w teatrze, wmieści się 400 osób. Wiesz, a wynajęcie teatru kosztuje jakieś chore pieniądze, bo musisz, wiesz, grasz w weekend, a stawki, stawki aktorów, stawki tego i tak dalej, nie? Chodzi o to po prostu, że oni mi pozwolili przeżyć niesamowitą muzyczną przygodę. I przede wszystkim rozwinąć się w sposób muzyczny. Nauczyć się czegoś. Wiesz, przebywać z ludźmi, którzy naprawdę tworzą niesamowitą muzykę. Jak na przykład Kuba, mój pianista, który jest niesamowitym aranżerem, który jest niesamowitym kompozytorem, gdzie mój mózg kompozytora przy nim to jest jakiś po prostu, nie wiem, kurde, nawet, wiesz, jego to jest piniata, a mój cukierek, no. Wiesz, ja zdaję sobie z tego sprawę, tylko po prostu chciałem rozwiać wątpliwości ludzi, którzy nie są zorientowani, a potem było, że nie wziąłeś McDonalda i wiesz, powiedzmy, że, a potem bierzesz alkohol, wiesz, jakby chciałem zamknąć tę dyskusję po prostu. Poza tym, wiesz, dalej uważam, że wiesz, no, McDonald's jest dla dzieci, alkohol dla dorosłych, no. Dorośli całkiem nieźle czują się w McDonaldzie. Zwłaszcza jak zajadają kaca. No właśnie. A wiesz co, to pytanie może być banalne, ale do takiego gościa jak ty, który kojarzy się głównie, tak mi się wydaje, z uśmiechem, to no. Ty lubisz tworzyć, kiedy jesteś właśnie szczęśliwy, czy raczej kiedy na przykład jesteś dojechany? Artysta płodny to artysta głodny, jest takie powiedzenie. Staro, i twoje hity ogólnie, nie. Nawet te najpopularniejsze numery, one jednak mają taką nostalgię. Nie, słuchaj, wiesz co, ja ci powiem szczerze, że wiesz, to nie jest tak, że jestem szczęśliwy 2-4 na dobę. I wiesz, w pandemii miałem dosyć duży problem z sobą, jeżeli chodzi o depresję. Mm-hmm. Nie to, żebym miał jakąś tam, wiesz, depresję, bo w gruncie rzeczy siadasz i mówisz do siebie, wiesz co, powiem, wyjaśnię ci to w ten sposób, nie? Wiesz, kiedy ja będę miał problem ze sobą, kiedy przestanę grać koncerty. Bo to, jaką energię dostaję od ludzi. I nieważne, czy tych ludzi jest na koncercie 100, 500 czy 10 tysięcy, to nie ma znaczenia. Po prostu ja tych ludzi potrzebuję jak tlenu. Mm-hmm. To jest mój największy narkotyk. Wiesz, przestanie jarania zioła to było po prostu, wiesz, zerwanie z jaraniem zioła było po prostu pikusiem przy tym, jak przyjdzie mi zerwać z graniem koncertu. Jak kiedy ludzie mi powiedzą, dobra, Adam, było fajnie, ale spierdalaj. Po prostu, wiesz, to jest najcudowniejsza rzecz, jaka może się przytrafić muzykowi. Móc tworzyć swoją muzykę i wykonywać ją przed ludźmi. To jest energia, to jest coś, co sprawiało, że czuję się mężczyzną. To jest coś, co sprawia, że czuję się mężczyzną, rozumiesz? I to jest może dziwne, bo nie wiem, dla kogoś to mogą być, wiesz, podboje erotyczne, a dla mnie to jest to, ci ludzie sprawiają, że się czuję mężczyzną, że wychodzę, że się przez tę godzinę, 15, godzinę półtorej czuję doceniony po prostu przez tych ludzi, nie? Że kurde, że oni są dla tej muzyki, że ta muzyka coś dla nich znaczy, że jest czymś wyjątkowym. No po prostu, wiesz, no to jest coś pięknego, no ja nie wyobrażam sobie życia bez tego, nie? A jakoś radziłeś sobie z tym spadkiem nastroju podczas pandemii? Właśnie to był ten problem, że nagle to się urwało i wiesz, no przez pierwszy miesiąc było jeszcze okej, okay, przez drugi już w miarę, ale przez trzeci, no to wiesz, już naprawdę, wiesz, czułem takie ssanie w żołądku, jakbyś rzucił fajki, no i wiesz, jakbyś rzucił papierosy i po prostu fizyczne uzależnienie od nałogu, nie? Mhm. Po prostu się źle czułem, nie? Psychicznie się źle czułem. Czułem się totalnie zdołowany, nie? Wiesz co, starałem sobie wytłumaczyć, że wszystko okej, okay, że wszystko dobrze, nie? Potem zacząłem sobie grać koncerty dla siebie, po prostu, wiesz, w domu, nie? W sensie, wiesz, siadałem przed komputerem, włączałem sobie mikrofon i, wiesz, rapowałem, żeby nie wyjść z prawy, żeby, wiesz, mieć te kawałki cały czas w mózgu, żeby ich nie zapomnieć i... Wiesz, no. Potem, wiesz, powrót na te koncerty był dziwny po paru miesiącach, bo ludzie nie wiedzieli do końca, czy się zarażą, czy umrą, czy ktoś umrze od tego, czy nie. Teraz, wiesz, wszystko się okazało jednak tak, jak myślałem od początku, że to jedna wielka ściema, ale wiesz, no. Ania Wyszkoni też u mnie o tym opowiadała, że pamięta te pierwsze koncerty, że ludzie nie wiedzieli też trochę, jak się zachować. Też to zainteresowanie koncertami z jednej strony było pragnienie, a z drugiej strony taki pragmatyzm.
Jak tu teraz, wiesz, do tego... Wiesz, te wszystkie, te takie, wiesz, dziwne obostrzenia, że może być 150 osób w klubie takim a takim, albo tego, wiesz, że, wiesz, było omijanie tych przepisów, że się robiło potrójne urodziny, nie? Żeby przyszło 450 osób. Tak, nie? Tak, wiesz, tak. No to pamiętam akurat. Ale wiesz co, ruszyłeś, to ciekawy temat, jeżeli chodzi o uzależnienie od tego wszystkiego. A z jaraniem było łatwo rzucić? Tak. To było tak? Tak. Niesamowite. Nie, od tego uzależnienie czuję, tylko Włodzi już o tym nawijał, że od tego czujesz uzależnienie tylko psychiczne. Albo aż. No, ale wiesz, jeżeli słuchaj, są ważniejsze sprawy i twoja głowa jest skupiona na czym innym, łatwo jest to rzucić. A było coś złego, co cię spotkało wraz z popularnością? Bo jednak mówisz właśnie o tej przyjaźni, o tym, że to ty dużo dostajesz, a dostałeś kiedyś coś złego przez to, że jesteś popularny? Nie. Nie, poza tym, że wiesz, że jakby, co ja mogę powiedzieć, no hejt, no nie wiem, no Boże Święto, każdy z tym się mierzy, no to nie jest coś złego, to jest wręcz, wydaje mi się, że jest potrzebny nawet, no bo ktoś musi cię lubić, żeby ktoś mógł cię nienawidzieć, tak samo ktoś musi cię nienawidzić, żeby ktoś mógł cię lubić, no. Zresztą wiesz, no ja też, wiesz, wydaje mi się, że też trochę to działa w ten sposób, że jak sobie oglądasz pogodynki na różnych kanałach telewizyjnych, albo jak sobie po prostu skaczesz po YouTubie, to nie miałeś nigdy tak, że po prostu zobaczyłeś kogoś i ktoś cię po prostu z ryja denerwował? Szczerze powiedziawszy, to nie. Nie, a ja miałem tak, że wiesz, jak zobaczyłem pierwszy raz w życiu Drake'a, to mówię, kurde, ale ten typ mnie denerwuje z wyglądu, nie? Po prostu z ryja mówię, kurde. Czyli to ty jesteś tym typem, który pewnie na jakichś pudelkach pisze negatywne komentarze. Tak, to ja piszę o tym Drake'u, przepraszam. Wiesz co, po prostu... Nie wiem, ja wydaje mi się, że po prostu, wiesz, każdy może ci, wiesz, dzisiaj wystarczy, że się, nie wiem, źle spojrzy, że cię lubię, nie? Że ludzie nie lubią albo inni cię lubią, nie? Jeżeli jesteś zbuntowany, to część mówi, że jesteś idiotą i cię będzie tyrać, że jesteś debilem, bo się buntujesz, a druga część będzie mówić, nie no, on jest odważny, mądry facet, kurde, wiesz, idziemy za nim, nie? To nie ma znaczenia. Nie, no myślałem, że coś mogło się coś innego spotkać. Nie, no słuchaj, no spotykały mnie jakieś rzeczy, wiesz... Które, nie wiem, które może inaczej. Jeżeli coś mnie złego spotkało, to bardziej to się jakby bardziej miało związek z wyobrażeniem danych ludzi, że sobie wyobrażali coś, że tak to jest, a nie inaczej, a potem się, wiesz, kompletnie mijało z rzeczywistością, a nie bezpośrednio samą, jakby, wiesz, karierą, pracą, nie? Nie, wiesz, ja naprawdę jestem mega wdzięczny ludziom za to, że, wiesz, że nawet jeżeli ktoś podszedł do mnie i powiedział, wiesz, jakby coś, co może by przez innych zostało odebrane niemiło, przeze mnie było odebrane jak najbardziej pozytywnie, bo jeżeli ktoś przychodzi do ciebie i mu podchodzi do ciebie, wiesz, nie lubię twojej muzyki, nie słucham tego, ale szanuję to, co zrobiłeś dla kultury. Jest miłe, nie? W gruncie rzeczy. Ja bardzo szanuję to, co zrobiłeś dla tego kota, którego wchodziłeś do drzewa i potem strażacy musieli ściągać i ciebie i kota. Ale to jeszcze wrócę do tego tematu, że muzyk... Zabudziłeś w internecie. To jak płodny, to szczęśliwy. A ty jesteś bardzo wrażliwym gościem? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Nie wiem, bo po prostu są sytuacje, w których wiesz, płaczę na reklamie pod pasek, a są sytuacje, że wiesz, urwana ręka mnie nie wzrusza. No. To jest różnie, nie? Wszystko zależy o tym, wiesz. Wszystko zależy o tym, jak jestem skoncentrowany na życiu, nie? Bo ja często zdarza mi się odlatywać głową, wiesz, i myśleć o muzyce, o innych takich rzeczach, wiesz. To się mówi bujam w obłokach, w sensie, co prawda dzisiaj bujanie w obłokach ma troszeczkę priorytetowe znaczenie, co znaczy zostało zmienione z bycia marzycielem do bycia arogantem, ale ja bym może nigdy nie byłem arogantem, ale chodzi o to po prostu, że wiesz, no lubię sobie marzyć, lubię sobie, wiesz, to jeżeli chodzi o takie rzeczy, no to tak, jestem emocjonalny, wrażliwy i tak dalej, ale jeżeli chodzi o samo życie, no to niestety wychowałem się w takich warunkach osiedlowych, że no... Ciężko byłoby być, wiesz, wrażliwym. No, wrażliwi ludzie tam tracili portfele, no. No ale też ja pamiętam taką twoją wypowiedź, jak opowiadałeś o psie, którego ci otruto, jak próbowano się włamać i wtedy byłeś autentycznie, posłuchaj, prawie płakałeś. Zdziwiłbyś się, jak hardkorowi kolesie płaczą po swoich zwierzętach. Rozumiesz, zwierzę tak samo jak dziecko. Tak samo jak miłość od syna. To jest coś, co dostajesz bezwarunkowo. Po prostu jesteś jego ojcem. Dostałeś to, uszanuj to. Pracuj na jego przyjaźń, tak jak ci powiedziałem. To tak samo zwierzę. Karmisz go. Wychodzisz z nim na spacer.
jest twoim przyjacielem. On cię będzie wspierać nie wiadomo co, bo on nie widzi poza tobą świata. Bo po prostu tak jest skonstruowany jego mózg, tak jest skonstruowane jego przyzwyczajenie, jego miłość. W ten sposób, wiesz, jesteś jego panem, jesteś jego przewodnikiem. Mhm. On cię potrzebuje. Ale z drugiej strony ty sobie nie zdajesz sprawy, jak bardzo tego psa potrzebowałeś, dopóty on ci nie zdechnie. Często tak bywa. Tak, no jest, był u mnie Konrad z Diozu i opowiadał o tym, że często ludzie biją psy, przywiązują gdzieś, nie dbają o nie, a te psy nadal je kochają. I że to tak. jest największa wada psa, że tak. kocha każdego, kto nawet nie zależy. Bo on nie zdaje sobie sprawy, nie zdaje sobie sprawy z tego, czym jest zło, dobro, co zło. Nie potrafi ocenić ludzi. On potrafi ocenić ludzi przez radość, pies. Mhm. Albo przez wrogość. Dokładnie. A ty zawsze wiedziałeś, co jest dobre, a co jest złe? Oczywiście, że nie. I do dzisiaj nie wiem. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach nie wiem, co jest dobre, a co złe. Bo dzisiaj, wiesz, wierszyk o Murzynku Bambo jest zły, a z drugiej strony dobre jest, są inne rzeczy, które uważałbyś za karygodne. No co dzisiaj, twoim zdaniem, jest dobre, a wcześniej było złe? Jest wiele rzeczy. Przede wszystkim to, że walczyliśmy tyle lat o to, żebyśmy mieli wolność wypowiedzi, a w tym momencie ta wolność wypowiedzi jest nam zabierana. Po prostu zwyczajnie nie możesz... Ale to my sami na siebie napuszczamy teraz już. No tak, nie, no, ale wiesz co, przede wszystkim też media. Zależy wszystko, mm-hmm. wiesz co jest złe? To, że wszystko jest polityczne. O, tak. To jest złe. A kiedyś to było dobre, bo kiedyś była tylko jedna linia polityczna. Rozumiesz? Więc jak się pojawiały inne perspektywy polityczne, to ludzie uznawali to za dobre, ale przekroczyliśmy ten Rubikon. Mm-hmm. W tym momencie demokracja przestała być demokracją. W tym momencie nie można powiedzieć, żebyś był wolny. Jesteś szpiegowany. Nie mów głośno haseł przy iPhone'ie, czy tam twoim smartfonie, mm-hmm. czy cokolwiek masz, bo będziesz potem zawalony przez reklamę. Nie dość do tego stopnia, że już ładujesz kartę do nowego telefonu i on już się ciebie pyta, czy chce spersonalizowane reklamy. Więc on już nawet nie ukrywa tego, że te reklamy będą, rozumiesz? Zresztą żyjemy w czasach, w których wszystko jest biznesem, we wszystkim widzi się pieniądze, państwo chce wyzyskiwać ciebie na każdym kroku, nakłada co chwilę kolejne opłaty, nie dość, jeden z podatków w Polsce się nazywa danina, więc wiesz, żyjemy w pojebanych czasach, no. To nie są czasy na bycie normalnym. No. Jesteś... I to jest najgorsze, ale najgorsze jest to, że słuchaj, wiesz co, dla mnie nieważne jest, jakiego jesteś wyznania, jakiej jesteś orientacji, jakiego jesteś koloru, i jaką stronę polityczną trzymasz. Dla mnie jest ważne, czy jesteś humanistą, czy nie. Mówiąc prosto, czy jesteś śmieciem, czy jesteś dobrym człowiekiem. I powinniśmy uczyć nasze dzieci nie, żeby oceniać innych po ich wyznaniach, mhm. kolorze, orientacji, czy preferencjach politycznych. Nie. Powinniśmy ich uczyć tylko tego, czy oni są tacy dla ciebie, jaki ty chciałbyś być dla nich. I tylko i wyłącznie. To już wymaga czasu. Tylko i wyłącznie. Moim zdaniem to jest, wiesz, nie wiem, na chuj się kłócić o politykę. Co z tego, że ktoś jest za lewicą, ktoś jest za prawicą, jak i taki jeden i drugi gówno ma do gadania, tak? Że tak naprawdę, co nie wiem, z Kaczyńskim, nie wiem, pod jedną kołdrą spałeś przez 10 lat, żeś wiedział, kurde, nie wiem, co on tak naprawdę zamierza? Nie wiem, czy nie wiem, z Tuskiem, kurde, wiesz, razem do Brukseli lataliście, kurde, tym samym samolotem przez 10 lat, że wiesz, kurde, tak naprawdę jaki on jest? Czy nie wiem, czy z Pawlakiem, kurde, w karty grałeś, kurde, wiesz, no, nie wiesz nic o nich. Mhm. A ja wiem tylko tyle, że oni na wizji to się tną, a potem idą do hotelu Posyskiego i chleją razem, się cieszą, śmieją, znają się od 40-50 lat. Razem byli i w jednej grupie, i w opozycji, i znowu w grupie, i w opozycji. Razem siedzieli przy okrągłym stole. Moje zdanie jest takie. Jak umrą wszyscy członkowie okrągłego stołu, wtedy może będziemy mieć szansę na to, że się coś zmieni. To też jest bardzo dużo mojego zdania akurat, że uważam, że jeżeli już po prostu poumierają ci wszyscy z tych ugrupowań, to wtedy... Nie, to jest, wiesz, my już potrzebujemy pokolenia, wiesz, Coca-Coli. Żeby oni coś zmienili, a nie, wiesz, baranów, którzy tak naprawdę, wiesz, zostali wydokowani w poprzednim systemie i tak samo tak naprawdę są gówno niespecjaliści, no. Mm. Rzeczącego dowodem jest działanie, kurde, wiesz, przy inflacji, nie? Oni gówno mają nie pomysł, nie? No, jasne, że tak. Jeżeli ktoś uważa, że to jest pomysł, to... Nie, oni nie wiedzą, co robią, nie? Oni mówię tak, ty, w Google przeczytałem, że jak podwyższymy stopy, ty, zadzwoń tam do Mietka, że tam stopy podwyższył, nie? No to jest na tej zasadzie, nie? Ja nie wierzę, że to, wiesz, robi ktoś z głową, nie?
Też tak na to patrzę, jak już tak zaczęliśmy o wątek polityczny. Słuchaj, do tego, wiesz co, to żyjemy w kraju, w którym ludzie nie mają świadomości, że jeżeli jest nas więcej, to jest dobrze dla gospodarki. Tylko ludzie myślą, że jest jak nas więcej, to ktoś nam coś zabierze. Rozumiesz? To jest właśnie retoryka tego państwa, nie? Cały czas zakorzeniać strach, kurwa, strach, bój się, kurwa, bój, żebyś się na więcej rzeczy zgodził, żebyśmy więcej rzeczy mogli ci, kurwa, wtrynić. I mniej nic, kurwa, zabić klasę średnią, żeby 500 plus było dla ciebie jak zbawienie, że jak ci damy 500 plus, żebyś się bał, że ci nas tam nie odbiorą. Kupmy twoje głosy, kurwa, głosuj, spierdalaj. No zobacz, ale to działa, bo teraz... No niestety działa, ale no to jest kurde... A no... im chodzi... A my tu się czekaj, bo... To jest marketing, ustalmy. No, polityczny marketing. Przecież im nie chodzi o państwo, tylko im chodzi o ich dobro. No a proste. Ich... Ty myślisz, że jak ustalają na jakieś... Załóżmy, jestem przedsiębiorcą. Jesteś. Tak, zatrudniam sam siebie, tak. Mam firmę jednoosobową pod tytułem, kurde, wiesz, Tabasco Nagrania. I załóżmy, nie? Oni starają się... Żeby taki przedsiębiorca, który należy do europejskiej klasy średniej, tak, bo nie oszukujmy się, my nie jesteśmy w skali europejskiej jakoś mocno zamożni, jesteśmy klasą średnią, tak? I oni próbują na naszej klasie średniej przeprowadzić totalny zamach po to, żeby unicestwić tych, co mają swoje zdanie. Nie wiem, czy ci, co mają jakieś aspiracje, żeby do czegoś dojść, czy oni nie kumają, że my płacimy wszyscy podatki, że nikt ich nie oszukuje, że staramy się być, wiesz, uczciwi i że tak naprawdę, wiesz, ciężko pracujemy na to, żeby nasze dzieci miały lepiej niż my. A oni starają się to ukrócić, nie? Ale oni naprawdę nie starają się na przykład zajrzeć do takiej sytuacji, że ktoś leci na benefitach dlatego, że mu się nie chce pracować. Oni nie chcą już się zagłębić w tą stronę. Ale co gorsza, oni nie chcą przede wszystkim pomóc i obdarować benefitami ludzi, którzy na przykład opiekują się swoimi chorymi dziećmi, inwalidami, którzy kiedyś dorosną i będą dorosłymi inwalidami i potrzebują całodobowej opieki. Oni nie czują się w obowiązku, żeby pomóc tym ludziom. Że oni nie rozumieją tego, że matka, która ma dziecko, które załóżmy ma nieuleczalną chorobę, nigdy w życiu nie będzie mogło chodzić. Ale nie znaczy, że nie myśleć, tak? Mhm. Ale nie mogło, będzie mogło o własnych siłach się umyć i tak dalej. Że ono potrzebuje tej matki, żeby ta matka mogła je oporządzić, żeby się mogła nim zająć, nakarmić i tak dalej. I oni skazują tych ludzi, gdzie to jest ich pełnoprawna praca. Oni powinni być za to, normalnie powinni dostawać pieniądze od państwa. Za to, że zajmują się swoimi dziećmi, które bez nich po prostu by umarły. Zginęłyby, nie poradziłyby sobie. To państwo ma takich ludzi w dupie. I tu nie chodzi o ugrupowanie polityczne, bo to państwo ma tych ludzi w dupie od zawsze. Tak. Więc jeżeli ktoś uważa, że lewica, prawica, środek, liberałowie i tak dalej coś tym zaradzili, nie. I chodzi o to, jeżeli uważasz, że państwu należy na tobie, nie. Państwo ma ciebie w dupie. Centralnie jesteśmy wszyscy w dupie czarnej wielkiego państwa. Żeby nie było, że czarnej, to jesteśmy w dupie granatowej tego pięknego państwa, tak? Okej, okay, a jak patrzysz na przykład na młode pokolenie polityków, pan Mentzen? No nie wiem, jak patrzę, no bo kurde, szczerze powiedziawszy, wiesz, no złotoustych jest wielu w naszym państwie, no. To nie chodzi o to, wiesz, ja jestem od gadania, bo jestem raperem. Mhm. A oni są od robienia, bo są politykami. Ale... A to wychodzi na to, że ja robię, a oni gadają. Nie? No ale to kiedyś próbowano przecież wciągnąć do polityki. Oczywiście. Jakie to było ugrupowanie? Nie, no to tam od Korwina tam ktoś tam próbował. Znaczy generalnie, szczerze, to był czas, że wszystkie ugrupowania próbowały. Tu tego, tu tamten, ten. Nie. A kiedy to było? Oj, to wiesz co, to było tak, najpierw 2004, 2005, potem 2008, 2009, 2010, potem po życiu, po śmierci, potem tego. Jak jakaś płyta się odbiła Lechem, a parę się odbiło, no to kurde, wiesz, zawsze było. W Łodzi kiedyś był organizowany plebiscyt na jakiegoś tam popularnego łodzianina, nie? Raz mi się zdarzyło tam, nie wiem, czy wygrać, czy być tam w czołówce, czy tego. Już nie pamiętam, nieważne. No to wtedy na przykład. Może wiesz, tutaj tego... Nie, no ale to jest beka, no. Dla mnie, wiesz, no... Wiesz, no okej, okay, no może się kiedyś zajmę, wiesz, jak, wiesz, no na przykład podziwiam Leroya, nie? Leroy zajebiście, kurde, przyszedł. Dzięki temu, wiesz, osoby, które załóżmy, nie wiem, w moim wieku, które jarają, mogą iść do lekarza, normalnie dostać receptę i pójść do apteki, zdobyć swoje medykamenty na wszystkie bolączki tego świata, tak?
I to jest fajne, że nie musimy się kryć, biegać, kurde, po krzakach, kurde, i nie wiem, bawić się w policjantów i złodziei, nie? Więc wiesz, fajnie, że on to zrobił, mm-hmm. i też wiesz, że to jest jakaś postępowa ustawa, ale to jest jakby kropla, wiesz, w oceanie potrzeb, no. Tak, no tak, prawda, ale to też jest bardzo interesujące. Wiesz, mnie najbardziej wkurwia to, że po prostu, wiesz, żyjemy w kraju, w którym, wiesz, mamy inflację spożywczą, która, wiesz, jest na poziomie 50%, wszystko zdrożało dwukrotnie, wiesz, i wiesz, ludzie się łudzą, że jak inflacja się skończy, ta normalna, to wiesz, ceny spadną, nie? No nie, no, no to nie działa. Właśnie to jest problem. To jest żart, no. Już tak będzie po prostu, już się przyzwyczaj. Tak. Tylko kwestia polega na tym, że żyjemy w kraju, którym, kurde, oni ci nie dają działać, tak? Bo my sobie poradzimy, tylko kurwa, dajcie nam możliwość działać, nie? Mi jako przedsiębiorcy dajcie możliwość, kurwa, rozwijania swojej firmy, żebym mógł inwestować w siebie, żebym się nie zastanawiał, czy mogę, że załóżmy, jeżeli chcę kupić sprzęt, który sprawi, że będę lepszym muzykiem, nagram lepszą muzykę, czyli w efekcie dam lepszą rozrywkę swoim odbiorcom, to dlaczego ja się muszę zastanawiać, czy mnie na to stać, czy mnie na to nie stać, czy będzie tak i tak w przyszłości, czy może jednak lepiej się wstrzymać, tak? I tak, kurwa, jest w każdej dziedzinie. Tak się zastanawia gościu, który produkuje stal, się zastanawia, dobra, teraz jest tak, jest dobrze, ale jak będzie za rok i tak dalej, ja kupię maszynę, będzie kredyt, czy ja dam radę, dobra, przez dwa lata spłacę, ale potem co będzie dalej? Przecież kurwa, wszyscy żyją w strachu. Wszyscy żyją w jakiejś pieprzonej, niewiadomej, nie? A chyba to nie jest tak, że kurwa, my jesteśmy dla państwa. To państwo jest dla nas. To my stworzymy to państwo. To my sprawiamy, że jest Polska. A nie, kurwa, nazwa sprawia, że jesteśmy my. Idealistycznie. Nie, ale komuś się popierdoliło, bo ja słyszę, że to my jesteśmy dla państwa. Ja słyszałem już, wiesz, od kandydatów, że to wy jesteście! Będziecie, wiesz, i jeszcze się jest używane, wiesz co, jeszcze przechodzą, kurde, wiesz, hasła typu, że wiesz, że elita tego kraju, to wy jesteście dla państwa, to wy będziecie płacić, elito. Kurwa mać! Profesor jest elitą. To on będzie płacić na mnie? Proszę bardzo, panie profesorze. Podaję numer konta. Rozumiesz? To są barany, nie? Jesteśmy otoczeni przez baranów, którzy chuja wiedzą, kurwa, są beznadziejnie wykształceni i ich, kurwa, komunistyczne wykształcenie chuja obchodzi. To teraz jeszcze się świetnie składa. Ale bym powiedział. Bo jesteś wierzący i masz szacunek do swojej religii. Nie jestem wierzący i nie mogę tego powiedzieć. Nie jesteś wierzący? Jestem... pół wierząco, niewierzący. Nie wiem, jak to określić. Słuchaj, wiesz co, ja mam, wiesz co, bardzo, 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 bardzo złe podejście, że jestem na pewno, wiesz co, może tak. Uważam, że wiara każdemu jest potrzebna. I każdy ma prawo wierzyć lub nie wierzyć. Ale instytucjonalizm w wierze jest czymś zbędnym, co się przyczynia do wielu konfliktów, jak i nie podoba mi się to, że instytucjonalizm, który mamy w naszej wierze, wyciąga akurat ostatnie fundusze od biednych, no. Mhm. I to jest straszne, tak? Że bazuje, żeruje na... Ma, posiadając wszystkie ulgi, tak? Ja bym wolał, żeby oni płacili podatki, ale ci biedni nie płacili. Okej, okay, czyli po prostu wierzysz w niech coś, ale nie wierzysz w kościół. Słuchaj, niech dadzą 140 baniek na biednych, a nie na kościół, no. Niech dadzą na edukację na przykład dzieci, sierot i tak dalej. Niech dadzą, kurde, równy start sierotom na przykład, nie? Niech dopilnują, żeby, kurde, nie wiem, w domu starców był porządek. Żeby nie, kurde, jakiego sektora byś się cholera nie dotknął? Niech cholera w końcu w PZPN-ie będzie ktoś szefował, co chociaż umie powiedzieć hałariu po angielsku. No. Był Zbigniew Boniek. No dobrze, on to mówił po włosku. Po angielsku chyba. Chyba też. A to tam, nie, no hałariu na pewno. A co myślisz o tej sytuacji z dokumentem o Janie Pawle II? Widziałeś to? Nie widziałem. Bo to też mocno podzieliło... Oczywiście, dlatego, wiesz co, tu jest słowo klucz. To jest moje zdanie, od razu podkreślam. Mhm. Słowo klucz jest takie. Beatyfikacja. Dobrze powiedziałem? Mhm. Bo to jest bardzo ciężkie słowo. Tak, dobrze powiedziałeś. Gdyby tego nie było, gdyby on nie był święty, nie byłoby dyskusji. Rozumiesz? Bo święty ma być nieskazitelny. Tylko jakby wyklucza się to, bo on jest człowiekiem. No tak, ale wiesz, no, na tym polega, żeby z człowieka zrobić świętego, żeby był nad człowiekiem, no. No ale niestety. Wszyscy święci teoretycznie według Biblii byli ludźmi, nie? No właśnie, ale byli ludźmi i też były różne... Jakby... I teraz jest pytanie, czy to jest po prostu współczesna interpretacja, mamy po prostu, wiesz, czy to jest ta biblijna interpretacja świętego? Czy to jest ta filmowa interpretacja świętego, co przyjeżdża w Volvo 1800 srebrnym i... No. Dobrze, no ja tylko nie, czekam, aż się bardziej pogrążę, już ci zostawiłem tę piłkę. A ja ci coś powiem, nie? Stary.
Znam ludzi, co będą Jana Pawła bronić rękami, nogami. Znam ludzi, co będą go oczerniać na śmierć. Znam ludzi, co nie mają zdania. Mhm. I znam siebie. I jesteś po której stronie? I ja nie jestem po żadnej z tych stron. Uważam, że jeżeli nie mamy dowodów twardych na to, że coś jest prawdą albo coś jest kłamstwem, to wszystko będą teorie spiskowe. Jeżeli ktoś chce nienawidzieć, zawsze będzie nienawidzić. Jeżeli chce ktoś szanować, zawsze będzie szanować. No. Prawda jest taka też, że jest takie stare rumcajskie przysłowie, które wspominam w swojej książce, że jeżeli to moja babcia albo mój dziadek mi zawsze powtarzali, że jeżeli jesteś całe życie dobry i raz zrobisz coś złego, to ludzie powiedzą, a jednak jesteś zły. Jeżeli jesteś całe życie zły i raz zrobisz coś dobrego, to ludzie powiedzą, a jednak on jest dobry. I wydaje mi się, że w tym przypadku trzeba jednak mimo wszystko zastosować trochę tą retorykę, biorąc pod uwagę, im wyżej jesteś, tym mały grzech urasta do większych rozmiarów, a duży grzech do gigantycznych. I jeżeli mówimy tutaj o grzechu zaniedbania, bo taki domyślam, że się rozchodzi, to tak, to jest gigantyczny grzech. Ale on jest jeden. I teraz trzeba sobie porównać, czy co więcej waży. To całe dobro, które powstało, czy ten jeden grzech. I to zostawiam do Państwa rozstrzygnięcia. Wydaje mi się, że jednak jesteś po którejś ze stron. Nie, nie jestem po żadnej z tych stron, bo dla mnie, słuchaj, dla mnie nie ukrywam, że wiesz, jest autorytet, tak? Jest autorytet. Przyczynił się do tego, że jesteśmy wolnym państwem. Tak. Zdecydowanie, tak? Tego nikt mu nie odmówi. Ale czy miał swoje grzechy? Tak. Dlaczego? Bo był człowiekiem. Teraz jest pytanie. Czy ja mam prawo go oceniać? No, nie wiem. Bo ja tyle nie zrobiłem. To jest, wiesz co, takie śmieszne hasło, nie? To tak jakbyś sobie kupił Bugatti, które by było koloru różowego i ludzie by przychodzili i mówili, kurwa, ale chujowy kolor, nie? A ty byś zadał pytanie, a jego kolor jest twoje Bugatti? Co myślisz o aborcji? Wiesz co, uważam, że to jest tylko kwestia kobiet. I wyłącznie. To jest, to powinno, w ogóle mężczyzna nie powinien się do tego mieszać. My jesteśmy dawcą, dla którego to jest przyjemność, która często się kończy szybciej niż przyjemność kobiety. W ogóle następuje. A taka jest prawda. Jak to kiedyś usłyszałem takie zdanie, dlaczego mężczyzna, co powinien powiedzieć mężczyzna, który dojdzie przed kobietą? Czy to jest zdanie? No, wiesz, co powinien powiedzieć? Nie. Lepiej zostawić niedosyt niż przesyt. I to jest świetne zdanie zamykające naszą rozmowę, że jeżeli zostawiliśmy niedosyt, to zawsze... Nie, masakra, nie? Żeśmy skończyli całą, kurde, dwugodzinną czy trzygodzinną rozmowę o pytaniu o aborcję, nie? Stary, ja mam dwójkę dzieci, kocham te dzieci nad życie. Nie wiem, ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, ale jednak mimo wszystko uważam, że wiesz, wierzę w ludzi rozsądek, tak? I troszeczkę pytanie o aborcję jest tak, jak wiarą w ludzi, nie? Wydaje mi się, że ludziom mądrym nie trzeba mówić, co mają robić. Po prostu ja uważam, że w tym momencie, jeżeli, załóżmy, nie wiem, to ma być zagrożenie życia matki i tak dalej, i w ogóle, wiesz, mają wszyscy umrzeć i tak dalej, po prostu to powinna być decyzja kobiety przede wszystkim, bo to ona będzie matką, ona będzie nosić to dziecko 9 miesięcy. I broń Boże, nie jest to decyzja Kościoła, bo Kościół nie ma pojęcia o dzieciach, bo takowych nie posiada. A z tego, co wiem, tylko ich skrzywdził. Więc... Więc wiesz, zamknąć, wiesz, klerykałów, niech się zajmują swoją. Oni mogą mi mówić, z czego jest zrobiony krzyż, kurde, ale nie mówią, z czego jest zrobiona rodzina, bo się na tym nie znają. Po prostu zwyczajnie. Wiesz, to jest, ja jestem fanem po prostu szczerości. Ja uważam, że jeżeli się na czymś nie znam, to się za to nie biorę. I Kościół powinien być od wiary, rząd od polityki. Kurde, to zabrzmiało tak, jakbym miał powiedzieć, że kobiety od rodzenia dzieci. Nie. Kobiety powinny być, a ludzie powinni być od tego, żeby decydować o swoim losie. Jeżeli chce być piekarzem, to zostaje piekarzem. Jeżeli kobieta chce być matką, to zostaje matką. Jeżeli on nie chce być, to ja nie chcę być piekarzem. Kurwa, no ja pierdolę, nie zmuszajcie. Takie jest moje zdanie. Ale uważam, że jeżeli jest to robione, jeżeli ktoś postępuje tak, że po prostu, wiesz, nie chce mu się być po prostu zwyczajnie, nie jest w stanie wziąć konsekwencji swoich czynów, załóżmy, nie jest to wynikiem żadnego, tylko po prostu, wiesz, fantastycznej zabawy i tak dalej,
No to uważam, że jednak jestem moralny jakiś, wiesz, gwóźdź wbity, ale nic w życiu nie ginie. I że tak można powiedzieć, sami nie wiemy, jak bardzo zostaną pokarani przez psychikę te osoby, jak już dorosną. Mhm. Jeżeli się zdecydowały na aborcję po prostu tylko dla zabawy, nie? For fun, bo po prostu, nie? Mhm. No tak, to prawda. Ale jeżeli już mam tutaj muzyka, który nie słucha OSTR-a, to zastanawiam się, czego ty słuchasz. Wyszedł teraz akurat Avi. O, bardzo lubię. I jak? Słuchałeś tej płyty już w ogóle? Tak, słuchałem. Naprawdę? No. O, to była wczoraj? Tak, wczoraj. No, wczoraj słuchałem. Nie, bo go lubię bardzo, ziomek, no. Pozdrawi, Avi, pozdrawiam cię serdecznie. I czego jeszcze teraz słuchasz? Mam nadzieję, staruchu, że tego nie oglądasz, nie słuchasz. O, słucha. A Kubana słuchałeś nowego? Nie, nie słuchałem jeszcze. Bo też to był powrót po takim dłuższym czasie. Nie słuchałem. Generalnie, wiesz co, bardzo mało słucham polskiego hip-hopu. Ale bardzo mało, to znaczy, że coś. Tak, coś, bo wiesz co, mój syn, wiesz co, słucham tego, co mój syn słucha. Z reguły, nie? Więc jestem na bieżąco. Mój syn, wiadomo, część mi rzeczy pokazuje, bo jest mega złe. Mhm. Co uważa, że on jest mega... Znaczy, wiesz, przychodzi tata, musisz to usłyszeć, to jest tak złe. I puszcza, nie? I słuchamy i mówię, no rzeczywiście jest złe, nie? A to co to jest? A czasami on przychodzi i mówi, tata, musisz usłyszeć, to jest tak złe. Puszczam, ja kurwa mówię, no nie powiem mu, że to jest fajne, bo wyjdę na jakiegoś debila, nie? I mówię tak, I nic nie mówię, żeby mu go nie skłamać, nie? I mówię, bujam tą głową, mówię, nie, ale uważa, że są rzeczy dobre, uważa, że też coś jak się jara, wiesz. Mój syn słucha generalnie, wiesz, bardzo lubi Central Cee. Bardzo lubi też, bardzo dużo też ze Stanów słucha, mm-hmm. nie? Playboy Carti, tam takie rage'owe rzeczy, nie? Co mm-hmm. teraz wychodzą, nie? Ale jest na przykład zawiedziony bardzo płytą Trippie Redda, bo bardzo na nią liczył, że będzie zajebista. Mówi, że kurde, nie jest w stanie tego słuchać, bo się zlewa w całość. Bardzo lubi UK Drill. Lubi bardzo, widzisz, ja jestem fanem bardziej Chicago Drill, nie? Mhm. Czyli ja lubię to takie, wiesz, koślawe rapowanie na bardzo hardkorowych bitach. On lubi bardziej takie wpadające w ucho rzeczy. O Jezus Maria, to on tego K-Trapa lubi, tego Heady One'a. Bardzo lubi od mojego przyjaciela Kansila, tam wykonawców, czyli tam Quankface, Young Steflon. Zresztą też Young Steflona zaprosiłem do siebie na płytę ze względu na Janka, mm-hmm. nie? Też jakby słucha go bardzo mocno. Zresztą też mnie zgubię, bo ja się z wieloma, wiesz, osobami znam stamtąd, jesteśmy ziomkami i tak dalej. Wiesz, jak już jesteś z tym ziomkiem, to tak głupio podejść, tak mówić, ty chodź, coś nagramy, nie? Wiesz, tak, nie wiem, ja to się zawsze krępuję, nie? Ale jest zawsze miło, jak na przykład, wiesz, Skepta był w Polsce, wiesz, że się mogliśmy spotkać, wiesz, tam trochę spędzić czasu razem, nie? I też to tak będzie zabrzmiało, bo kurwa, bujałem się ze Skeptą, nie, kurde, ja mam, nie, to jest po prostu ziomek. Mi najbardziej zależało na tym, żeby mój syn, co zrobił z nim zdjęcie, bo jemu na tym zależało, bo on go słucha, katuje, nie? Mm-hmm. Ja nie powiem, bo też Kaniciła katowałem jak pojebany, nie? I bardzo mi się podoba to, co on robi. Zresztą, wiesz, śledzę jego od dawien dawna po prostu. Jeszcze o takich grajmowych typowo, wiesz, jego stylówki takiej grajmowej typowo. Wiesz, to jest fajnie, wiesz, patrzę, jak się ta muzyka rozwija i... Jest super, bardzo dużo muzyki na świecie, której nikt nie zna, która jest, wiesz, undergroundowa. Na przykład, wiesz, ja też uwielbiam Griseldę, nie? Czyli West Side Gunna, tam Conwaya, tam, wiesz, Butchera i tak dalej. No to są, kurde, genialne rzeczy, nie? No nie, nie. Fajnie, ale... że taki hip-hop wraca, że wiesz, że możesz usłyszeć w roku 2023 coś, co brzmi jak Wu-Tang i nie jest Wu-Tangiem, nie? Wiesz, i ludzie też za tym szaleją. No to mi się fajne. Wydaje, że ten trend też wróci do Polski. Jestem wręcz przekonany, że coraz bardziej hip-hopowe rzeczy będą wracały po prostu na rynek. Wiesz co, ja uważam, że w ogóle zatoczyliśmy koło, bo moim zdaniem, wiesz, kultura hip-hop wróciła dokładnie w to miejsce, od którego wyszła w latach 90. Czy jesteśmy w undergroundzie, no? Mi nie przeszkadza, wiesz, ja się całe życie czułem, że jestem w undergroundzie. No, ale nie, posłuchaj, ja nie mówię o tym, o czym mówią, załóżmy, nie wiem, sprzedaż czy mm-hmm. tego, tylko mówię, jak ja się czułem. Okay. Bo mi się zawsze wydawało, że ja robię muzykę przeciwko trendom. Rozumiesz? I mm-hmm. nigdy nie poddałem się trendom. Nie wiem, no, nie wyobrażam sobie siebie, na przykład, wiesz, śpiewającego z autotunem, kurde, wiesz, jakieś melodie, po prostu mój głos się do tego nie nadaje.
Wiesz, oczywiście z ciekawości spróbowałem, no bo to nie, wiesz, dam dla siebie, żeby zobaczyć, nie? Nie to, żebym się jakoś tam tym jarał i tak dalej, tylko po prostu byłem ciekawy jako muzyk, jak brzmi mój głos w autotunie. I brzmi fatalnie. Bo nawet myślałem sobie, żeby po prostu zrobić sobie sample, z których mogę pociąć i tak dalej, i zrobić potem z tego beat i tak dalej. Nie mówię pod kątem, po prostu wiesz, no wijanie, że to mego, bo to mnie interesuje, nie? Ja jestem raperem, kurde, lubię, wiesz, twardą, harsz, nawijkę. Dobrze, ale mnie ciekawią też polskie ksywki. No, na przykład jakie? No, kogo, no, kogo słuchałeś? Akurat teraz wychodzi... Molesty, skandal. No, ja tak czułem, że tam będziesz w taki komfort. Nie, to nie chodzi o komfort, wiesz, to chodzi o to po prostu, że... Słuchaj, ja ci coś powiem. A czekasz na kogoś? Wszystkich tych... wiesz co? Na mamę czekam moją, bo ma jutro przyjechać, nie? I, bo mój syn ma urodziny pojutrze. I słuchaj, ale tak... Powiem ci taką jedną rzecz. Ja słucham dokładnie wszystkiego tego prawdopodobnie, co ty, jeżeli chodzi o polski hip-hop. Czyjś ciekawości praktycznie wszystko mi się tam w uszy obije. Tylko nie mogę powiedzieć, że ja tego naprawdę słucham, że ja to słyszę. Ponieważ ja większość tych rzeczy słucham raz. Okay. Poszło nawet nie do końca. Często wyłączam to po 40 sekundach. I to wynika z paru rzeczy. Raz, że nie jestem w stanie obiektywnie zachwycić się czymś, jeżeli się z tym nie utożsamiam, ponieważ jestem z czasów, kiedy uczę, po prostu słuchał się muzyki, której człowiek się utożsamiał. Ta muzyka nie była słuchana dla beki. Nie, no była słuchana. Nagła tak spawacza był słuchany dla beki. Druhna Marzena i tak dalej, wiesz, to były rzeczy dla beki, ale to było coś nowego, nie? To było coś, kurde, totalnie, wiesz. Dzisiaj ja mam wrażenie, że większość ludzi słucha muzyki dla beki. Jakby, wiesz, jak widzę pokolenie mojego syna i tak dalej, nie? Oni uwielbiają bekę, oni uwielbiają, kurde, wiesz, słuchać muzyki nie na poważnie. Mnie jest ciężko stwierdzić, czy on się z czymś utożsamia, nie? Bo... Kurde, to jest przerażające, bo to jest bardzo trafna diagnoza, ale teraz dopiero o tym pomyślałem, że tak jest. Tak? Ale wiesz co, ja zauważyłem, że wiesz co, już nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek potrzebuje się, ale słuchaj, stary, ale to sobie porównaj do innych dziedzin życia. Czy w ogóle nasze dzieciaki potrzebują się z kimś utożsamiać? Ja wiem jedno, one chcą bardzo zarabiać, nie? Ale czy potrzebują się utożsamiać? No nie chcą. Ale to trochę smutne, bo jednak ja uważam, że pięknie jest mieć taki wzór, idola, o czym ja ale ciebie szczerze, nawet zapytałem. Posłuchaj, jak jest jeden drogowskaz, to patrzą ludzie w jeden drogowskaz. Jak jest tych drogowskazów, kurde, 500 tysięcy. Ale one się zmieniają często. No tak, ale jak jest, one się zmieniają, ale jak jest tych drogowskazów, które się zmieniają, jest ich 500 tysięcy. No dobrze, bo teraz chodzisz o przebodźcowaniu, do tego już... O to chodzi, że jak masz, nie wiem, 10 drogowskazów, które się zmieniają, to dalej jest to 10 drogowskazów, które się zmieniają. Ale jak masz 100 tysięcy drogowskazów, które się zmieniają, to kurwa, na co ty masz patrzeć? To nie ma drogowskazów, po prostu masz bekę. Dzisiaj, poza tym kolejna rzecz, każdy, kto by dzisiaj chciał zostać drogowskazem, to zostanie, wiesz, wyniesiony w ziemię i powiedziane, ty, nie wydaje ci się za dużo? Wiesz, ja też mam, wiesz co, to jest, w ogóle wszystko jest pełne sprzeczności, nie? Tak jak to, że chciałem wziąć wodę, a potem stwierdziłem, że jednak nie. Okay. Wiesz co, to jest pełne sprzeczności, tak powiem, bo... Rozmawiamy 2:30 i nie napiłeś się jeszcze, to jest istny rekord. Jestem czuć. Rapujesz chyba zawodowo, co? Tak. Coś tam, wiesz, coś tam próbuję. A mam tam taki dobry kurs, wiesz, takiego gościa, co 20 płyt wydał. Nie słucham. Od chuja siada na tym zarobił. A, ten Arlekin. Tak, tak. Oki mi o nim mówił. A, no tak, słyszałem. Nie, też mi mówił, że nie warto. Słuchaj, wiesz co, to jest coś takiego, że wydaje mi się, że jak my byliśmy antysystemowi i my nie wierzyliśmy reklamie, mówiliśmy, że to kłamie, to tego i tak dalej, to ja mam wrażenie, że teraz jest wręcz przeciwnie. Teraz jest, wiesz, pieprzyć tych boomerów, kurde, to jest fajne, nie? Lecimy z nurtem. Dzisiaj jest być antysystemowym, to znaczy iść z systemem, nie? Iść z nurtem. I też zauważyłem, że nasze pokolenie, ja mówię tutaj tylko wyłącznie moje spostrzeżenia po dyskusji z dziećmi moich znajomych, którzy mają po 16, 17, 18 lat i tak dalej, i to jak oni to widzą. I teraz jakby może będę jakby jakby głośnikiem, który przekaże ich opinię, ale jednocześnie trochę się z nią zgadzam. Powiedział mi syn mojego kolegi bardzo mądrą rzecz, że dzisiejsza młoda społeczność jest pełna skrajności.
I oni chcą bardzo się różnić. Chcą się wyróżniać po prostu ze swojego otoczenia. Stąd są kolorowe fryzury. Każdy chce mieć jakiś swój znak DNA. Jakiś swój charakterystyczny znak. Potrzebują tej odrębności. Zobacz, my nie mogliśmy się czuć inaczej, bo jakbyś się, nie wiem, zafarbował włosy, to za pierwszym rogu byś został w tubę. No to tak jak ta historia z książki o Redzie, który poszedł na Sylwestra i 30 sekund czekaliście na niego. No tak, 30 sekund. Dlaczego? Bo był kompletnie inny. Bo był kolorowy. Był kolorowym ptakiem. I w naszych czasach nie było miejsca dla kolorowych ptaków. Kolorowy ptak musiał się nacierpieć. W tym momencie, jak nie jesteś kolorowym ptakiem, to możesz dostać oczopląs od kolorów, no. Zwyczajnie. I w tym momencie masz tak, ludzi, którzy są skrajnie prawicowi, ludzi, którzy są skrajnie lewicowi. Nie ma aspektu życia, w którym ludzie by się nie kłócili. Nie dość. Jak wejdziesz, porównasz sobie natężenie hejtu, który był 10 lat temu na internecie, na YouTubie w 2008, 15 lat temu. A jaki jest teraz? To jest nieporównywalnie większy. Dzisiaj ludzie traktują też internet trochę jakby się, żeby się wyładować, nie? I też co powoduje, że ludzie zaczęli jakby zupełnie inaczej pojmować, nie chcę tutaj generalizować, że wszyscy, wiadomo, ale jest jakaś grupa ludzi i też zwłaszcza młodych, którzy żyją z tym. To jest dla nich środowisko naturalne. Rodzą się z iPhone'em w ręce, tak jak to ja mówię, nie? Ty, jeżeli chciałeś cokolwiek sprawdzić, musiałeś iść do encyklopedii i tak dalej, bo nie było takiej możliwości. Dzisiaj wpisujesz hasło wujek Google, Google ci wszystko powie. To, czy Wikipedia się myli, czy się nie myli, to już jest inna sprawa. I jak bardzo jest miarodajna, jeżeli chodzi o wiedzę, którą nabywasz. I jak bardzo ci się chce sorsować swoją wiedzę, czy jakie jest twoje źródło, jakby jak bardzo chcesz dotrzeć do tego właściwego źródła, czy porównujesz jakby wiedzę innych i wyciągasz z tego własną wiedzę, to jest tak jak oglądanie wiadomości na różnych kanałach. Tak, nie? Tak, bo to jest dokładnie to samo, bo to jest nawet tak działa wyszukiwarka, wiesz, zrobiono na tym eksperyment, że jeżeli masz poglądy prawicowe, to wyskoczą ci prawicowe rzeczy, a jeżeli masz poglądy bardziej lewicowe, to będą wyskakiwały ci rzeczy bardziej z lewej strony i to jest naprawdę do porównywania. Jeżeli na przykład chcesz coś obiektywnie sprawdzić, to karta incognito jest na przykład bardzo dobra. Ze względu na to, że nie pobiera żadnej historii i możesz obiektywnie zobaczyć, co ci faktycznie wyskoczy. Dokładnie. I że możesz szukać wtedy tezy i antytezy tego wszystkiego i możesz sobie to przeczytać, bo tak jak to jest książka na temat jakiś tam prawicowy, to znajdziesz na pewno lewicowy odpowiednik, że to wszystko jest bzdura. No tak, no. W takim świecie funkcjonujemy, to jest bardzo ciężko, ale mi się wydaje, że młodość jest zero-jedynkowa. Jak byłeś młody, też pewnie byłeś zero-jedynkowy. Nie, no proste, że tak. A do tylko, tego... wiesz co, nawet... Może nawet nie to, że zero-jedynkowy, ale na pewno bardziej radykalny. W wielu poglądach. Jakby tolerancji człowiek się uczy z wiekiem. Moim zdaniem. Że jako dziecko jesteś dużo bardziej jakby brutalny, bo jeszcze nie jesteś zniszczony przez to wypada, a co nie wypada. I sam nie zostałeś zniszczony. Tak, i sam nie zostałeś zniszczony. Na przykład najlepsza jest szczerość takiego pięciolatka, który już potrafi powiedzieć, ale jeszcze nie kuma tego, co powinien mówić. I taki przykład dam tobie, że kiedyś mój syn młodszy, wiesz, pytał się, co to są za panowie pod sklepem, co piją wódeczkę i tak dalej. No i babcia mu powiedziała, że to są pijaczki. Po czym następnym razem, jak podjechali pod sklep, syn opuścił czarną szybę z tyłu samochodu i powiedział, siemanko, pijaczki. To jest właśnie ta szczerość, która po prostu płynie. Brak jeszcze tego, wiesz, zniszczenia przez, ja to mówię, co wypada, co nie wypada, no. Bo jednak, wiesz, ludzie sobie nie zdają sprawy i też ja sobie z tego nie zdaję sprawy, pewnie ty też nie, że tak naprawdę szczerość dzisiaj kosztuje. Bardzo dużo, dlatego zapytałem się, czy kiedy do kogoś cokolwiek zarapowałeś, cokolwiek powiedziałeś, ponosiłeś pewnego rodzaju konsekwencje, bo szczerość tak, jest bardzo droga. Ale ty bierzesz pod uwagę szczerość, że może kosztować coś mnie, jeżeli będę szczery. Ale ty weź pod uwagę, ile kosztuje to, żeby ktoś wobec ciebie był szczery. To jest, że tak można powiedzieć, market w dwie strony. Rozumiesz? Bo to, że ja jestem szczery i może mnie to coś kosztować, to jest fakt, tak? Bo wyrażam swoją opinię. Ktoś może się z nią zgadzać, to może się z nią nie zgadzać. Jeżeli jesteś na świeczniku, to możesz dużo stracić, ale też możesz dużo zyskać. To jest już polityka i bawienie się w kalkulacje. A jeżeli jesteś szczery, masz na to wywalone, tak? Ale dalej to podlega tej kalkulacji. Ale zwróć uwagę, że szczerość z drugiej strony, kiedy potrzebujesz naprawdę się czegoś dowiedzieć, też kosztuje. Bardzo dużo. No jak nie więcej niż ciebie, twoja, nie? Bo tutaj już mówimy o takiej szczerości, na którą sobie musisz zapracować.
Czyli albo za nią zapłacić, albo zdobyć po prostu cudze zaufanie. Żeby ten ktoś się otworzył przed tobą i był szczery, no. Albo masz takiego barana jak ja, że przychodzę i gadam, kurwa, jak debil, wszystko szczerze, od serca. Nie, spokojnie. Czy wiesz, ja uważam, że taki, to jest ostatnio, kiedy o tym z kimś rozmawiałem, mówię, słuchaj, to są takie zasady. Tu masz opisane zasady. A ja mówię, a ty przychodzisz i wypierdalasz pionki i mówisz, że ty grasz w ten sposób. Ale ja wypierdalam pionki? Nie, nie, no, nie mówię, mówiłem o... Nie, żartuję, ale, nie. Ale chodzi o to, że po prostu niestety to tak świat jest skonstruowany. No tak, i no. Teraz... Ale słuchaj, te zasady się trochę zmieniają, bo one są uwarunkowaniem sposobu inaczej. One są bardzo mocno uwarunkowane technologią. Czyli w tym momencie jakby mamy podwójne życie. Jedno życie to się toczy w internecie, drugie życie się toczy w realnym świecie. Dzisiaj jakby większość rzeczy towarzyskich załatwia się w internecie, a nie w realnym świecie. Kiedyś, żeby się umówić z kimś, musiałeś do kogoś zadzwonić do domu, zastać go w domu, umówić się na daną godzinę i nie mogłeś tego spotkania odwołać na 15 minut przed spotkaniem. Dzisiaj wysyłasz tego SMS-a na 15 minut spotkaniu pod tytułem, o, sorry mordo, no nie mogę, ziomku, kurde, wybacz mi, nie? Odbijemy sobie kiedy indziej, nie? I co z tego, że ten ktoś, wiesz... Jechał, kurde, nie wiem, 100 kilometrów, żeby się z tą zobaczyć, nie? Czy coś. Nie, po prostu 15 minut przed spotkaniem, wiesz, dostajesz takiego SMS-a. Każdy z nas to przeżył, nie? I to jest jakby najprostszy przykład cyfryzacji i tej ewolucji, nie? Kolejna rzecz jest taka, że wiesz, zawsze może zadzwonić, wiesz, jakbym ci powiedział, wiesz, 20 lat temu, że będziemy zagadali widząc siebie na wideo, wiesz, konferencjach, nigdy byś to nie uwierzył. Bo to był Star Trek, nie? To w Star Treku tak na siebie mówili, nie? Gdybym ci powiedział, że za 10 lat będziesz widzieć hologram Tupaka, który wygląda identycznie jak hologramy w Star Treku, też byś nie uwierzył, no. Dlaczego miałbyś to wierzyć, no, że można coś takiego zrobić? A dzisiaj możesz kupić sobie zabawkę na AliExpress, którą postawisz sobie w pokoju, ona ci wyświetli hologram, nie? Rozumiesz, no tyle, nie? Tak, no to jest niebezpieczne, nawet zobacz deepfake'i, zobacz gdzie to... Nie, słuchaj, doszliśmy do tego, że jest sztuczna inteligencja, jest program muzyczny, który pobiera próbkę twojego głosu i mówiąc, jesteś w stanie mówić głosem każdego na świecie. Każdej osoby. Jeżeli chcę być Eminemem, biorę sobie próbkę głosu Eminema i nawijam jak Eminem. Nie dość, jest próbka głosu, jest program, który ci nawija teksty głosem Eminema. Albo Snoop Dogga, albo kurczę, nie wiem, Dr. Dre, albo nie wiem, Young Boya, albo 32 Dagga, albo nie wiem, Kodaka Blacka, albo Yo Gotiego, albo cholera, no nie wiem, tam kogo, Yo Money Bag Yo. O, wiesz, że nie wiem, albo wiesz, no cokolwiek, nie? Ale to czekaj, to które czasy ci się najbardziej podobają? W tych, których... Znaczy, tego, wydaje mi się, że nie można tego w ogóle porównać, ponieważ my wyrośliśmy w takich czasach, po prostu zawsze najfajniejsza jest młodość. I tyle. Czyli uważasz, że twój zawsze syn... najfajniejsza jest młodość. Dla niego te czasy są najlepsze, bo jest młody i będzie przeżywać wszystko, co najbardziej zajebiste w jego życiu właśnie teraz. A my przeżyliśmy to 20 lat temu. Dlatego tak z nostalgią wracamy do tego, co było kiedyś i tak dalej. I tak się tym zachwycamy. Dlaczego? Ponieważ to nie chodzi o czasy. Tu chodzi o to, co wtedy przeżyliśmy i z czym nam się to wszystko kojarzy. Ale dobra, ale nie masz takiego wrażenia na przykład, że muzyka zabrała ci też to, że przez to, że poznałeś jakąś tam ilość osób, nie możesz słuchać ich muzyki ze względu na to, że ich znasz? Nie. Nie masz takiego wrażenia? Nie. Dużo ludzi mówi to już tak zupełnie poza nagraniami, że na przykład nie słuchają tego i tego ze względu na to, że wkurwia ich jako człowiek. A nie, no to tak, ale to co, wiesz co, wiecie, coś powiem. Inaczej. Jest takie powiedzenie, które funkcjonuje zwłaszcza, znaczy powiedzenie, no to jest za dużo powiedziane, ale to się może stało powiedzeniem. Nigdy nie chciej poznawać swoich idoli. Jeżeli chodzi o to, to tak. Jeżeli ktoś był moim idolem i go poznałem i rozczarował, to nie jestem w stanie go słuchać. A dużo miałeś takich? No, miałem paru, no. Bassa Rhymesa na przykład. To jest gamoń, nie? To jest, kurde, taki gamoń. Ale mówisz z uśmiechem na ustach. No bo, kurde, no bo to jest zabawne, wiesz, jest, wiesz, no stary, no. Ja miałem, wiesz, jak jesteś 40-letnim koniem, nie? I gościu się traktuje jako, wiesz, jakbyś był jego, nie wiem, jakimś fanboyem po prostu totalnym, no to, wiesz, masz bekę z tego, nie? Wiesz, no, ja nie jestem jego fanboyem, tylko po prostu, wiesz, miałem, wiesz, marzyłem o tym, żeby, wiesz, żeby z nim pogadać, żeby tego i tak dalej, jako dzieciak. A teraz mi nawet nie zależało, ale że się tak stało, że graliśmy na jednej imprezie, no to podbiłem, pogadałem i stwierdziłem, że to było zmarnowane 5 minut, no. No dobrze, ale to wiesz, to jest tak jak dzisiaj rozmawiałem właśnie z Gosią z Płocka i ona do mnie mówi, oby ci ten czar nie prysł. Że jak poznajesz kogoś, kto był ważny dla twojego życia,
To no, też czujesz teraz presję z drugiej strony. No tak, oczywiście, ale wiesz, to jest kwestia polega na tym, że słuchaj, no generalnie z tego, jak ja współpracuję załóżmy z Amerykanami jakimiś tam przy jakiejś muzyce, to oni są generalnie tacy kaki, wiesz, czyli tacy, wiesz, mają ten taki, to co są zarozumiali, trochę są pewni, za bardzo pewni siebie, wiesz, to jest, ciężko, nie wiem, czy jak można przetłumaczyć kaki, czy to jest taki, wiesz, arogancki trochę, nie? No Marcin Gortat był u mnie i on ma trochę tego i zostało to źle odebrane. Tak w skrócie już. Ale wiesz, bo my zostaliśmy wychowani w zupełnie w innej mentalności, no. Tak, tak. Bo widzisz, to jest na tej zasadzie, dlaczego mi nie pasuje noszenie się, wiesz, z łańcuchami i złotem, obnoszenie się hajsem w naszej kulturze. Po prostu my jesteśmy zupełnie z czego innego, nie? My nie musimy nikomu udowadniać. A jednak Afroamerykanie musieli komuś udowadniać, nie? Że doszliśmy do czegoś. Stąd się to wzięło, nie? Stąd się wzięło i w kulturze obnoszenie się z, wiesz... Dlaczego oni zaczęli nosić Tommy Hilfigera? No chyba nie dlatego, że zrobił rapowe ciuchy, nie? Tylko dlatego, że w te ubrania ubierała się bogate społeczeństwo białe, podstarzałe, bogate społeczeństwo z Florydy, nie? To nie ubierali się młodzi, biali ludzie, tylko starzy emeryci z wielkich wilach na Florydzie. To było jakby, wiesz, to było Tommy Hilfiger w tamtych czasach, w latach 90. był jakby metką bogactwa. Dlatego oni się w to ubierali. A to czekaj teraz, bo jak oglądasz seriale... Dzisiaj się ubierają w Gucci, w inne rzeczy i tak dalej, bo dalej oni to są, oni pokazują jakby, wiesz. O, ja widzisz, ja mam Rolex na Nintendo. Słuchaj, a widziałeś ten dokument o tym koszykarzu, który zdobył 11 pierścieni w NBA, on też jako trener... O Russellu, no. No właśnie, to jest świetne, no on pokazuje właśnie to, jak on, moim zdaniem, jak koszykówkę przeniósł na coś więcej niż tylko i wyłącznie sport. Ale wiesz, też opowiada o tym, jaka była nierówność, jak wiesz, kiedy wszyscy go szanowali, dopóty nie miał mieszkać w ich okolicy. Tak. No to było coś dla mnie takiego, że ja wiedziałem jakby, jak to wyglądało, ale kiedy zobaczyłem... Nie, ale to dokładnie pokazuje tamte czasy, tak? Ale widzisz, oni dlatego, wiesz, przez to, że załóżmy, oni byli niewolnikami. My byliśmy pod zaworami. No to będę trochę też takie niewolnictwo. No tak. Ale jednak zupełnie różne. Bo my walczyliśmy, oni uciekali od bycia niewolnikiem, walczyli o swoją wolność, wolność wypowiedzi w kraju, w którym mieli to zagwarantowane pierwszą poprawką, tak? Że tam nie było sytuacji, że to im ktoś zakazywał. Po prostu to był jakiś wymysł po prostu totalny. Ale wiesz, mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych, gdzie moim zdaniem, to jest moje zdanie subiektywne, rasizm dalej funkcjonuje ze względu na biznes. Że to jest tam opłacalne. Tam generalnie nazywanie ras jest biznesem. I tam dla nich dlatego to jest ważne. I dlatego tak się to w ogóle, wiesz, rozwija, nie? Ale jeżeli przenosimy, wiesz, załóżmy Black Lives Matter i tak dalej na Europę, nie? No to w Polsce nie widzę tutaj jakby, wiesz, wielkiego pola manewru dla tego, ponieważ jesteśmy w miarę monoetnicznym państwem, tak? Wiadomo, Warszawa jest multikulti, ponieważ jest stolicą, jest dużym państwem, gdzie się rozwija wiele biznesów, ale pojedź do, nie wiem, no, Sochaczewa, nie? No tak, to jest zupełnie coś innego. To jest bardzo ciekawe, tak naprawdę, jak sobie nad tym człowiek usiądzie i zastanowi, a nie tak rzuci. Znaczy, wiesz co, żyjemy w czasach, w których są niektóre rzeczy wyolbrzymiane, nie? Jeżeli załóżmy, mogę sobie rękę... zawsze daję przykład z Bundesligi. Tam jest syn jednego z moich ulubionych zawodników reprezentacji Francji z 1998. Thuram. Napluł na zawodnika Hoffenheim bodajże, już nie pamiętam. Napluł mu w twarz. Ciemnoskóra osoba napluła w twarz białoskórej osobie. Było uznane to za chamskie zachowanie. Gdyby było odwrotnie uznane, byłoby to za rasizm. I ja uważam, że to jest wypaczenie tego, jak patrzymy na generalnie rasy. I na całą tą sytuację. Rozumiesz? Tak. Bo uważam, że żyjemy generalnie w czasach, gdzie... jak to się, kurde, ładnie mówi, minorities, mają większy wpływ, dużo większe prawa niż większość. Po prostu mniejszość dzisiaj ma dużo większe prawa i większość i obawiam się, że nie zawsze jest to kierowane dobrymi pobudkami, tylko czasami jest to zwyczajnie ordynarny biznes. No tak, nawet teraz Rafał Masny udzielał całkiem fajnego wywiadu i opowiadał o tym, że jeżeli na przykład ktoś wierzy w to, że duża korporacja nagle na przykład zaczyna dbać o ekologię, bo tak nagle sobie, o, wymyśliliśmy, że będziemy dbali o dobrą ekologię, bo zainteresowaliśmy się światem, w którym już tak długo jesteśmy i robimy na nim wielkie pieniądze, to nie chodzi o to. To chodzi o to, że oni na tym wiedzą, jak zarobić. Tak, dokładnie. I jeżeli... Ale wiesz co, słuchaj, ta cała strefa eurozon. Stary, no przecież jedziesz do centrum Berlina, musisz kupić naklejkę.
i musisz wydać pieniądze. Wjeżdżasz do centrum Londynu, musisz wydać każdorazowo pieniądze, jeżeli jeżdżasz tam samochodem. To jest cały czas, po prostu żyjemy w świecie, który szuka każdego patentu na wyciągnięcie z szarego człowieka pieniędzy. Ja się spotkałem z taką tezą, że jest te parę rodzin, które rządzą światem, o których wszyscy wiemy. Niektórzy uważają, że teorie spiskowe, niektórzy nie. Ja wydaje mi się, że coś takiego jest. Nie wiem, może jestem niemądry w tym, co mówię, może ktoś się ze mną nie zgodzi, ale wydaje mi się, że jednak to, że ktoś ma tyle i tyle, wiesz, biznesu w swoich rękach, to jednak, wiesz, ta jego wielkość materialna stanowi o tym, że jednak trochę włada tym światem. I to się działo z rodziny na rodzinę, z pokolenia na pokolenie. I teraz mamy pokolenie, które ma po 80 lat i które jest bardzo blisko tego, żeby totalnie zinwigilować nas wszystkich. Narzucić nam swoje prawa, zabrać nam możliwość, wiesz, samochodów, zniszczyć klasę średnią i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? I jak oni całe życie szli sobie powoli, konsekwentnie do mety, do tego, żeby osiągnąć swój cel, to pokolenie, które ma teraz 80 lat, tak bardzo chciało tego dożyć za swojego czasów, że zaczęło biec. I tym spierdolili, bo się ludzie kapnęli, że są przekręcani na pandemiach, na innych rzeczach i tak dalej, nie? Tu nie chodzi o to po prostu, że wiesz, ta choroba istniała czy nie istniała, czy ona zabijała czy nie zabijała. Chodzi mi o to, że my daliśmy przyzwolenie na większą inwigilację nas przez dobra audiotechniczne, elektronikę, która jest do naszej dyspozycji. Teraz jest pytanie, to jak się pandemia skończyła, to oni cofnęli inwigilowanie naszego sprzętu elektronicznego? No jest też, że nie. No właśnie. A wiesz, że jest taki bardzo stary wiersz. Pod wpływem strachu i pozornego obiecania ci bezpieczeństwa jesteś się zgodzić na więcej. Ale zastanów się najpierw, czy jest się czego bać. I czy to za koszt, który państwo ci wmawia, że będzie czuwać nad twoim bezpieczeństwem, przypadkiem nie dzieje się odwrotnie. Jest taki wiersz, już nie pamiętam, jak on dokładnie brzmiał, ale o tym, że na początku coś miałeś. Potem ci to zabrano troszeczkę, potem dano ci dużo więcej, potem ci jeszcze trochę dano, potem znowu niestety zabrano, potem znowu dano, jeszcze raz dano, dwa razy, potem następny raz zabrano, a potem dano już dwa razy więcej niż ty miałeś. A na końcu, jak się okazuje, że masz połowę tego, co miałeś na samym początku, ale na ostatnim razem wydawało ci się cały czas, że dostajesz. I na tym polega ta sztuka. No tak, no. Że to nie chodzi o to, co jest w rzeczywistości, a to, co ty myślisz. Sztuka jest na tym, że wszystkie korporacje chcą wiedzieć, co ty myślisz i jaki masz zamiar, zanim ty nawet pomyślisz biznes. O tym, że masz zamiar. Właśnie, i chcą z ciebie zrobić biznes. No na tym tak funkcjonuje. Niestety. Tak funkcjonuje ten świat i jakby to nie jest tak, że ten świat będzie już zmierzał w tym kierunku. No, wiesz co, niestety innego wyboru nie ma. Na to się zgodziliśmy. Na tym polega rozwój gospodarki wolnorynkowej i wiesz, my jesteśmy dosyć w ciekawej sytuacji, ponieważ jesteśmy jedną nogą między starym systemem, bo teoretycznie, wiesz, wyrośliśmy w wartościach starego systemu, czyli pracuj, ucz się, a do tego będziesz miał pracę. Ale też przez to, że wybito całą inteligencję. Ludźmi pracującymi po prostu. Tak, tak. Bo my nic więcej nie potrafiliśmy poza pracą. Tak, ale wiesz co, powinniśmy... Wiesz co, to jest, o co ja mam naprawdę żal do tego państwa. Że my powinniśmy pomóc tej nowej elicie się wykształcić, dać tym dzieciakom możliwość stworzenia nowej klasy inteligenckiej, nowej dumy tego kraju. Bo co jest najważniejsze w naszym kraju? Nasza kultura. Nasza kultura, nasze dziedzictwo. A ja mam wrażenie, że my się wstydzimy swojej kultury. Nie potrafimy, dlaczego na Eurosporcie, załóżmy za granicą, widzę reklamy Beautiful Country w Baku, albo wiesz, Welcome to Turkey, a nie widzę, kurde, reklamy, wiesz, Mazury Poland na przykład. A musimy wiedzieć, że nasze uwarunkowanie na te terenu, czyli na nasze naturalne predyspozycje, to, że mamy i morze, i mamy góry, i mamy, wiesz, piękną kulturę górali, mamy kulturę Kaszub, mamy kulturę, wiesz, na Mazurach, mamy Ślązaków, tak? Dlaczego my nie jesteśmy w stanie tego pokazać? Dlaczego my cały czas wszystko sprowadzamy? Dobra, trochę masz inny akcent niż ja, no to ty już, czy chcesz być Polakiem, czy nie chcesz? Czy się Śląsk oddzieli, czy będzie? Kurde, dlaczego my wszystko sprowadzamy do jakichś śmiesznych, kurde, zagadnień? Dlaczego w ogóle nie jesteśmy w stanie spojrzeć na to, jak naprawdę jesteśmy pięknym krajem? Dlaczego nie potrafimy tego sprzedać? Kurde, przecież każdy kraj o takim potencjale, gdzie ma morze, krainę, jezior, góry i to jeszcze niskie i wysokie i takie, jakie chcesz. No, Boże Święty, no
Nie wiem. Ale to może właśnie chodzi o ten mental, że ci młodzi ludzie patrzą już na to, że dorastają, nie dorastają z kompleksem Polski. No właśnie, to jest zajebiste. Bo jak spojrzysz na pokolenie takich... Ale z drugiej strony, słuchaj, ja też nie uważam, żebym miał kompleks Polski. Bo ja się jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. Wszędzie, gdzie jestem, podkreślam swoją narodowość. Ty jesteś też trochę innym przypadkiem. No porównujemy średnią. No dobra, no... Ja akurat nie mam informacji statystycznej w stosunku tego, kto się czuje Polakiem. Tak, ale po prostu chodzi o to, że jak masz świadomość tego właśnie, jacy jesteśmy, co jest za nami stoi, jak możemy patrzeć na tą rzeczywistość, która nas otacza, patrzysz na to zupełnie inaczej. Ale też nam w mediach cały czas mówią, że my w sumie to jesteśmy do dupy. No nie no, kurde. Wiesz co, to, że nam mówią, że jesteśmy do dupy, to właśnie o tym nagrałem Flam, no. No. Więc wiesz, no, wracamy do początku rozmowy. No ale to, ale tak, to, tak działa świat ogólnie. Tak jak no tak, ale kiedyś nam mówi o tym rodzice, a dzisiaj wiesz, wpajają ci się, wiesz, spróbują ci się wpoić, wiesz, brak pewności siebie. Ale osoba, osoba, która się boi, łatwiej jest sterować, no i taka jest prawda, no. Osoba mniej świadoma, posiadająca mniejszą wiedzę, też łatwiej ją sterować. Tak samo, dlaczego wszystko zdrożało poza wódą? Wóda nie podrożała? No, no minimalnie, ale to są jakieś, wiesz... No nie, no nie podrożała. Czyli Hennessy jest cały czas tyle samo kosztuje. Czy nie, ja mówię o małpkach. Ja mówię o małpkach. Nie, chodzi o to po prostu, że naprawdę łatwiej się steruje ludźmi, którzy mają, wiesz, ograniczone jakby, wiesz, pojęcie samojestestwa, niż tymi, którzy naprawdę wiedzą, kim są i po co są, nie? A pamiętasz, ty zarapowałeś o tematach politycznych od razu, bo mi się tak wydaje, że to bardzo szybko nastąpiło. Tak, od razu, no. Ale teraz nie rapuję o tym, bo wiecie, ja się nie znam na polityce. Znaczy inaczej. Co gorsza, uważam, że jeszcze bardziej się nie znają ci, co są w polityce. I to jest, wiesz, ja się nie znam, a oni to już w ogóle nie znają. Ale mnie to zastanawia w perspektywie młodych raperów, że Nomata na pewno przewijał wątek polityczny, ale zastanawia mnie, czy ktoś inny chyba teraz... Ale wiesz, tam są rodziny, tam wiesz, no. Jak no... Mata ma nie nawijać o polityce, jak wiesz, coś mocno uwarunkowany politycznie rodzinie. No to jest, wiesz, no to jest, wiesz, no tak samo ja nawijam, wiesz, bardzo dużo kawałków nawinałem o muzyce, bo jestem z rodziny muzyków, no. No dobrze, ale to też, ja nawijałem, jakby nawiązywałem do tego, że ty jak byłeś młodym raperem, rapowałeś o polityce. Dzisiaj młodzi raperzy o polityce raczej nie rapują. Wiesz co, no bo tak jak ci powiedziałem, no gadaliśmy o tym, że wiesz, dzisiaj ludzie nie potrzebują się muzyki, którą chcą się utożsamiać. No. Ale nie bo oni, ale bo to jest, a to, zadajmy sobie pytanie, czy oni nie mogliby czegoś stracić? Wiesz co, nie, no to tak, to zdecydowanie myślę, że to jest oczywiste. Nie, no to jest oczywista oczywistość. Zasłuchaj, wszystko, co dzisiaj powiedziałem i dotyczyło, załóżmy, od aborcji po inne takie rzeczy i tak dalej, ja na tym wszystkim mogę stracić i zyskać. To jest polityka, tak? Bo to jest na tym to polega. Ale ponieważ, że tak można powiedzieć, jestem szczery z tobą i zawsze jestem szczery z ludźmi, wyraziłem swoje zdanie, ale też nie naciskam na to, żeby ktoś zmienił swoje zdanie, jeżeli ma inne. To mnie nie interesuje. Ponieważ tyle, ile ludzi, tyle zdań, tyle, ile punktów siedzenia, tyle punktów widzenia. I zawsze tak było. I to jest fajne, że ludzie mają chęć wypowiedzi. I to jest fajne, jeżeli ta chęć wypowiedzi jest mocniejsza od sfrustrowania i odbycia po prostu zwyczajnie frustracji, odbycia sfrustrowanym. I ludzie chcą wyrazić swoją opinię, wychodząc na ulicę, walcząc w słusznej sprawie lub też robią to w internecie lub w jakiś inny sposób. Dobrze, a skończmy już jakimś pozytywnym wątkiem. Oglądasz jakieś seriale? Dokumentalne. No to jakie dokumenty oglądasz? Akurat w dokumenty jestem bardzo dobry. To jest bardzo dziwny dokument, oglądam, nie? A widziałeś ten Obamy, gdzie Obama podkłada głos o tych zwierzętach? Nie widziałem. No też fajna rzecz. Wiesz co, tak. Ja lubię zwierzęta. Dzisiaj oglądaliśmy z Marcinem o Ceauşescu dokument. W sumie dwa dokumenty obejrzeliśmy. Wczoraj oglądaliśmy 3-odcinkowy dokument o murze berlińskim. Wcześniej ja obejrzałem... Ten o Merkel widziałeś? Królika berlińskiego. Królik po berlińsku, taki dokument jest. Bardzo śledzę też, co się dzieje na Ukrainie. Bo mnie to po prostu interesuje bardzo, bo jakby bardzo, wiesz... Lubię od czasu do czasu posłuchać podcast na przykład Kremlinka, nie? Kremlinka Show, polecam. Jakby ktoś chciał o ekonomii, czy rzeczywiście sankcje działają, czy nie działają, jak to wygląda i tak dalej, polecam. Tam uważam, że wiesz, w miarę są fajni ludzie i przede wszystkim to nie są eksperci z telewizji, nie? Więc... A widziałeś wywiad Lettermana z prezydentem Ukrainy?
Też nie widziałem. Świetna rzecz, polecam. Jeszcze w ogóle robią to na dworcu, gdzie po prostu pociągi przejeżdżają. Naprawdę fajne, świetna fajne. Rzecz. No to na pewno obejrzę. Widzisz, ja trochę jestem taki, wiesz, że nie mam czasu sprawdzić, wiesz, też jakby... O, czytałem książkę Ukraińcy też ostatnio. Mhm. Polecał ją... jest też taki kanał... Historia realna. Mm-hmm, pewnie, tak. Pewnie oglądałeś też. Tak. Piotr Zychowicz. Ja tak. Też bardzo lubię historię bez cenzury i naukowy bełkot. Tak, nauka naukowy to lubię. Tak. No to są rzeczy, które śledzę na bieżąco. Nie, no to widzę, że śledzimy to samo, nie? Jeszcze do tego, wiesz, jeszcze jest gościu, którego bardzo lubię, który się nazywa Po Wojnie. Prowadzi kanał historyczny Po Wojnie. A to nie jest ten, który opowiada o tych wszystkich konfliktach, jak się bo ja oglądam jeden kanał o tym, a nawet nie wiem, jak się nazywa, szczerze powiedziawszy, mówię często... Wiesz co, Po Wojnie to jest taki ziomek, który w ogóle, wiesz, to jest w miarę świeży kanał, który się fajnie rozwija, bo on, nie wiem, ma z 2 lata. Nie jestem w stanie ci powiedzieć. Mm-hmm. Tak samo Grzegorz Bobrek, który gry jakby opisywał, teraz robi kanał historyczny i on na przykład fajne ma odcinki, bo on na przykład o I wojnie światowej opowiada, co jest bardzo ciekawe. A o tym jest bardzo mało. On naprawdę teraz wczoraj akurat na zaśnięcie sobie słuchałem jego podcastu o twierdzach podcastu. No jego YouTube, kanał YouTube'ego, bo to jest bardziej właśnie... Właśnie widzisz, ja mam ten problem, że ja mało słucham podcastów. W sensie, jestem typowym dzieckiem telewizji, nie? Muszę zobaczyć. Nie? Ale właśnie teraz na Spotify nawet wprowadził wideo. Już teraz ten podcast też będzie z wideo na Spotify. Spotify to... To wytnij te momenty, w których dubie w nosie i takie tam... Nie? Nie, no to są najciekawsze momenty, z tego zrobimy rolki. Bo, słuchaj, jak jeżeli ma to się oglądać, to musi... Co to są te rolki? No rolki. Ale nie wiem, sushi, kurwa, nie wiem. No ale o czym ty myślałeś? Ty tylko takie. No dobra, no tłumacz mi, co to jest te rolki? Masz naprawdę powagę? 90-sekundowy wyrywek tego podcastu. Aha. I teraz te 90 sekund będzie o tym, że kurwa za chuja, nie wiedziałem, co to są rolki. Dokładnie tak. I to jest... Kurwa, boomer, nie? To jest ja na Instagramie, którego ja obsługuje ci osoba. Cieszyć. A czyli i na Instagramie nie masz... Na Instagramie są rolki. Masz 90 sekund. Tak. Nie masz nic więcej, ani minuty, ani sekundy. Ani minuty. Przy 90 sekundach. Nie masz więcej ani minuty, nie? Nie masz dokładnie. Na TikToku jest dokładnie tak samo, a na YouTubie masz shortsy i tam jest 60 sekund. Czyli to jest tak jakby polityka TikToka. Tak, to jest dokładnie to. To jest dokładnie to i to po prostu wyparło już zdjęcia z Instagrama. Zdjęcia na Instagramie naprawdę mają. Lewandowski tańczy na shortsach? Na pewno. Teraz akurat jeszcze przecież jest dokument o nim. Tańczy w tym dokumencie? Nie widziałem niestety, ale może po zdobyciu bramki tańczy. No. Dokument ma w ogóle jakąś ludzką, jeżeli chodzi o użytność, bo tam 90 minut, 96 minut, to też jak oglądam te wszystkie dokumenty, to mi się wydaje, że zawsze są przeciągnięte strasznie. Tak? Nie masz takiego wrażenia, że czasami na siłę to robią? Zależy, jaki dokument. No jak robią całe seriale o czymś, to sobie myślą, no nie, no bez sensu kompletnie. Że znaczy powiem ci tak, jak na przykład, wiesz... No, już kultowy, Wojna w kolorze, no to się cieszyłem, że te odcinki są, ich jest i dużo i tak dlatego, bo po prostu fajnie to zobaczyć w kolorze, mimo tego, że jest to słaby kolor. Ale wiesz, są na przykład, ostatnio oglądałem o takim, o Jezus Maria, generalnie oglądam jakoś, nie wiem, co jakiś czas jakiś dokument o jakichś sektach. I był dokument o sektach, takiej kościelnej sekcie jakiejś dziwnej po prostu. Która wiesz co, przydzielała ci żonę i tak dalej i w ogóle wiesz, tam zaczęli nieletnie, jeżeli kobieta miesiączkowała, to był moment, w którym wiesz, ona już była zdolna do tego, żeby być czyjąś żoną, nie? I tam wiesz, tam ludzie mieli po 20 żon, po 18 żon, w ogóle wiesz, mężczyźni, no jakieś chore w ogóle jazdy, nie? No, ciężka historia, nie? Ale tam dorwali, tam wszystko się dobrze skończyło, nie? Ale wiesz, no ale ten Johnstown, nie? Czy tam, dobrze powiedziałem, chyba tak. Wiesz, te wszystkie jakby też te sekty z lat 70., co wiesz, wyjechali do Afryki, zrobili ten miasteczko i tak dalej, no. A jestem baranem, nie? Moja pamięć to jest... Ja nie mam pamięci do tytułów. Jak coś oglądałem wczoraj, to pamiętam tytuł, ale jak coś... Za tydzień byś mnie zapytał o to, co wczoraj oglądałem, to już ci nie Ale powiem. Nie, no ja mam tak samo, bo teraz cały czas myślę o tym, o dokumencie o butach, które miały być konkurencją do Jordanów i tam jest taki świetny... End One. Właśnie, no widzisz, też miałem tak, że w ogóle nie mogłem sobie tego przypomnieć, to też fajny dokument. Nie, no zajebiste, ale to są w ogóle te afery w sporcie, nie? To też fajna jest akcja właśnie z World Peace, takim koszykarzem, no zmienię nazwisko, nie na World Peace, nie? Ale jest taka faza, że wiesz, gościu się pobił, po prostu wiesz...
była bójka w trakcie meczu i on wleciał w trybuny i zaczął się nawieprzać z typem, który myślał, że wrzucił w niego browara, nie? I potem on dostał bana na rok i wrócił jako już World Peace, nie? Tak właśnie. A widziałeś też ten dokument o Hulku Hoganie, gdzie wyszła ta jego minutowa sekstaśma i pozwał redakcję i chyba 200 milionów. Ta. No to też świetny dokument, jeżeli chodzi o to. No, no ogólnie, bo nie wiem, gdzie oglądasz... Jak powiedziałeś o Hulku, tak mówię, kurwa, ten zielony? Sekstaśma chyba Hulka z Marvela? A gdzie oglądasz te dokumenty? Wiesz co, różnie, no. Jest strona, którą Marcin polecił, którą oglądam, ale nie będę o niej mówić, bo to chyba nie jest nic, żaden legal. Okej, czyli na CDA pewnie jakimś. Nie, to nie jest CDA. Oglądam na, wiadomo, Netflix, YouTube. Wszędzie się tylko jest możliwe, nie? Tak naprawdę, wiesz co, jak jest jakiś ciekawy dokument, to robię typową cebulę, biorę sobie subskrypcję darmową na 2 tygodnie, oglądam ten dokument i rozwiązuję subskrypcję. Czyli faktycznie to ten kontrakt, to grałeś za te koncerty. To się nie opłacało. Ale nie, no czasami wiesz, no stary, na przykład wiesz, jak masz jakiś content typu, wiesz, jakąś tę platformę, gdzie jest tak naprawdę tylko jedna rzecz warta zobaczenia, no to dlaczego masz za to płacić przez następne 2 lata, no, albo rok, no, to jest bez sensu. No ja wiem, ale w ogóle z tymi dokumentami jest tak, że mi się wydaje, że ten algorytm jeszcze trochę nie rozumie dokumentów. Rozrywkę wydaje mi się, że rozumie świetnie, tak. Ale z dokumentami to jakoś... Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że na przykład na Netflixie, Netflix przede wszystkim promuje swoje dokumenty, które sami wyprodukowali. Tak, no to wiadomo, to jest pewne, no bo to też po prostu licencja. Naprawdę polecam, świetny jest dokument Life After Porn. To jest o tym... O dziewczynach, które, wiesz, o byłych gwiazdach porno, które skończyły z biznesem i tam, że jedna książki pisze, druga robi to, trzecia robi tamto i tak dalej. I ta, co książki pisała, tak świetnie i książka poszła, że musiała wrócić. A widziałeś ten dokument, jak matka z córką realizowały porno i opowiadały o tym, jak zmieniły się czasy realizacji porno? Tak. To jest, kurde, ciężkie, nie? Słuchaj, co my oglądamy, to jest już... Nie, no, ale w ogóle wiesz, co jest najśmieszniejsze? Że oglądasz to nie ze względu na tego, że jesteś, nie wiem, fanatykiem, kurde, sorry Young. Chciałem powiedzieć porno i znasz Sorry Young. To jest tak zwane złe zdanie. To nie jest tak, że jestem fanatykiem porno i znam Sorry Young, ale... To będzie lepsza rolka od tej rolki. No. Ale chodzi o to po prostu, że wiesz, że beka, że wiesz, że... wiesz, oglądasz to, bo po prostu lubisz dokumenty i w tym momencie widzisz Life After Porn, nie, no muszę to obejrzeć, nie? Bo jest kontrowersyjny, wiesz, ulegasz tej kontrowersji, którą na co dzień byś po prostu stwierdził, że dobra, pierdolę to, bo to jest kontrowersyjne, pewnie chcą mnie na clickbaita naciągnąć, nie, czy coś, nie? No. I to jest, i to oglądasz i w efekcie ten dokument akurat Life After Porn nie jest jakiś tam super. Jest inny dokument o niemieckich filmach erotycznych. I to jest kozacki dokument. Wiesz, o którym mówię, Marcin, nie? Słuchaj, jest dokument i słuchaj, jest o ludziach, którzy podkładają głosy pod te filmy. Bo one były udźwiękawiane, nie? I wiesz, jest scena i słuchaj, jest filmowana, jak siedzi, no, pani moich rozmiarów, jak nie większa, i robi tak. Naprawdę? Z kciukiem w gębie i mówi ja i tego, nie? I potem oczywiście jest poważne, wiesz, jest fragment pokazany, jak ona tym kciukiem, wiesz, tego. A mógłbyś zaprezentować? Nie, już ci to pokazałem, ale nie puszczaj tego, proszę cię. To jest już, kurwa, to jest, wiesz, to jest poniżej. I słuchaj, a za chwilę ona opowiada, nie, ja się wczuwam w te filmy, ja, ich bin Fejkäufer in du bist Margarita i tego, i ten, wiesz. No nie, no masakra, nie? A jak ona tam... Z tobą chyba nie ma nudy. Nie wiem, pewnie byś się ponudził, no. Wszystko zależy od tego, jak mocna była kawa. A dużo kawy pijesz? No tak, z 11-14 dziennie. O, moja liga. No, też ty pijesz dużo? Tak, tak, tak. Wiesz co, jeszcze mam taki plan, że na przykład... jak jestem bardzo zmęczony, to głównie piję kawę sypaną, nie? Ekspres i te sprawy. Ale jak nie jestem jakoś zmęczony i po prostu chcę pić kawę, no to piję wtedy taką, wiesz, rozpuszczalną, bo to nie jest kawa, no. Tak, tak, ale jest też... napój o smaku kawowym. Ja właśnie bardzo lubię smak kawy. To jest tak samo, jak mam z piwem. Ja po prostu lubię piwo, ale... Nie, lubię bardzo rum. Lubię rum. Najbardziej, mój ulubiony waterproof, 63%, naprawdę jest, ale jest przekozacki, nie? Jak kiedyś polecam spróbować. Nie jest też żaden wykwintny alkohol, wiesz. No, ale jest naprawdę dobry, no. Jest naprawdę dobry. Nauczyłem się od moich przyjaciół z Jamajki, z Gany. I tak mi jakoś zostało.
jest dobra faza, no. A dobra, jest... ty, kurwa, kończymy. Nie, czekaj, ostatnie pytanie. Dobra, okej. Jesteś szczęśliwy? Jestem, no pewnie. A co to szczęście? Przede wszystkim to jest szczęście dla mnie. No. Jeżeli jesteś szczęśliwy sam ze sobą. Proste. I mamy to. Proste. Teraz możemy skończyć. Dobra. Dziękuję. Dzięki serdeczne.